No to z Nekonem takie dobrze się znamy i na wiele tych pytań, w sumie ja znam odpowiedź, ale przedstawimy je wam, bo no, może ktoś być zainteresowany. A czego nie wiecie, zaczniemy jakby tak standardowo, czyli skąd ksywa? Pa, pewnie gdzieś tam na podcastach już pewnie dużo mówiłem, a skąd ksywa to ja zawsze na lidze nazywałem się Nekon, ne Neko znaczy Nekomite, bo lubię koty po prostu. Zawsze gdzieś tam koty od dzieciństwa miałem, no i jako, że wszędzie jest Neko, 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 no to musiałem coś wymyślić innego. I w sumie na poczekaniu wymyśliłem Nekon i tyle. Ba bardzo prosto. No no, no bo trzeba zaznaczyć, że neko to chyba po japońsku jest kot, tak? Tak Coś, ja, coś tak, takiego. Tak. No ja to z Blicza no. kiedyś usłyszałem w Bliczu, pamiętam. Że tam był neko, neko. No ja lubię koty, neko. Iłem <laughs> silnikami, neko, byłem po Bliczu. I tak wyszło, że neko, neko, się neko neko, nek on, nekon. Okej, okay, lecimy. Takie co mi było no, centralnie. Ja sobie, yy... Ja miałem takie przemyślenie, już nie wiem, czy nie grabyśmy też u, u nocy na podcaście kiedyś, że no. ja jestem chyba jedyną osobą za YouTube'a, która ma po prostu imię, nie? I, i Bułka mi powiedział, że I dopiero jak nagrywałem z Bułką y, poprzedni wywiad, to sobie uświadomiłem, że on też, bo Bułka to jest jego nazwisko. I o, w sumie jesteśmy we, we dwóch takich, a reszta ma właśnie jakieś właśnie ty masz nekon, werfi, wody, wszystko na V, coś tam X i w ogóle takie <grymne> powydziwiane, a ja mam po prostu Eliasz, nie? I on ma, on ma anime mhm. bułka, takie najprostsze. Warto tutaj dodać, że ja przez długi, długi czas nie miałem pojęcia, że... Eliasz to twoje imię. Myślałem, że to jakaś krzywa. Ksywa, też nick normalnie. Bardzo dużo też, osób tak mi myślało. No, ja też z koleżanką się zastanawiałem. Mówię, kurwa, po tylu miesiącach podcastów i gadania wspólnego głupia zapytać, jak masz na imię. <gryw> Ale mówię, zapytam. I zapytałem chyba najpierw y, Tuśka. Tak mi powiedział, potem tu że ty potwierdziłeś. No mówię, Eliasz, no nie słyszę tylko imię. Eliasz to chyba jakiś diabeł jest albo anioł? Takim... To jest prorok z Biblii, bodajże. się. okej, okej, no ja się tak to, to no. Ci nie powiem więcej, no. tak, tak, Może tak. też są jakieś ten, bo kiedyś pamiętam, że e, historia, miał być podcast o tobie, ale cóż tam... E, <laughs> Jak to się nazywa? Kiedyś, jak byłem dzieckiem i jeszcze po stawówce, chodziłem do świetlicy, bo y, autobus miałem później do domu. I, i kiedyś, pamiętam, była jakaś dziwna cypiara, która właśnie mi tak gadała, że właśnie ja był coś tam, coś tam. I mówię, wiesz, ja mały byłem, mówię o co chodzi, nie? To jest jakiś, nie wiem, rytuał, zaczął się od pierdala, czy co? Jakaś katechetka, czy ten... ty, ty, ty starsza cypiaca? Nie, po prostu ja nie, nie, nie pamiętam i teraz nawet nadal nie wiem, kto siedział w świetlicy, czy to są normalne pracownicy czy czy to jest nauczycielki jako taki, wiesz, no, no. Y... nie wiem, nie wiem, no to po prostu ktoś, jakaś świetlicowa czy coś tak mi no, no. gadała kiedyś, tam było takie what the fuck. No, mi się też tak kojarzyło zawsze, no dobra, dobra. No nieważne. E, drugie standardowe pytanie, dlaczego zacząłeś na YouTubie, tam opowiedz swoją historię. Te, też mnie poruszałem kiedyś na podcastach, ale możemy to troszeczkę rozszerzyć. Ja zawsze miałem w zwyczaju oglądać takie filmy jak Reaction Video. Reaction Video na śmierć Jirai, Reaction Video na pojawienie się Madary. Nie wiem czemu, ale ja lubię, <gryw> lubię jak ktoś, yy, nie wiem, pokazuje emocje do tego Naruto yy, na ekranie, wiesz o co chodzi. No to, no ja zawsze sobie lubię to oglądać. Tam xx razy oglądałem z kimś Naruto jakby, wiesz. Każdy oglądał od pierwszego odcinka tym, yy, do, do wiesz, 500 któregoś tam ten Naruto tam 700 odcinków jest, no ja sobie jakby z tymi ludźmi oglądam to, no i w końcu zaczęły mi się pojawiać y, filmy Eliasza, na początku ich tam nie odpalałem, ale tak ciekawiło mnie jakby co to jest i tak dalej, tam jeszcze Werfi, wody, no to zaczynałem sobie odpalać, bo Wodym kiedyś nagrywało Naruto też, Kiedyś pamiętam o Madary, o Madarze on chyba już te tak, filmy usunął albo dał na prywatne, miał, miał, no no no. no. To tam było, o tacz mi to pamiętam już taki tytuł, tacz najpiękniejszy, najlepszy, najświetniejszy, coś takiego, to pamiętam miniaturki mnie, mnie zaciekawiły, to chyba go pierwszego odpaliłem i mówię, no tak, trochę pierdoli sobie tak dziwnie, ale... Taki ma styl, okej, okay, spoko. Potem odpaliłem Ciebie i mówię: No, taka forma mi bardziej pasuje, czyli takie rozkmijanie, analizowanie. A, a ja chciałem sobie gdzieś, gdzieś tam zawsze, gdzieś tam na YouTube spróbować. Zazwyczaj miała być to Liga Legend, gdzieś tam już 2014 rok, gdzieś tam byłem bardzo wysoko. No dalej jestem bardzo wysoko w tej chwili w LOLu. Ale zawsze y, myślałem, żeby nagrywać na tym, y, na tym YouTubie, coś tam sobie popróbować. Ale mówię, ja ten Naruto codziennie oglądam, jakby no, codziennie. i Ile razy jeszcze szczorełaczowałem, ile razy ja sobie o tym rozkmijam. No i mówię, kurde, to może być coś dla mnie i mówię, że to jest taka forma, która mi odpowiada, bo to analiz analizowanie postaci, gdzieś tam zagłębianie się w psychologię, a ja y, lubię właśnie takie coś i ta właśnie, ta twoja forma mi najbardziej odpowiadała, widziałem też Werfiego, no i to tak by chciałem połączyć jakby was dwóch i myślę, myślałem sobie, ta forma jakby nie jest jeszcze skończona, jakby tu dużo jeszcze można zrobić nowego. Jakby tu dużo jeszcze do zrobienia. Na dodatek, jakbym nawet zrobił podobny film jak wasz, no to zawsze jest to moja opinia. Także, na przykład, zrobiłeś film o Itacim ja zrobię film o Itacim, no to jakby ten film nie jest taki sam, bo nie przedstawiamy po prostu jego historii i mówimy, co zrobił. Tylko możemy tak zrobić i dodać swój komentarz. I mówię, kurde, ja bym chciał tak coś zrobić. No i zacząłem to robić. Na początku to był taki mieszany kanał. Zrobiłem pierwszy odcinek o Madarze. Yy, gdzieś tam jak mi się podoba bez scenariusza, oczywiście to było tragiczne. Ten film jest na prywatnym, ale jakimś sposobem ten film zrobił jakiekolwiek wyświetlenia. Nie wiem, 500-600, tam około 1000, już się zdziwiłem. No i do tego nagrywałem jakieś poradniki do Ligi Legend. Na dodatek gdzieś tam Gotika wtrąciłem, jeszcze taka gierka mojego dzieciństwa. To ja tak chciałem yy, te trzy rzeczy na jednym kanale zrobić. No i koniec końców zauważyłem, że to jest słabe połączenie, jakby no, uświadomiłem sobie nawet to po prostu. To są trzy różne szkoły. Anime Gothic dla tam naprawdę takich no 2000, lata 2004-2005. Tam ludzie wtedy grali to najwięcej. Więc to też jakby nie łączyć tak zbytnio. No i tak pomyślałem, że to Naruto zostanie, bo to Naruto jakby. Doże mi się to fajnie robi, lubię rozkmijać. No to jak, jakkolwiek to wyświetlenia sobie tam robiło. To mówię, okej, okay, zostajemy przy tym przy tym Naruto tylko. I sobie to tak szło. I któregoś tam razy po kilku miesiącach, gdzieś tam w sierpniu, jakiś mój tam film troszeczkę zrobił większe wyświetlenia, nagle subskrypcje zaczęły przychodzić to chyba był film jak silny jest Minato, albo jak silny jest Jiraiya i tak samo omówienia troszeczkę zwrastały, coś tam yy, coraz więcej komentarzy, ja tam wysłałem gdzieś na, na grupkę yy, tam Boruto Polska, Naruto Boruto Polska na Facebooku, gdzieś tam ludzie też komentowali, że spoko spoko no i tak sobie też założyłem, że każdy następny film musi być lepszy od poprzedniego, zawsze muszę coś poprawić chociaż, jak, chociaż, chociaż miałaby być to najmniejsza rzecz czy to gdzieś w dźwięku, czy to coś powiem lepiej, żeby się tutaj nie zająkał, czy to właśnie w montażu się starałem, chociaż ten mój montaż był naprawdę biedny, ja wychodziłem z takiego założenia, że. Y, ja nie umiem montować, pierdolę ten montaż. Ja będę mówił, ja będę opierał się na tym, y, co myślę, co mówię, i chciałbym, żeby nie ludzie nie zwracali uwagi na to, na co patrzą, tylko na to, co ja mówię przede wszystkim. I żeby cenili moje filmy za to, co mówię, za obiektywizm, za właśnie jakieś rozkminianie i, I właśnie za takie gadanie, jakie, jakie chcą słuchać. No ale oczywiście yy, starałem się ten montaż też poprawiać. I też zauważyłem, że na przykład w filmikach gdzieś u Werfiego, tam u Ciebie się poprawił montaż. Że naprawdę przyjemnie mi się to ogląda. Naprawdę ja, ja mogę oglądać yy, filmy Werfiego, czy tam Wodyma i mieć wyciszony film. I mi się to fajnie ogląda. Przyjemnie. Po prostu gdzieś tam coś tam, gdzie miga, tu gdzieś jakieś przejście. No fajnie to wygląda. Yy, o swoich filmach bym tego nie powiedział do tej pory. Nadal to nie jest jakiś montaż, nie wiadomo jaki. Szczerze powiem, ja niezbyt lubię to robić. Ja ogólnie już od jakiegoś czasu, to już w ogóle się rozleniwiłem, od jakiegoś czasu już nie prowadzę tego, mm, tej swojej, jak to się nazywa, logiki, żeby każdy film był lepszy, coraz lepszy. Bo myślę, że dobiłem jakiegoś tam sufitu, do, z której jakby ciężko mi się przebić teraz. I te filmy są bardzo podobne, a dodatek troszeczkę zwolniłem z tymi filmami, ale... Myślę, że troszkę wrócę do ulepszania swojej formy. No i to w sumie tyle chyba. Mm -hmm. No, ty ten. Ja pamiętam, że. Yy, spoko jest. Takie. Ja, ja trochę zazdroszczę. Kiedyś gadaliśmy to chyba na live'ie właśnie na Anime, że. Mm -hmm. yy, Fajnie by było też tak prze przestać. Żeby mi się chciało przestać montować tak szczegółowo, bo ktoś mi powie, a e, twój montaż nie jest zajebisty. Oczywiście, że nie. Chodzi bardziej o to, że ja mam coś takiego, że jeżeli y, o czymś mówię, to to ma się pojawić na ekranie i to jest problematyczne, w Naruto, bo trzeba szukać konkretnej sceny przez x odcinków, nie? Tak. E, jest szczęście, to, to, to jest wielkie szczęście, jeżeli pamiętasz, który to jest odcinek, albo y, piszesz w. Y, w Google po angielsku, gdzie co tam się zdarzyło i ta scena ci wyskoczy. Czasami tak jest, a czasami to jest długie poszukiwanie. Tak, tak. E, i, I ja pamiętam, że mm, no to trochę połączyłeś. Tak, nawet jak gadałem z Bułką ostatnio, chyba chyba z nim, że ty jesteś takim. Y, Pół na pół. Yy, właśnie bierzesz część od Werfiego, tak jak mówiłeś, i część ode mnie, bo jesteś bardziej, zupełnie dynamiczniejszy, jeżeli chodzi o mowę i tak dalej, ode mnie. Ja jestem, ja po prostu gadam, bo ja takim jestem człowiekiem, że, że wolno gadam i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Yy, 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 ale rzeczywiście ten kontynt jest taki... Przynajmniej przedtem był y, taki bardziej podobny do mojego, czyli właśnie rozkminianie i tak dalej, że y, pamiętam się odcinek że, ze mną nawet, w sensie ja tam Ci się dograłem, że y, Obito to były dwie Taka. różne postaci, w sensie on tam psychicznie, no i to jest właśnie coś, coś takiego, co ja czasami lubię robić y, i spoko, na pewno jeżeli chodzi o montaż... Ostatnio, ostatnio patrzyłem na twój jakiś tam ostatni odcinek, to, to już to wygląda dużo, dużo lepiej, ale ja pamiętam, że nie mogłem patrzeć na te twoje napisy jeszcze z jakiejś tam hiszpańskiej i tak dalej. mnie to bardzo raziło. No, no, no. Bo ja wiem, jak, ja wiem, jak działałeś, nie? że brałeś miałem fałkę czy coś i, i sobie ucinałeś. A, no to. i to też jest jakby okej, okay, wybór na pewno dużo mniej Wygodne. czasochłonny niż, niż ten, tak, wygodny niż, niż mhm. siadanie i cięcie tych odcinków, a ja nie mogłem tego przeżyć. Dla mnie jedyne napisy, które mogą być, to właśnie jakieś takie śmieszkowe od siebie, kiedyś dodawałem, czasami dodaję, czasami nie, bo Czasami mam Wenę, czasami nie mam, ale, ale jak widziałem jakiś, ten, takie rzeczy, albo jak Wodek nagrał na Animedię jakiś filmik o dubbingu, tam było tak dużo napisów, mówię, chłopie, może jakoś będzie trochę gorsza, ale przybliż ten ekran o tam 5 pikseli i nie będzie żadnego napisu. To wygląda 10 razy lepiej. Mi tak ryjebanie, jak są takie napisy. No właśnie no, ale, to, jest, to jest e, dla mnie spoko. ciekawe, bo jakby nigdy nikt mi na to nie zwrócił uwagi. To mnie ciekawiło. Jakby... Mm -hmm, a to jest, jest y, właśnie, przepraszam, że ci przerwę. No. To jest kwestia, te wywiady są o tyle spoko, że my możemy gadać jako taki, y, nie mam lepszego słowa, twórca-twórca, nie? Że y, ja rozumiem trochę, jak ty to robisz, ty rozumiesz, jak ja to robię, ale mm. dla widza, który nie ma do czynienia nic z montażem czy coś, on może to olewać. Ja zauważam często, jak Oglądam cokolwiek, nie mówię o anime, bo ja bardzo mało anime, kontentu oglądam na YouTubie, ale cokolwiek, to ja na przykład mam coś takiego, o, ale ten efekt był zajebisty, widziałeś ten efekt? jakieś gadałem tak z kolegą w pracy i on mówi jaki efekt? co, co tam było? C czemu uważasz to za zajebiste? I mówię, no, kurwa, jak to super wyglądało i w ogóle, nie, bo ja mówię, ja wiem jakby to mhm. zrobić i tak dalej. Fajne, fajne, fajne. A on mówi, jak widz normalny, w ogóle na to uwagi nie zwróciłem, nie? Tak, nieraz takie, że na przykład yy, przykładasz tam gdzieś tam w Wershi słyszałem yy... Miał wywiad z Mugim, no to chyba on tam mówił, że nieraz na 5 sekund poświęca, nie wiem, pół godziny, bo tu musi dopieścić, tu musi jeszcze wrzucić do Adobe After Effect, tu jakieś tam ognie rzucić i 5 sekund. A co by się stało, gdyby tego nie zrobił? Nic by się nie stało, nikt by na to nie zwrócił uwagi i nikt na przykład ci nie napisze O, ale zajebiście poświęciłeś 30 minut i teraz tu jest taki ogień Oczywiście są ludzie różni są, nie? Jakby właśnie tak jak powiedziałeś na twoim przykładzie Jeden powie, a no było to było, nawet nie zwróciłem uwagi A ty powiesz, wow, nie no zarąbisto, daję łapkę w górę To też oczywiście tak może być, ale przynajmniej umieć, gdzieś tam w mojej widowni Nigdy jakby nikt mi nie zwrócił uwagi na montaż, a raz nawet pochwalił. Co mnie raz dziwi, mówią fajny montaż Okej, okay, spoko, jakby zrobiłem to w pół godziny Więcej mi na nagranie zeszło To tak jak mówiłeś z tymi AMV-kami To rzeczywiście yy, Też mi się to nie podobało, uwierz mi, że Ja nie lubiłem swojego montażu, jakby Ja dodawałem ten film i miałem ochotę go dać na prywatny zaraz Tak po dniu Mówię, kurwa nie, to jest brzydkie, chujowe Ale jakby Ludzie nie, do, nie zwracali uwagi, dopóki ludzie na to nie zwracali mi uwagi Nie powiedzieli, nie no Nekon ten montaż To taki wiesz, weź tutaj pozmyjaj I ten bym powiedział, no jednak coś tu w tym jest, nie ale jeżeli film robi jeszcze większe wyświetlenia na przykład od poprzedniego, jakby trzyma się wszystko spoko, na dodatek ludzie jeszcze to chwalą. Mówię, co jest? Czemu wy to chwalicie? No, ró różne są widownie, tak? No i właśnie... A jeszcze, jeszcze znaczy, że y, ja, ja kiedyś zrobiłem coś takiego, bo ja bardzo gwałtownie prze, y, y, poszedłem z montażem. W sensie takim, że bardzo dużo leciałem zdjęć, a później nagle zacząłem urywki. Anime to był jakiś tam skok, później kolejny skok, ale kiedyś też siedziałem nad jedną sceną, nawet dosłownie, no nie wiem ile miała, też z 20 sekund. Ja tam wiesz, mój komputer to się prawie palił, procesor to tam nie wyrabiał, tam efektów nawalałem w ogóle renderowałem to kilka razy, żeby sprawdzać. Bo na poglądzie nie dało się tego w ogóle oglądać, takie lagi były i, i nikt na to nie zwrócił uwagi. I tak uznałem, no dobra, to po co? W sensie. Jest trochę różnica pomiędzy, nawet nie, no też pomiędzy widownią, bo oni, jakby nasi widzowie, twoi i moi, w sensie na naszych kanałach, oni nie oczekują takiego chyba już super montażu. U Worfiego jest trochę inaczej. On zaczął od bardzo dobrego poziomu mm. i on trochę musi utrzymać ten poziom, nie? Tak, on jakoś podbił sobie poprzeczkę, tak? Czyli jakby ludzie już go zas zasubskrybowali za to, co już widzieli, więc jeżeli na przykład poziom by spadł, no to byłoby to widoczne. U nas. Tak. Jeżeli by ten montaż był lepszy, taki dużo lepszy, to może i byłby widoczny, ale jeżeli będzie jakoś tam troszkę gorszy, no to jak będzie to, ja to nekon, to, to ja wiem, dlaczego zasubskrybowałem, to wiesz, to byłem tego świadomy, jest okej, okay, jest okej. Okay. No i tak to wygląda. Ja, ja od jakiegoś czasu też wiesz, nie używam AMV-ek w ogóle, tylko po prostu też, żeby te. Zawsze się bałem te urywki odcinków, dawać, bo się bałem za prawa autorskie. Ale rzeczywiście, jeżeli dobrze to płatniesz, zwiększysz szybkość na 150%, tam gaina i tak dalej, tak dalej, no to jakby nigdy za to nie dostałem właśnie tych tych praw autorskich, no to właśnie tak robię. Z tego, że ja pamiętam praktycznie każdy odcinek, gdzie co się działo, przynajmniej mniej więcej w jakimś obszarze. No to bardzo łatwo mi to potem znaleźć, na przykład po tytule, no to też robię te, te, te że to wszystko pasuje, na przykład mówię o Tsunade, no to jest tam, że Tsunade gada z i tak dalej i tak dalej, bo wcześniej na przykład takie coś było, że była amv i ona sobie leciała, cokolwiek o tym mówię, ja mówię na przykład, nie wiem, o Jiraiya walczy z Painem, no to na przykład yy, był Orochimaru pokazany i jakby też nikt, nikt, nic nigdy nie powiedział, to mnie zawsze ciekawiło, no ale teraz tak jest, że, bo ja miałem takie, kurwa nie, no jakby... Te, dużo filmów dałem na prywatne, szczególnie te stare filmy, gdzie ani mi się dykcja nie podobała, ani sposób w jaki to robiłem no jakby te filmy też nie, nie do końca rozumiem, że się ludziom to podobało, na przykład teraz moderatorów swoich, że oni od początku tam gdzieś ze mną byli, no to mówią, nie no stare filmy zarombiste, ja mówię, kurwa nie I, no i tak mi się nie podobały te filmy nawet robię jakiś ma, mały remake teraz siły i tak się jego, po prostu ten film też bardzo mocno mnie wybił, a uważam go za totalnie głównie zrobionego, jakby tam są Gadam głupoty przez jedyne 6 minut analizuję taką postać jak Itachi, która zasługuje na przykład na 10-20 minut analizy i jakieś tam, tam rozmowy. Więc nie, i ludzie mówią, że to bardzo fajny odcinek jest i że im go nie dało na prywatny, no ale ja nie mogę. Po prostu. Yy, no ja miałem podobny jakby nie, konfrontację z widzami, jak robiłem podsumowanie 2020 bodajże, to tak, mówiłem, że w 2021 zamierzam robić właśnie taki remake, yy, nie. To nie wiem, czy dobre słowo, nieważne. W każdym razie, y, z, zrobić ciekawostki na nowo, bo tamte są bardzo drewniane i to jest taki początek mojego Naruto. I, I zapytałem w ankiecie, czy dawać je na prywatne, bo ja bym chętnie je dał z tego powodu, że one wyglądają po prostu kiepsko i nie chciałbym, żeby ktoś zaczynał y, oglądać mnie od tego odcinka. Oni, nie, nie, bo tu ja zaczynałem od tego i zostaw, super, i w ogóle mówię takie... Wolicie, żebym dublował filmik, gdzie wygląda to słabo z perspektywy osoby, która o tym nie wie, że o skończyłeś się, nie masz o czym nagrywać, więc nagrywasz znowu to samo, żeby tak wyglądało to, niż żeby dał na prywatny słaby filmik, który już pewnie nigdy do niego nie wrócicie? No zostaw, zostaw, mówię. Okay. No, ja też wychodziłem z tego założenia, że jak ktoś zobaczy taki filmik, jak ktoś mu jak się wyświetli akurat, no to jakby nie będzie zainteresowany większą treścią, jeżeli reklamą mojego kanału będzie stary film. Tak myślałem też, nie? Z drugiej strony to jest też pokaz takiej progresji twojej czy mojej jakiejś twórcy, stare filmy i to pokazuje jak stary, nieraz mi tak, często mi tak w sumie piszą w komentarzach, że w jakimś starym filmie o, no jako to jest taki progres, że to jest niesamowity, nie? Że też, że nie była ziemia też. No to, to takie komentarze mi się podobają Przy postarem filmie, że mają świadomość tego, że to były jakieś początki. I, i, i takie coś mi się podoba. No i to, to jest mój spoko, zostawać te filmy pod takim względem, że rzeczywiście to jest taka historia twojego progresu, że film w 2020 roku wyglądał tak, a w 2022 jest to już wiele, wiele, wiele lepsze. Pod takim względem tak, ale takie naprawdę cringe'owe filmy musiałem, bo przynajmniej według mnie cringe'owe musiałem dać na prywatne i naprawdę myślę, że z 30 filmów. Ja spokojnie wywaliłem po prostu. Niektóre, dwa z nich miały ze 100 tysięcy wyświetleń, ale były tragiczne, tragiczne po prostu. No to powiem tak. Ja mam na jakieś filmy, chyba dwa, takie 100K plus wyświetleń na niepublicznym albo na prywatnym. I ostatnio, jakby, upubliczniłem praktycznie wszystko, oprócz nie, tych dwóch filmików, nie, jakieś tam rzeczy, które mają czerwonego dolara czy Coś też nie, żeby tam nie psuły jakichś zasięgów czy coś. I <grym <grym okazało się, że tysiąc kilka filmików wziąłem na publicznym, bo ja kiedyś wiesz, gaming prowadziłem tak dalej, oh, i tak dalej i tak dalej. Z masę filmów wrzuciłem no nowo. Mówię też niech będzie hi jako historia. Tam nigdy raczej tego nie ogląda. Raz na jakiś czas ktoś napisze po, po, pod pierwszym filmikiem. O, kto tu w 2022, bo w 2021, ale to tam, wiesz, no, no. się to nie zrobi, ale nie chcę wisi tam mówię, w dupie z tym. No tak, tak. Dobra, to przejdziemy do kolejnego pytania. Czy masz jakiś cel youtubeowy? Yy, ja mam problem z, ostatnio z celem youtubeowym. Mi się wydaje, że ja w październiku mi się wydaje. W październiku zrobiłem swój najlepszy miesiąc, bo to miało dobry okres. Mi się najbardziej chciało. Wtedy była ani media, to ani media wtedy najbardziej ucierpiała też, bo ja musiałem, ja u, nie musiałem, tylko wyszłem z założenia, że muszę kuć kowadło, póki gorące, chyba tak się tu mówi. Yy... mądrze, mądrze, ja zrobiłem to samo <grym> no. kiedyś jak było Naruto Online, po prostu do, no, no. dostałeś szansę i wykorzystałeś ją. i to jest dobre, tak, no. dobre. No. wiesz, wszyscy muszą mieć tutaj szczęście tylko niektórzy mają szczęście, ale go nie wykorzystają ty wykorzystałeś. Tak, tak, no to właśnie to był listopad taki, że Bayron Mode, że coś tam to mówię nie, no to trzeba zrobić porządnie naprawdę, tu trzeba przychodzić i do montażu i do scenariusza, I ja naprawdę wstawałem, robiłem yy, robiłem scenariusz, robiłem to robiłem, robiłem wszystko na YouTube'a Choć szedłem spać, wstawałem, znowu robiłem wszystko na YouTube, szedłem spać i tak w kółko, naprawdę robiłem to. I no, okazało się, że mam tam koło 600 tysięcy wyświetleń y, gdzieś tam około 4000 y, zar zarobił kanał. Tam przyrost subów to były HAS 2800, jakie więcej. Y, tam wszystko, wszystko rekordowe, co tylko Watch Time bo te filmy były długie, bo były postarane. Ale po tym, tak poczułem, że, y, no, jakiś sufit jakby troszeczkę poczułem już wypalenie. Bo bardzo dużo poświęciłem temu czasu i wszystkiego I teraz mówię, żeby to powtórzyć No to, żeby Wiesz, Boruto to jest okres jakiś tam dobry miał, nie? Teraz Boruto znowu osłabło No to, żeby to powtórzyć, no to muszę zrobić jeszcze więcej A robiłem naprawdę dużo yy, Więc nie ma, nie chce mi się Tak poczułem, nie chce mi się Żeby yy, wymyślać te tematy i tak dalej Przestałem yy, praktycznie Od trzech miesięcy, no to nie wiem Zrobiłem cztery filmy Nie licząc omówień, bo ja omówienie potrafię zrobić w godzinę Całość, wszystko. Omówienie potrafi zrobić w godzinę. Już nawet pomijając to, że te omówienie potrafi zrobić z 50 tysięcy wyświetleń, a ja praktycznie no, godzinę temu poświęcam, to mi się podoba i to też zależy od odcinka Boruto oczywiście. Jak Boruto siedzi, no to wiecie, omówienie to sobie tam zrobię, ale taki odcinek tematyczny, no to przez trzy miesiące zrobiłem kilka i to tylko dlatego, Wam się powiem szczerze, bo miałem współpracę. Z Diablo, czas, podpisaną, podpisaną umowę. I gdybym nie gdyby miał podpisanej umowy, to by filmów praktycznie nie było, bo mi się nie chciało. Jak mi się nie chciało? Po prostu czułem, że no nie, nie chcę robić tych filmów. Myślałem nad różnymi ścieżkami już. <laughs> Czy kończyć z YouTubem Znaczy, ja wiedziałem, że to jest, może być chwilowe, takie, no taka zapaść twórcza, nie wiem, jak tak to się tam nazywa. Powiedzmy, no taka troszeczkę <laughs> po lepszym miesiącu troszeczkę mi się odechciało, tak? No to myślałem nad różnymi drogami. Mówię o Liga Legend, zawsze miałem tą Ligę Legend. Ile ja życia straciłem na tą Ligę Legend? Przydałoby się to wykorzystać. Jestem bardzo wysoko, potrafię rozmawiać, jakby umiem, umiem poprowadzić streama, żeby jakoś tam ciekawie było, coś tam poddymić. Mówię może tę stronę. Ale szybko straciłem zapał. Potem jeszcze miałem zapalenie rdzenia kręgowego To łapie y ani chodzić, ani nic. No wiesz... Przerobane było, to mi też na psychę siadło, gdzieś tam jeszcze problemy jakieś miałem, to już mi w ogóle siadło wszystko, no i tak się właśnie zdarzyło, że dopiero, dopiero te chęci mi wracają, teraz dopiero te chęci mi wracają, bo całe styczeń zrobiłem jeden film i to też oczywiście sponsorowany, bo po prostu musiałem, no i tak to tylko te omówienia szły, I to też nie zawsze, a zazwyczaj te omówienia, za zawsze te omówienia były, a tutaj już nawet pozwoliłem sobie dwa razy nie zrobić tego omówienia w miesiącu. Więc to już coś widać, że coś jest na rzeczy, i też ludzie zauważyli, że gdzieś tam pisałem, że odcinka nie będzie, no to ludzie nie, no Neko, to chyba ci się nie chce, już, co i tak dalej. No to yy, słusznie, słusznie, że coś tam było na rzeczy, ale też miałem właśnie sporo problemów, Czytam właśnie z tym zapaleniem. Ja do tej pory, do tej pory mam lekkie jeszcze trzy miesiące je będę brał. Da nadal nie czuję się najlepiej, ale, ale nie jest tak źle. Jestem w stanie robić te głupie filmiki, przynajmniej, przed komputerem coś robić. Może nie tak długo jak wcześniej, ale nadal yy, jakoś, jakoś to idzie. No, i tak jak mówiłem, myślałem nad różnymi drogami. Ja zawsze, ja lubię dużo Pierdolić. Powiedzmy sobie szczerze, ja lubię komentować rzeczy, lubię podwkurwiać ludzi. No to oczywiście, co mogę robić? Komentary. Mówię, mm, myślę, że to jest dla mnie, ale po tych ostatnich wydarzeniach, tych komentarzy, troszkę mi to zbrzydło. Jak zauważyłem, jak daleko to zaszło. Nie wiem, pewnie, pewnie ludzie śledzący te kanały komentarza Konopskiego, czy tam sprawę Leksia, czy tam Wardęgę, no to mogą zobaczyć, że to zaszło sobie daleko. I tak niesmacznie się zrobiło. Jakby trochę mnie to odrzuciło. Szczególnie jeszcze zobaczyłem, że naprawdę ludzie zaczęli w to wchodzić. Gdzie ja, jak nie popatrzę, to jest kanał komentery. Tu ma 10 tysięcy subów, tu ma 20 tysięcy subów. Wie, rozumiem, że kanał komentarzy to jest takie coś, jak właśnie ten content Naruto o postaci. Czyli nieważne, że nagrasz o tym samym, to i tak ludzie chcą wysłuchać innej opinii, innej. innej yy, no, innej opinii po prostu. Także to dalej nie jest droga zamknięta, ale tak jak mówię, troszkę mi to obrzydło. No to cały czas myślę o tej lidze, legend. Tutaj, tutaj yy, szukam czegoś nowego, więc wróciłem sobie do mangi Boruto i będę robił omówienia mangi. Gdzieś tam na drugim kanale robię omówienia Attack on Titan. Yy, zamierzam też robić inne anime na tym kanale. Tak więc ja sobie w tej chwili szukam yy, coś do roboty, bo jakby czuję, czuję wypalenie, czuję, że dotarłem do sufitu jakiegoś i teraz albo uczę się montować, nie nauczę się montować, bo mi się nie chce, więc albo yy, biorę, biorę montażystę i będzie mi to montował. I to też mam już kilku, takich kilka, os kilka osób, którzy i mogą mi montować te komentarze, i to, i tamto. Też myślałem nad Naruto, tylko jakby z kamerką, tak jak yy, kiedyś mi pisałeś, że nagram jakiś tam odcinek, że takiego czegoś nie ma na YouTubie, yy, Wiesz o co chodzi. Takie komentarze, ale anime, tak? troszeczkę, ja. Z takim montażem znaczy, i... jest, 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 co że się przerwę, bo yy, ja tak też ci pisałem i w ogóle i nawet gadaliśmy w Q&A bodajże na Animedii, ale no Bułka jest takim, taką osobą, bo on nagrywa tak, yy, wiesz, trochę anime trochę twarzy, coś tam śmieszkowo i tak dalej, no jest, ale to jest chyba jedna osoba no, no, no. ja nie śledzę żadnych kanałów anime, co najwyżej mam do subowanego na kanale ciebie i Werfiego to tylko sobie, yy. no te kanały które są ze mną związane, to tak pomyślałem, że zasubuję, to też ludzie będą Widzieli też inne, inne te opinie, inne te... Yy, wiadomo. Inne filmiki na ten temat. No. no i tyle. A właśnie z tą drogą na YouTube'a, no to ja jeszcze nie wiem. I tak myślałem, żeby w marcu przygasnąć całkowicie z Naruto. Ewentualnie robić omówienia. I co jakiś czas omówienie mangi. I próbować co innego. Jakby ja potrzebuję czegoś innego. Tak mi się wydaje. A wydaje mi się, że potrafię wejść całkowicie co innego i zrobić to dobrze. Tak po prostu spróbowałbym się. Czy to w jakimś komentary, czy... Czy w coś tego typu myślę nad tym I jeszcze nie, mo nie mogę się namyśleć póki co Póki co też chcę wyzdrowieć Myślę, że marzec, kwiecień gdzieś No myślę, że gdzieś w kwietniu yy, Przestanę brać leki Myślę, że będzie już git I też będę mógł sprawniej myśleć Bo też przez te leki już tam ciężko mi się skupić Jestem otumaniony, bo tych leków to są od zajebania Jakieś przeciwzapalne i tak dalej Też mi na psychę siadło, też biorę jakieś gówno no, no i zobaczymy jak to będzie Z tą twórczością moją Nawet nie pamiętam pytania jakie było <laughs> że jaki był cud twój cel YouTube No ale po mnie mniej więcej ja nie wiem co powiedziałeś, nie mają chyba jakiejś liczby, czy jest? Yy, nie, nigdy nie miałem żadnej liczby, jakby, na początku tam wiesz, byłem tysiąc, mówię, o fajnie, to lecimy pięć tysięcy, mam pięć tysięcy, to lecimy dziesięć tysięcy, jakby, kroki, nie cel, tylko droga, powiedzmy, powoli sobie wymierzam cały czas jakiś nowy cel. Nie ma jednego takiego, że mówię, a 100 tysięcy do 50 tysięcy, koniec. Nigdy nie miałem takiego czegoś, że... Nie, to, to jest bez sensu, bo jak dojdziesz do 100 tysięcy i powiesz, o, albo na początku powiesz, yy, yy, nagrywam filmiki do końca roku. Ja miałem bardzo podobnie, że coś takiego chciałem zrobić, ale uznałem, że a co jak nie będzie chciał mi się kończyć? To co, teraz będzie, że rozkabowałem ludzi. Tak, najlepiej właśnie mówię, robić takie małe cele, bo to daje satysfakcję i czujesz ten progres. Jakby, jak powiesz sobie 100 tysięcy i chcemy mieć na przykład 100 tysięcy w 5 lat, no to kurwa, jakby nie czujesz tego... Progresu i tej satysfakcji, że osiągnąłeś swój cel, bo zanim ty to osiągniesz, no to ci się wszystkiego odechce. Ale jeżeli sobie powiesz, no chciałbym w tym miesiącu zdobyć tam 1000 subów, no to jest to już jakoś wykonalne, jest to jakiś cel. A jeżeli się nie uda, no to wstawię sobie inny cel, bo taki sam cel i jak wiesz, jakby czujesz, że działasz na ten cel cały czas. No to takie coś mi się wydaje. Takiego jednego celu nie miałem na pewno, yy, co mnie cieszy. Z tych moich, to co mi się udało na tym YouTube zrobić. Bardzo mnie cieszy to, że od zera praktycznie sam udało mi się stworzyć jakąś społeczność, szczególnie Discorda, która trzyma się bardzo długo. Poznałem tam bardzo dużo fajnych osób. To tam, wiesz, mniejsza o to, że tu wiele osób ma tam po 15 lat. Ja nigdy nie traktowałem ludzi przez pryzmat wieku. Nie, lubi nie lubiłem tego. Ja mam swoje doświadczenia takie, że, no ja miałem tam 14-15 lat i wiesz, tam jakiś 20-latek Wiesz, na Ciebie z góry, nie no, ty masz 15 lat, czy nie odzywaj, nie? Albo czy rodzice? Nie mogę nie się wypowiedzieć na żaden temat, bo Ty jesteś małem głównym. Yy, mimo tego, że uważam, że mówię mądrze, no, to tak samo właśnie patrzę na nich, jakby traktuję ich jak, kol jak kolegów. Jakby wiesz, czy masz 40 lat, czy masz 15 lat, nie będę ci traktował inaczej. My to, mam to w piździe, szczególnie, że jesteśmy w internecie. Ja nie lubię takiego z czegoś, że wiesz, yy, jest jakiś gostek, coś tam pisze, a nie odzywaj się, kurwa, 15 lat masz albo weź tam 30 lat masz i powinieneś być o oh, wie to zawsze rozpierdala Neko, masz 24 lata, nagrywasz wiesz bajki i powinieneś być rodzinę i dzieci no, tak wiesz, tacy jak chcą mnie chcą wkurwić gdzieś tam, no to no mówiąc co? halo? Mojebały cię? wiesz, ja zawsze, ja się nie czuję na swój wiek, bo ja też widzę koledzy moi, tam 24 lata, jedni to jedni to tam już mają 5 letnie dzieci żonę i kurwa dom i wszystko drodzy drodzy po prostu nie mają nic, nic nie robią, a trzeci po prostu co robią co chcą. Ja mi się wydaje, że ja jestem właśnie takim, który robi co chce i ja, ja robię to samo, dokładnie to samo dzisiaj robię co robiłem jak miałem 16 lat. To samo. Grałem sobie w ligę, robiłem sobie co chciałem, zarabiałem pieniądze w jaki sposób mi się tylko podoba. Dokładnie robię to samo dzisiaj. Nic się nie zmieniło od tych 10 do 8 lat i, i to mi się podoba. Ja się będę do tego trzymał raczej zawsze, jeżeli to będzie możliwe. O ile to będzie możliwe? I też nie pamiętam pytania. Ja cały czas było cel, ale ja bym tutaj. Ba, ba, d, d, wiele wiele z, to, z tego, co powiedziałeś, ja bym mógł się pod tym podpisać. Ja mam bardzo podobnie. Mm -hmm. nie? Wiesz, ja mam dziecko i tak dalej, ale też bym chciał robić cały czas to, co mi się chce. I starałem mm -hmm. się przez lata przecież. No, ja YouTube prowadzę, bo, bo mi się chciało go prowadzić, wiesz. Na początku to by w ogóle nie miało wyników. Ja nie, nie, nie miałem w sumie takich boostów jak ty. W, w sensie takim, że mm -hmm. mówisz, że o, wrzuciłeś filmik i zaraz zrobił tysiąc. Nie, panie, jak mi zrobił pięć, to by wow. Już pięć wyświetleń. Wiesz, nagrywałem jakby regularne serie, które ja mówię, all fajnie jakby wbiło 100 wyświetleń i wiesz, tak było przez rok, dwa i mi to nie przeszkadzało, nigdy tam jakoś bardzo na te liczby nie patrzyłem. To eee, bardzo zaparty na, byłeś. No? Co, co, co to... Ja uważałem to jako hobby i coś, co... Chcę robić po prostu i nadal tak mam, że chcę robić. Niekoniecznie Naruto, ale, ale że coś. Yy, mm -hmm. I co mówiłeś do wieku mam bardzo podobnie, yy, że też yy, nieważne z kim, nie wiem, gramy w coś, to ja pytam, a jak chcecie pograć, yy, nie, no w CSK to oglądam, mówię, no dobra, ale musicie mieć taką rangę jak ja, no bo nie będę grał z Silverami po prostu, bo to zepsujecie mi tego Rage, ja będę się wkurwiał, bo to, tak, tak to, to ma nie działać, ale jak w cokolwiek innego gramy razem mówię, to no, chodźcie na nie nieważne, czy macie 12 lat, czy ileś, ale na przykład ostatnio. Yy, Pisałem jakieś posta, czy... to czy... No, już to, nieważne o co. I w każdym razie e, chciałem, żeby e, ktoś pisał jakby takie artykuły slash recenzje e, i mi się zgaszały właśnie 12 lat, 12 lat. To ja od razu wiem nie. Po prostu nie, bo w sensie Wiesz, porozmawiać z tą osobą nie ma problemu, ale uważam, że jakieś właśnie pisanie artykułów czy recenzji to już trochę wymaga więcej. A 12 lat to myślę, że masz zbyt taki wąski światopogląd. Nie musi tak być, nie? Ale, ale raczej tak jest, więc mówię od razu. Dobra, tu nie o będę marnował czasu. Tu chodzi właśnie bardziej o to, że to wymaga troszkę więcej wiedzy, troszkę więcej wprawy. Nie, o, nie konkretnie o wiek, ale no, przez to, że jesteśmy oczy z, jakby no, siłą rzeczy. Po prostu mniej wiesz. Nie jesteś nauczony, mniej razy yy, to robiłeś. Nie? To nie jest też, nie, nie wyklucza się oczywiście, że 200 nie może być mądrzejszy niż tam 18 latek i lepiej Chłopie, pisać. Ja mówię, mówię, ja YouTube' prowadzę bardzo długo i często live'owałem i miałem dosłownie 12-letniego widza, który jak był z nami w Discordzie, to ja do dzisiaj mam coś takiego. Jezu, jaki ten człowiek jest mądry. W sensie nie powiedziałbym, że jest mądrzejszy niż tam, nie wiem, lat czy coś, ale chodzi o to mi, że on. Nie, nie poznałem do dzisiaj żadnego mądrzejszego, w sensie świetnie zachowującego się, takiego elokwentnego 12 latka, który, o jak rzucał ripostę, to ja miałem takie Jezu, jakie to było zajebiste, nie? I, i no. śmieszkował super, i tak dalej. Mówię, kurwa, kozak. Ja mam podobny, ja też mam koleżankę, którą po prostu piszę często, i ma, ona ma 14 lat. Trali ona ma 14 lat, ja, ja mam sporo koleżanek, czy to mają 20, czy to mają 25, czy mają 19, i naprawdę. Ja mogę na, na spokojnie na pierwsze miejsce yy, posłać tą czternastolatkę, która pisze z sensem, która naprawdę yy, ma, ma mózg, którą się przyjemnie pisze, niż właśnie gdzieś tam z dwudziestoletnimi takimi tępymi dzidami. Więc to wiek naprawdę ma, ma, ma trochę do rzeczy w różnych sprawach, ale to nie jest nigdy właśnie ten, 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 ten punkt zaczepny, przez który możesz oceniać ludzi. No to ciekawe, ja właśnie albo w wywiadzie z Bułką, albo z muki, już nie pamiętam, powiedziałem dosłownie to samo, że mnie to nie obchodzi, czy ktoś ma tam 40 lat, czy ma 20 lat. Wiek tutaj nie powoduje, że jesteś jakby lepszą osobą, czy nawet wiesz więcej, bo jesteś starszy. To jest najgorszy, kurwa, argument, jaki tak, istnieje tak, na świecie. Tak, tak. Ja mam 40 lat, jest... więc ja na pewno wiem wszystko lepiej. No chuja prawda. Na niektórych rzeczach po prostu się nie znasz i tyle, nie? Ale nie, ja muszę o wszystkich wiedzieć. Z wieloma ludźmi tak jest, że po prostu z wiekiem to psycha im siada i cają się Większymi debilami po prostu, bo nie wiem, ludzie, ludzie się też ludzie się troszeczkę też zmieniają, różne, różne prywatne sprawy na nich wpływają i często no, świat nie jest łatwiutki, I są bardzo ciężkie sprawy dla niektórych, niektórzy temu nie wytrzymują i sądzę, że z wiekiem wiele, wiele ludzi po prostu odpierdala im i wydają się jeszcze głupsi, piszą jeszcze większe bezsensowności, gdzieś tam się yy, wpierdalają swoją bańkę bezpieczeństwa, gadając jakieś głupoty. I tak to jest po prostu. Nieraz taki świeży, świeża osoba, jeszcze z takim świeżym spojrzeniem, bez, bez wyrobionej opinii, potrafi być obiektywniejsza. Taka, powiedzmy, trzy 13 moja koleżanka, potrafi się obiektywniej wypowiedzieć na jakiś temat, niż ktoś, jakiś 20-latek z Discorda, który ma już wyrobioną jakąś opinię, która jest kurwa głupia po prostu. Yy, po prostu ziemia jest płaska dla niego i tyle. Mhm, znaczy to ja też, ja, ja mogę być taką osobą, która pierdoli głupoty, no bo w niektórych rzeczach nie jestem w stanie się po prostu utożsamić, jak robić nie, jakąś tam recenzję Firewall'a, no, ja, ja, no. ja, ja, ja powiedziałem, hej, no ale ja nie jestem w stanie wejść w buty tam 12-13-latka, bo tam chyba 13 lat miał średnie te, te dzieci w tym anime, I mówię, nie jest to dla mnie kompletnie, bo ja nie jestem w stanie poczuć tego, co oni tam powiedzmy czuli. Czy to jest dobre, to musiałby ocenić dwunastolatek, ale nie chcielibyście prawdopodobnie oglądać opinii dwunastolatka. Eee, no tak, 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 to, to, jest to zależy od ale... osoby. No. Mhm. Eee, jeszcze miałem tu pytanie w ogóle o właśnie, dlaczego przystałeś i tak dalej. To już wyjaśniłeś, ale mam tak, jeszcze tak. coś takiego, że eee, jakbyś szedł cały czas tym tokiem, te trzy silniki bodajże robiłeś, tak? Jakiś tam. Mm... Tak, Chyba myślę, w czwartek że... omówienia robiłeś, w niedzielę filmik i hmm. we wtorek filmik? Tak, czekaj, czekaj, jak to było. W niedzielę był y Shippuden, jakby coś tam dotyczące Shippudena. Wtorek omówienie Boruto, czwartek był odcinek związany z Boruto zazwyczaj. No i w niedzielę znowu omówienie, Tak się kręciło. W tej chwili robię Attack on Titan, omówienie na drugim kanale i omówienie Boruto. I no, powinien być na odcinek się na lub Boruto. Mam kilka scenariuszy napisanych, ale żeby się to zabrać do końca, no to zazwyczaj odpalam notatnik i na tym się kończy, i wyłączam no, przez jakiś tam czas. No, taki scenariusz już mam. Ja mam tylko ja, mam Turki, ja mam scenariusze. Ja mam Naruto kontra Sasuke po, po nerfach w Boruto. Mam y, życie Jirai, który długo, długo już na, u mnie wisi w notatniku. Mam y, siłę Itachiego, który też bardzo długo wisi, jest napisane bardzo wiele. Ale co do realizacji, dokończenia tego scenariusza, gdzieś tam spuentowania, no to jest już wiele gorzej. Mm -hmm. No i, i, i tutaj pytanie brzmiało, bo no, znaczy no wiadomo, dlaczego przystawać, bo już wytłumaczyłeś, ale mówię, że jakbyś siedział, robił tym tokiem, to ja myślisz, że bardzo szybko. Nie wiem, czy nawet nie w 2022, drugim byś po prostu mnie nie tylko pod względem y, subskrypcji, tylko wyświetleń, bo y w sumie to w październiku miałeś tak dobry miesiąc, że, że wtedy prześcignąłeś, ale mówię taki ogólny, że co miesiąc, co miesiąc już byś wszystko robił, miał, miał lepsze, nie? Jeżeli chodzi o jakieś tam staty, mm. I, i, bo, bo jeżeli w kwestii zarobkowej nawet mówimy, to dla tych, którzy nie wiedzą, to Nekon potrafił robić mniejsze wyświetlenie, ale większe hajsy, bo z tego, z tego co tak posz... mniej więcej doszliśmy do tego, to, to po prostu Boruto jakby jest bardziej opłacalne, tak? Prawdopodobnie prawdopodobnie gdzieś tam lepsze reklamki się wyświetlają bardziej może te gdzieś tam płatne, jakoś ta, to może, może troszeczkę watch time, chociaż mi się wydaje, że podobny był ten watch time. Troszeczkę ciężko było do tego dojść, ale koniec końców wydaje mi się, że te omówienia to są tyle delikatne, takie że tam reklamy mogły się wyświetlać takie jakby lżejsze, bardziej więcej płatne, no jakby ciężko inne wytłumaczenie znaleźć, bo naprawdę nieraz potrafię mieć, wiesz. 600 tysięcy wyświetleń, ty nieraz miałeś 900 tysięcy wyświetleń, ja przy 600 więcej wyświetleń zrobiłem koło 4k pieniędzy. Więc to jest jakby dwukrotność, jakby przy mniejszych wyświetleniach to nie ma sensu zbytniego. No to, to już nieważne, w sensie mi ja doszedłem do tego, że prawdopodobnie yy, jak, jak już zrobiłem ten filmik i tak dalej i ludzie tam pisali, co tam, co tam, co tam, to mi się przypadkiem yy, później ukazało, w sensie cały czas tam tam było, tylko nie zauważyłem, jak dodawałem reklamę, to tam było yy, taki wykrzyknik, tylko na szaro, że tak w ogóle nie, nie, chyba na szaro, yy, nie zauważyłem, że to ile dostaje reklam do filmiku nie ma żadnego znaczenia. To YouTube zdecyduje ile Ci ich puści, tak? Takie... Tak, tak, mm -hmm. What the fuck? To ja dodam 30 reklam, a może się wyświetlić 0, może się tak, wyświetlić tak. 20. I to fajne. jest takie, okej, okay, okej. Okay, no dlatego by tu ja też... Yy... Wiesz, do, nieraz dodaję sobie 5 reklam. Reklama pra, praktycznie co minutę 30, co 2 minuty. No raz się wyświetli jedna, a nieraz ktoś mi napisze. No jako nie da się oglądać, bo jest tyle reklam. To ile ci się wyświetliło? Mówi gdzieś tam 8. Mówię, kurwa, no. Jednej osobie się wyświetli 8, drugiej się wyświetli jedna, następnie się nie wyświetli żadna. To jest tym YouTube troszeczkę dziwne. No i właśnie tak tak, tak to jest z tym YouTubem. Tak samo no wiesz, ja dostałem yy, dwa ostrzeżenia już, że jeszcze jedno? I zamykają mi kanał. Dobra, o właśnie, to ja nie, nie, mam, nie mam pytania, sorry, że ci przerwę, ale tak mnie ciekawi, czy one mają jakieś datę wygaśnięcia? Tak, tak, trzy miesiące. W lutym powinno mi jedno wygasnąć, a w kwietniu albo w marcu drugi. Chyba, chyba trzy miesiące mają datę wygaśnięcia. Z tego co ja pamiętam. No to wiesz, wiesz, jakie jaja są z tym TV Tokio, że oni po pół roku znaleźli mojego live'a na prywatnym, w którym oglądałem 30 sekund endingu Boruto. I za to dostałem pozew prawny, dlatego dali mi ostrzeżenie. Rozumiem. Ręcznie to zrobili. To jest kurwa. <laughs> ja za, żaden, za żaden odcinek nie dostałem tego. Tylko że na live coś tam puściłem. Streamowanie na YouTube jest kurwa tak głupie. Jakby puszczasz jakąś muzykę, od razu masz zablokowany film. No, jakby. Nawet nie musisz muzyki. Słuchaj. Y są ka y y kanały poświęcone tylko CS-owi, nie? A jak ja robię streama z CS-a, nie puszczam żadnej muzyki. Ja automatycznie mam y, możliwość y, wyświetlenia reklam zablokowaną, nie? Na tak, live bo, bo y, z no, A, no bronie, Ale bo content, bo... ani, content z całego cesa nie przeszkadza, ale live już tak. Tak, no kurde, jakby, streamo, nie, jakby... Streamowanie na YouTube to jest naprawdę tragedia. Na Twitchu za to są zasady, że ja bym dostał ban'a w pierwszy dzień, bo no nie wytrzymałbym, ja od razu... Ja, ja, ja jestem bardzo taki na żywo, nie na żywo, tylko gdzieś tam na streamach, albo gdzieś tam prywatnie, Taki yy, wybuchowy, powiedzmy. No i, i ja nie do rady nie dostać bala. Niedługo długo nie bym dostał. Ja. Ja miałem to takie jak restream, że mogłeś streamować na, na Twitchu i na YouTubie jednocześnie. Nie dość, że później się dowiedziałem, że to nie, mo, nie, może tak ro, nie można tak robić, bo no nie ma to przestałem. Mhm. Ale, ale jest też kwestia tego, że Twitch jest. YouTube jest trochę upośledzony pod tym względem, że nie można oglądać rzeczy za bardzo i w ogóle czasami się da, czasami się nie da. Byli ludzie, którzy z Twitcha przechodzili na YouTube'a i dostawali bana od razu. Po, po, po 24 godzinach od kiedy oglądali coś takiego. nie? A, mhm. Ale z drugiej strony. Twitch jest w drugą stronę jakoś tak popchnięty dziwnie i nie ma chyba, znaczy nie ma, może jest jakaś taka platforma, gdzie możesz byś sobie streamować powiedzmy na chillu i nic by ci nie zrobili i takiego. Tak, ale, ale tam też nikogo nie, nie będzie. Tak, 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 tak. Jeszcze mówiłeś o takich rzeczy, że trochę, trochę się może wypaliłeś czy coś, przez to, że miałeś taki intensywny ten mm, miesiąc I ja ci powiem, że miałem bardzo podobnie, yy, ale ja mam tak, co, co można powiedzieć, co roku? Właśnie pod koniec, Taka, ktoś tak kiedyś napisał, jesienna depresja i mam wrażenie, że to może być bardzo coś podobnego. I ci powiem, że bardzo, bardzo długo się zastanawiałem, bo ja już w sumie dobre dwa lata się zastanawiam, czy, czy nie rzucić Naruto, nie? Ale yy, tak, z drugiej strony głowy mam takie: hej, ale w sumie, jak zacząłem gamingowy kanał, nie? to mi się fajnie go prowadziło. Ja robiłem tam daily co yy, przez 4 miesiące i fajnie było grać i tak dalej, tylko znowu zaczynało się to robić takie nurzące. pomimo tego, że lubię sobie pograć, nie? I teraz mam na przykład znowu braki grania, to myślę, że nieważne w którą stronę bym poszedł, to przez jakiś czas to by było, o, spoko, 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 ale zaraz znowu bym to samo. Więc uważam, przynajmniej w moim przypadku, na razie, e, póki żyje z tego, e, nie, nie ma to żadnego sensu, żebym przestawał robić Naruto, e, gdzie to nie jest tak bardzo mę męczące, nie? Tylko... Mm, ja budowałem to przez tyle lat. Bez sensu jest to teraz wrzucać do kosza. Jak w co nie pójdę, to prawdopodobnie zaraz też będzie takie nużące, nie? Ty i tak ogólnie jesteś bardziej mocno zaparty, jakby ten kanał prowadziłeś przez kilka lat, nie mając żadnego, żadnego profitu, nie widząc praktycznie żadnego progresu. To tam dopiero gdzieś tam, gdzieś tam Naruto Online, gdzieś tam wyszło, czy tam nie pamiętam, no to jesteś mocno zaparty, przynajmniej 4 miesiące daily robiłeś z grania. Ja bym się poddał po tygodniu, ogólnie dla mnie ten kanał to jest yy, fenomen dla mnie, że ja potrafię być taki regularny nigdy w życiu, bym nie pomyślał, że będę przez rok robił to ładne omówienie zawsze, no jakby patrząc na YouTube, można powiedzieć, że jestem w miarę poukładany, że tutaj film czwartek o 16, jest czwartek o 16, co tydzień, przez rok, kurwa, nieźle, ale to tak w rzeczywistości nie wygląda, ja jestem tragicznie niepoukładany, niesystematyczny, no tak jak mówię... Ja troszeczkę mam dużo z mentalności szesnastolatka, bardzo dużo nie, jestem mocno nieodpowiedzialny, wybuchowy i tak dalej, i tak dalej. To nie wygląda tak dobrze i rly, jak na YouTubie, dlatego dla mnie ten kanał to jest fenomen. Cieszyło mnie to, że jestem tak regularny, bo nigdy, nigdzie, w niczym nie mogłem taki być. Ja na przykład w takiej szkole, głupi przykład w szkole, zawsze miałem najmniejszą frekwencję. Jakby da się dobrze uczę, jakby dużo miałem kolegów, to nie tak, że nie lubiłem chodzić do szkoły, lubiłem chodzić do szkoły, ale mi się nie chciało Miałem najmniejszą frekwencję zawsze Zawsze te szko szkoły spierdolałem Od podstawówki po gimnazjum Dalej, dalej i dalej to robię W tej chwili już ile razy miałem pierwszy, Po pierwszym roku studiów po prostu odchodzę z tej szkoły Potem idę do innej I tak to wygląda i nie potrafię po prostu Jak mi się nie chce to ja tego nie zrobię Kurwa możesz mnie zasiłę, ja nie zrobię tego bo Mi się nie chce I to jest problem mój I ciężko to ja, 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 ja mam takie motywacje, ja, ja muszę się nie raz motywować Ja mam takie Stany, że po prostu nie chcę się kurwa nic, nic nie zrobię. a nie mi się leżeć, nie chcę ani siedzieć, ani nic. No to ja muszę wstać i się powyzywać troszeczkę. Mówię, kurwa, weź się świeciuje jebany. Dzisiaj tam sobie pouderzać. Wczoraj zajmowałem krzesło pięścią, sobie rękę rozwaliłem, Bo no ja się próbuję tak po To też przypadek akurat. W sensie ja myślałem, że też, tak sobie tak wiesz, boksuję sobie, tu, żeby się rozdrać. Zapierdoliłem, tak krzesło sobie rękę zwaliłem. No kurwa, nie wiem, teraz nie będę mógł w ligę grać przez to. No i ja muszę mieć jakiś bodziec. Taki, mocny, bo bez takiego bodźca yy, i motywacji to ja nic nie będę robił. No i ciężko, ciężko, ciężko być mi takim pokładem systematycznym. No ja też tak mam na przykład, że ja codziennie, nie codziennie, ja całe życie yy, dwie godziny później wstaję, dwie godziny dłużej śpię, dwie godziny później wstaję. Dzisiaj wstałem o 12, ale dwa dni temu wstawałem o pierwszej i to yy, tam trzy dni temu. I to tak cały czas jest. Za trzy dni będę stawał o 15. Za 7 dni będę stał o 18, potem 23, a potem znowu 1, potem znowu o 7 będę stał i cały czas, cały czas, cały czas i to tak właśnie wygląda. Mimo tego, że jeszcze ustawię budzik, może przez 2 dni mi się uda, potem nie. I to tak wygląda. Nie no ja wiem, na przykład Gubi przykład, że mam powiem streamy. Jestem na streamie. Jeżeli już streamuję i mówię, nie no, zajebiście, fajnie się gada, dobra widzowie, jutro streamek, jutro wbijamy. Teraz regularne streamki. Wyłączam streama? Nie, nie odpalę, nie mam mnie tydzień na, na streamach, miesiąc mnie nie ma. I mi się nie chce tego odpalać. Mnie, mm, chciało mi się, ale już mi się nie chce, nie potrafię się zmusić. No, ta kwestia motywacji jest dla mnie bardzo ważna i z Naruto mi się to udawało. Jakby co mnie ciągnie, co mnie najbardziej motywuje, najbardziej mnie motywuje motywacja. Mnie najbardziej jarało to, że ja patrzyłem na wasze kanały. I że wam, to, tobie, szczególnie tobie i Werfiemu, nie? Yy, jakby cieszyło mnie to, że. O, tutaj cię przygają jak fajnie, fajnie, tutaj gdzieś tam równo, tutaj gdzieś tam łapki. Jakby ja, ja lubię, ja lubię, ja lubię yy, gdzieś tam rankingi i tak dalej. Liga Leger na przykład. No, akurat w Lidze akurat jestem regularny, to sobie powiedzmy szczerze, i yy, tam jest ranking. Ja uwielbiam ranking, uwielbiam być lepszy od drugiego w czymś. Yy, gdzieś tam w tabeli być i tak dalej, i tak dalej. Taki grach, czy takim rylly nawet. Gdzieś tam grach zespołowych, gdzieś tam grach indywidualnych, to to mnie właśnie najbardziej motywuje ze wszystkiego. I tutaj było tak samo na YouTubie. Ale może to jest też czynnik jakiś, że ja przestałem nagrywać. Ty troszeczkę odpuściłeś tego YouTube'a, albo po prostu yy, ty robisz takie filmy luźniejsze, o bardzo luźniejsze. W sensie tam nawet nie ma twojego głosu chyba, tylko są historie jakieś z gry. I były, jakby... były takie, no. Tak, ja, ja nie czuję już takiej tej, jakiej. Nie czujesz takiej woli walki z Tobą. Nie, nie, o, ma, nie, o, masz, nie masz y, już konkurencji, można sobie nie, powiedzieć. Bo, no, takie, takie, trochę jakby mi ego wyjebało, ale jakby nie, nie, no, czuję, no ale ja, tak. to jest jak najbardziej zrozumiałe, no bo to jest takie, no mężczyźni po prostu lubią ze sobą rywalizować, taka jest prawda. Y, no i tak, bo ja robiłem dużo, dużo filmików w tamtym momencie i po prostu przez to one robiły małe wyświetlenia i ja jestem jakoś świadom, no i robi, byłem świadom zanim zacząłem to wrzucać, że tak będzie. Y, także, także też to rozumiem, no. No i Werfi też przestał robić filmy, jakby... Też mnie to, jakby z jednej strony, mnie to tak ucieszyło, a z drugiej strony nie ucieszyło, bo Verfi przestał robić omówienia i powiedział na live, że nie, no Nekon robi to dobrze, ja na ja tym wyświetleń nie robię, i cię do Nekona, nie? Bo z jednej strony ja chciałem właśnie z nim walczyć o to, żeby mieć te, te omówienia jak najwięcej wyświetleń i sobie tam powy, porównywać opinie, a z drugiej strony spoko, bo wygrałem, ale co teraz? Jakby już, koniec. Tak, już, 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 już trochę nie masz takiego progu, nie ja wiem o co chodzi. Fa fajnie było, jak mnie za czym gońcie, a teraz. Tak, no dlatego mówisz, że ogląda te omówienia jest na bieżąco i tak dalej. No i kurwa, a kto kto z kim z kim będę rywalizował? Dajcie kogoś, no. Takie coś. Ja, jakby była rywalizacja, ktoś tak by wiesz, dawszy no, mnie to motywuje, po prostu. Jakby ktoś da na YouTube. No to ja, ja, ja mam na Ciebie motywację. W sensie, jak chcesz, bo ja, w sumie Dzisiaj jest 2 lutego, prawdopodobnie ten, pod, ten, ten wywiad dopiero będzie za jakieś dwa miesiące, czy ileś, nie wiem, ale, ale y, jakieś będą wszystkie nagrania. To dzisiaj wrzuciłem statystyki ze stycznia, nie? I mam zamiar robić tak sobie po, po miesiącu, żeby dla samego siebie też sprawdzić, czy, czy już kończę, bo ja też mam trochę wrażenie, że się kończę przez te. Przez to, jak wygląda ten kado, ale to może być też wina stycznia, tego, że ty nie nagrywasz, yy, więc też nie mam, jakby, też. polecajek, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. I, I. No i tutaj możesz mieć, jakby, pole do rywalizacji, że, nie wiem, zaczniesz w lutym, zobaczysz, to lepiej idzie. Ja, ja będę wrzucał, za, w, wiesz, w kwietniu, yy, jakie miałem staty za luty, więc będzie można porównać, będzie można się pić na te ogólne, a nie pojedyncze, bo ja, tak, jak wiesz. Yy, Głównie mam wyświetlenia ze starych filmików ani z nowych. Mm -hmm, no, no no. My ogólnie mi się wydaje, że ten anime, w tej chwili anime kanały, anime w ogóle kanały bardzo kuleją, bym powiedział. Po, po, przeanalizujmy sobie kilka rzeczy. Jesteś ty, który już bardzo zaniżyłeś loty wyświetleniowo. Jestem ja, który nie nagrywam, a jak już nagrywam, to też to nie jest to samo, bo wiadomo, wypadliśmy troszeczkę z algorytmu. Nie oszukujmy się. Ja już. Znaczy ja zrobię taki film o to czy coś, no to powiedzmy zrobi tam 30-50 tysięcy, okej. Okay? Tam omówienia to są kanony i to są gówniane kanony, no to okej, okay, to mało osób chce to oglądać powiedzmy zrobi od 10 do 20 maksymalnie, k, ale no wiesz, Pine Ember przykładowo zawsze nagrywał, robi dobre liczby, nie robi nic. Gdzieś tam Wosiek nie robi nic. Wodym nie robi nic, Werfi nie robi nic. Ty zaniżyłeś te, lota bo nie robisz nic, animko, ja nie robię nic. jest, kozak, wyświetlenie. Okej, okay, okej, okay. gdzieś tam się wyświetlają te filmy, okej. Okay. Okej, okay. on, robi, on robi jakieś tam wyświetlenia niezłe. To spoko, ale i tak mi się wydaje, że trochę to podupadło. Ci youtuberzy, którzy gdzieś tam byli, przodowali i nagrywali regularnie, troszeczkę zdechli, a już w ogóle Naruto youtuberzy zdechli. Mimo tego, że te grupy Naruto, z tego co ja widzę, to oni, one hulają cały czas, kurwa. One są da, bardzo aktywne. Yy, te grupki dalej się jarają tym Naruto. Mnie to dziwi, w sensie, mnie Naruto troszeczkę się przyjadą, może dlatego mnie to dziwi. Ale jeżeli będą się działy właśnie jakieś fajne rzeczy w mandze, to mam nadzieję, że troszeczkę mi się też troszeczkę też z tej strony motywacji mi znajdzie na nagranie czegoś. Też nie hmm. wiem. Ja, co... ja mam jeszcze sporo planów, jeżeli o to chodzi. I też nie, nie lubię naszekać, o algorytm czy coś, ale trochę w tym prawdy jest, bo ja nawet sobie ostatnio trochę analizowałem. Mówię, żeby zobaczyć, czy naprawdę już się kończy, to już koniec i ja mam sobie nie wiem, szukać innego kontentu, jakiś robotny na etat czy cokolwiek, bo zacząłem sobie analizować, że... Patrzę, ej, ja mam bardzo dobry click rate, na, jeżeli chodzi o, o klikalność tego y, miniatur i patrzę, o, mój filmik ma 10%, nie mówię, od chuja chyba raczej. Nie, nie wiem, ale mi się wydawało na moim kanale patrząc, że to jest dużo. I, i mówię, Aj, ale on ma 5000. Czyli wyświetlił się 50 tysiącom osób. Gdzie y, sprawdzam jakiś filmik y, losowy poprzedni, i on na przykład ma mały klikry, bo tam nie, wiem, powiedzmy 4%, no ale wyświetlił się y, milionom y, użytkowników. Nie I mówię, co jest i nagle w ogóle, w ogóle nie pokazuje, jak my na głównej. I to jest, ten, to, to jest chyba przyczyna. I po prostu chyba muszę to odpracować, przez to, że wrzucałem bardzo dużo powiedzmy low contentu, czy, czyli takiego, którego nie chcieli oglądać. Tak, no to tu mamy dwie rzeczy, bo jedną sprawą jest algorytmy i polecane filmy, a drugą, drugą właśnie są filmy, które jakby nie są tak klikalne, jakby nie podobają się tak ludziom. Na, przykład na twoim przykładzie to te filmy z historiami, albo na moim przykładzie kanony, których Ludzie po prostu nie lubią, są nudne po prostu. Ja tam próbuję sam zrobić z tego ciekawą rzecz, bo sam kanon do omówienia jest nudny, ale ja próbuję coś powiedzieć ciekawego, żeby, te, żeby to wszystko miało sens. No to wiesz, jedna, tak jak kiedyś mówiliśmy, jedna osoba nie kliknie raz, drugi, trzeci, to to nawet w subskrypcjach mu się nie wyświetli w końcu. Gdzieś tam mi napiszą, że usunęli mu subskrypcję zaraz, bo jeśli ja dostałem wczoraj informację, że nieaktywne subskrypcje, czy tam botowane będą usuwane, i to oczywiście to nie jest tak, tak że każda... tak, 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 to jakieś nieaktywne konta będą brane za botowane za, za nieprawdziwe, za sztuczne i będą usuwane, i napisali mi, że będą, będą się zniżać subskrypcje a yy, dlatego się to pokazało właśnie bo wiele subskrypcji mam, które już nie, nie, nie klikają na te filmy, dlaczego, bo ja ich nie dodaję albo jak już dodaję, no to omówienia, które już w tej, w tej chwili przynajmniej nie są aż tak yy, mocne, bo dzieją się nudne rzeczy w Boruto i dużo od tego zależy no i tak to jest. Mhm. Ogólnie to raczej się wszystkim kanałom wyświetliło, ale tak jest, że to chyba pierwszy raz YouTube inform nie, nie pierwszy, kiedyś tam już to było, dopiero zaczęło informować, bo ja już, od... to jest od lat, od lat się dzieje, że usuwa subskrypcje ludziom, którzy normalnie są widzami, a nie botami, ale nigdy nie było oficjalnego przyznania się, że o, wiesz, tam ten, nie robimy tego, ale to jest powszechny fakt, jeżeli ktoś tam jakkolwiek się tym interesował, bo ja miałem wielu widzów kiedyś, że byli regularnie na moich live'ach, subskrybowali i nagle mówią, nie wbijają, bo, ej, nie mam nagle słupa o Ciebie, o co chodzi, nie? Także to się dzieje od lat. Tak, tak, no teraz też nie, nie raz widzę takie komentarze. No dobra, możemy lecieć dalej, mm -hmm. bo nie, nie wiem, gdzie jesteś. Dobra. Yy, na początku. Yy, <laughs> mówiłeś, że nie masz jakiegoś celu YouTubeowego, a jakiś życiowy, Ma, masz coś takiego na horyzoncie, że chciałbym mieć to. Czy po prostu tak samo, że, o, chciałbym mieć to, ale wiem, że po tym się pojawi coś nowego, czyli tak, na małe kroczki, a nie jakiś jeden wielki. Jednego, jednego takiego celu nie mam raczej, ale. Nie wiem, mam taką manię. Ja jestem wiarę, powiedzmy obsesyjny. Jak wejdę w jedną rzecz, no tak mówię, mówiłem, jak jest jakiś rangi, to ja muszę być najlepszy. Muszę być w tym i robię cały czas. Robię to tyle, aż aż będę w tym dobry. I wydaje mi się, że być w jak najwięcej rzeczach najlepszy. Może tak, może tak to ujmę, jako taki cel. A takich większych planów to myślę sobie, żeby wejść sobie w politykę gdzieś tam po 30-40 może, tak ogólnie, a póki co... No to właśnie, czego się nie złapie, chciałbym być w tym po prostu gdzieś tam wysoko albo najlepszy po prostu. Taki cel. I wydaje się, że i takie coś mnie motywuje po prostu. No rozumiem, jak najbardziej rozumiem. Mnie też często tak motywowało, w sensie, wiesz, jeżeli w czymś nie mogę być dobry. Jakkolwiek, w sensie, no nie uważam się za dobrego w czymkolwiek, to, to trochę problem, ale nie wiem, jak załóżmy tego nie, no to mówię, kurde, globala by chciało się wbić. Najlepsza ranga, wyżej nie mogę, w sensie mogę oczywiście, jeździć jakieś sportowe ten, ale mówię, nie będę na to tyle czasu poświęcał, ale no, to, super, no, to jest dobre uczucie, fajne uczucie, jak nawet nie jestem teraz top 1 pod względem subów, nawet patrząc na Naruto Content czy coś, ale lubię także, że na przykład. Okej, okay, może ja nie mam najlepszych się na filmiku, ale na przykład miesięczne mam. I teraz to jest wiesz, pod jakimś względem, i tak sobie to czasami też, bo te cyferki potrafią demotywować bardzo mocno I, i sobie tak tłumaczyłem, mówię, hej, tutaj jest tak, 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 i teraz prawdę mówię, okej, okay, jakoś to mi słabo idzie na YouTubie, ale czy na pewno? I teraz mówię, jak patrzę w takim wąskim przedziale, czyli miesięcznym, mówię, o kurde, jakoś tak mało zrobiłem, ale sobie spojrzałem na rok, cały rok, porównań do poprzedniego, mówię, kurde, dwa i, dwa, dwa i pół raza zarobiłem więcej niż w tamtym roku. Mówię, no to, to raczej jest sukces, nie? Na, na, na takim małym przedziale? Niekoniecznie, ale na dużym? wyspoko. spoko. No tak, tak, tak. Mhm. E, dobra, a czy uważasz, że twoje życie ma sens, coś wnosi do świata, czy raczej uważasz się za szarego człowieka, który tam w tym wielkim świecie nic nie znaczy? No to ciekawe pytanie. Ja ogólnie <coughs> mogę Ci podpowiedzieć, że na przykład kolega, czy tam koledzy mówią, że ja mam zawsze manię wyższości. Wiesz, jakby ja próbuję się wyrwać. Nie, nie kurwa, nie cierpię być szalakiem w sensie nie obrażając nikogo. Na przykład ja się uczę tylko dlatego, nie żeby mieć wiedzę albo pójść y, gdzieś tam, bo chcę kimś dostać, tylko po to, żeby mieć szkołę, żeby wiesz, no nie chcę być taki sam jak jakiś kurwa maniek patu, y, z któremu się nie chce i nie ma szkoły. I tylko po to ja chcę mieć szkołę, żeby... No, ja jestem, kurwa, w, ty w tym aspekcie lepszy, wiesz o co chodzi. Jakby, nie wiem, czy to, nazwać, to wyższości, ale mnie to takie coś motywuje do jakiegokolwiek działania. I gdyby tego nie Niektórzy było... Niektórzy powiedzą, to że, to jest, że właśnie ego wyjewało, ale tak naprawdę ja mam bardzo podobnie. Moim, moimi takimi motywacjami głównie było to, że w sensie, ja nadal jestem trochę takim szarym człowiekiem, ale robię coś, czego nie robi większość, chyba, nie? Więc mówię, ja mogę być tam jakimś małym youtuberem w świecie anime, którego bardzo mało osób zna, mm -hmm. ale to dla mnie to jest o tyle ciekawsze, niż chodzenie do pracy, w sensie nic nie ma złego w chodzeniu do pracy, czy bycie właśnie takim szarakiem, jeżeli komuś to wystarcza, ale, no ja bym wolał robić coś takiego, że tak, każdy, nie? każdy jest inny, każdy jest inny i każdy ma tam swoje jakieś ambicje, dlatego, no jedni wolą sobie pracować, mieć spokój, tutaj wiesz, Yy, zawsze dostaniesz tą wypłatę, zawsze po prostu zrobić co będzie trzeba, podobać się to, podobać się nie podoba, To tam kwestia indywidualna. I no, różni są ludzie, to, to, to takie powiązane pytanie. Ja chciałbym coś robić, jakby większego. Tak samo mam właśnie, dalej mam przemyślenia o tym anime, że takie no, ja chciałem coś więcej na tym YouTubie nie tylko mówić o anime w wieku 24 lat, jakby, jakby troszeczkę mnie zaczęło to kuć. Yy, na przykład powiedzmy, yy, pytam mnie ktoś, Hmm, czym się zajmujesz na co dzień? To, to mówię, dobra, to jest to fakt. To jest moje kolejne pytanie, proszę, proszę, no. Tak, i, i, robię, i robię anime na YouTubie. Tak sobie wyobrażam od razu reakcję człowieka. Yy, aha, ok, yy, yy, i dorośni, kurwa. No, ja sobie myślę, kurwa, ja chcę więcej. Coś, coś, muszę coś więcej mieć, nie mogę. Czy to komentary, czy coś na YouTubie, czy właśnie w politykę chcę wejść mocno, gdzieś tam tak, kurwa, realnie, żeby coś, coś, jakiś ślad zostawić, wiesz, co chodzi. No, tak mnie to, to mnie to może być moja droga, która cokolwiek mi się będzie chciało, bo w innej yy, tam mogę tylko leżeć, kurwa, i więcej nie robić. No, muszę coś, bo nie wytrzymał. Mhm. No to dobrze, dobrze. No w sensie, no, yy, no motywacje różne mogą niektórych odpychać, że od to takie czy coś, ale no z drugiej strony to, to nieważne są motywacje w takim znaczeniu moim zdaniem, bo... Ważne, że robisz cokolwiek, a nie właśnie. Siedzisz, jesteś patusem, robisz y, wiele dzieci i siedzisz na zasiłkach. Dla mnie to jest w sensie, oni mają często, jeżeli patrzę pod względem majątkowym, 10 razy lepsze życie ode mnie, ale y, ja, ja bym w czymś takim nie wytrzymał. Ja bym prawdopodobnie, no może nie zabił się, bo miał rodzinę, ale jakbym no, bardzo się ze, ze sobą źle czuł wtedy. No ja, ja bardziej w stronę satysfakcji wolę iść niż, niż właśnie. Jakieś tam osiągnięcie jakiegoś tam celu pieniężnego, czy kupienia sobie czegokolwiek. Ja muszę czuć satysfakcję, że coś tutaj, coś się zmieniło za moją sprawą. Na przykład fandomy to czuję Naruto, ale właśnie czuję, że to jest taki sufit, że ci tam ludzie mi mówią: O, dzięki Tobie zaczęłem oglądać SNK, dzięki Twoim omówieniom. To mówię: Kurwa, coś zmieniłem już. O, dzięki temu zmieniłem zdanie o Boruto, zaczęłem oglądać. I mówię: No, i zajebiście. bo dzięki temu zmieniłem zdanie o Itachim. On jednak nie jest taki silny, on jednak nie jest taki zajebisty, on jednak nie był taki dobry. Jego plan nie był idealny, nie był perfekcyjny. Mówię, no gitara, o to mi chodzi, o to kurwa mi chodzi właśnie. No ale jakby z czasem troszeczkę więcej chcę, jakby teraz chciałbym zmieniać nie tylko o anime, ale też no, grubsze sprawy, chciałbym mówić, chciałbym mówić o grubszych sprawach, ale zobaczymy jak to będzie. Najpierw teraz ja chcę wyzdrowieć, żeby mieć jasny, jasny umysł całkowicie. Mm -hmm. Mówiłeś o, że na studiach znowu jesteś, tak, a yy, W tej tam, chwili już, nie? Wiadomo, aha, w tej chwili już nie. Anime Ale content i, i praca jeszcze, tak? Czy, czy przez tą chorobę już nie za bardzo? Póki co tak. Yy, no ja jakby teraz wszystko praktycznie zdalnie mam, to jeżeli mnie wezwie, jeżeli potrzeba, to jestem, tak teraz powiem. Yy, od kilku miesięcy praktycznie nie robię, yy, szczególnie że właśnie mam yy, gdzieś tam te problemy z tym karkiem, z tym rdzeniem. I tak dalej, i tak dalej. No, będę dopiero wracał. Myślałem, że od marca. Zobaczymy, czy od marca. Wtedy na pewno będę mieć czas na YouTube. Wtedy będę musiał to przemyśleć bardziej, w którą stronę pójść. Bo wtedy już nie będzie miejsca, żeby zrobić Naruto, SNK, Blitza komentarze League of Będzie trzeba coś wybrać. Ja, jak pracowałem bardzo, bardzo dużo. Nieraz było tak, że o 20.00 szedłem tam do biura. Yy, gdzieś tam do czwartej, piątej, a potem o siódmej znowu, rozumiesz? Dwie godziny później zostałem wzywany, i znowu do dwunastej siedziałem po południu od siódmej rano i wracałem do domu i trzeba umówienie zrobić. No to ja tak miałem, że nie 3 trzy godziny śpię, staję krew mi z dosaleci, a ja ogólnie jestem odpornościowo tragicznie słaby. Jestem yy, cienki, taki że tak powiem. Kiedyś jak dużo grałem w piłkę i tak dalej, no to byłem odporny, ale jak zacząłem siedzieć na komputerze i tak dalej No to moja odporność i organizm już podupadały na zrewno. No to tutaj gdzieś krew z nosa, tu gdzieś idę do kibla kurwa, mi się zaczyna kręcić w głowie, ledwo stoję, muszę się trzymać ściany I yy, takie rzeczy miałem, dlatego przeszedłem na zdalne I myślę sobie, dobra, przejdę na zdalne całkowicie, dogadam się z szefikiem I zacznę sobie mocniej ten YouTube, odpocznę sobie No i do tej pory tak odpoczywam no, Czy to odpoczynkiem teraz nazwę, to jeszcze nie wiem Przez to wszystko ale zobaczymy jak, będzie. zobaczymy jak będzie, Na pewno nie mogę takiego czegoś powtórzyć, że będę się niszczył, nie będę jadł, będzie mi krew z dosa, będę mi się kręcić w głowę, takich rzeczy nie chcę doprowadzić. No zmiany to nie, 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 nie należy do najprostszych, trzeba się czas, czasami zmuszać. Ale y, czy, czy masz jakieś ulubione anime, takie jednoznacznie? Jednoznacznie, ja bym podzielił to na sezonówki i tasiemce, ponieważ nie chcę porównywać tasiemców do sezonówek. Sezonówki mają czas, mają więcej czasu, mają czas na przemyślenie, na realizację. mają się raz do roku, raz na kilka miesięcy, więc. Attack on Titan jest najlepsza sezonówka dla mnie, ale teraz może tak być. Ja teraz oglądam Atakon Titan, teraz co tydzień wychodzi. No to wiesz, mogę być hypowany, tego jest sporo. Jakiś Dark Tan Black, yy, gdzieś tam Kodgis, Death Note. Ale jeżeli na tą chwilę mnie pytasz, na tą chwilę ci odpowiem yy, Shingeki no Kyojin AKA, taką Titan, a, a na spokojnie mogę powiedzieć, że Naruto z, z tych wszystkich tych ogólnie rałaczowałem sobie. Ile razy rałaczowałem? Pomyślałem sobie tak o, ile razy rałaczowałem Boruto, a ile inne tasiemce? Oglądałem Bleacha, One Piece, yy, Fairy Taila, coś tam jeszcze, no i nawet, nawet yy, tego Hadricks Hunter, Hunter i te główne przewodzące tasiemce, i tylko jednego. Ja mam takie coś, że jak mi się nudzi, no to daję na prędkość 1,5-2, albo przewijam po prostu strzałką i patrzę po prostu, co mówią. W Naruto mi się to nigdy, przenigdy nie zdarzyło, a nawet w anime jakim, jak Hunter x Hunter czy Bleach potrafiłem po prostu skipować całe odcinki, bo mnie to bardzo nudziło, więc yy, plus nostalgia, więc z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Naruto jest najlepszą, yy, najlepszym tasiemcem według mnie by far. Nic, żadna, że anime mnie tak nie ciekawiło, jak to. Według mnie większość Poza te Naruto też oczywiście ma jakieś tam zapychacze Nie chodzi mi o filary, tylko zapychające odcinki jakieś nudne dialogi i tak dalej. Ale takie anime jak One Piece, takie anime jak Hunter X Hunter robią to. Nie, dobra, nie porównujmy. Hunter X Hunter nie robi tego aż tak, ale taki One Piece, kurwa, ile tam jest niepotrzebnych rzeczy. Tak tylko, żeby odcinek potrwał 20 minut, jakby specjalnie, jakby, jakby widzisz to, że Pokazują ci na przykład niebo przez 10 sekund, tak, o tak. Albo tutaj gdzieś tam drzewko, gdzieś 10 sekund, tylko po to, żeby wypełnić ten odcinek, to jest takie nudne. Ja rozumiem, ja lubię One Piece, ja uwielbiam One Piece, a. jestem praktycznie na bieżąco, ale no jak ktoś mi powie, że nie, One Piece jest zarobiście ciekawy, ja mogę go omawiać co tydzień, no powodzenia. No, przynajmniej, powiedzmy, okej, okay, nie? No i którzy lubią. Tak, tak. W sensie Mugi o tym mówił, bo sobie te same, te same rzeczy przytaczał, że, że jest strasznie, strasznie wydłużany i to jest. To jest wielki no. minusy. Jak ja bym miał omawiać odcinki One Piece co tydzień, Jezus Maria, bym się męczył. Naprawdę bym się męczył, bo jak ja, naprawdę, ja też lubię One Piece. A. Ja w tej chwili jestem bardzo zajadany One Piece niż Naruto. Naruto dawno się skończył. O One Piece dzieją się fajne rzeczy. Jak ja miał omawiać ten nowy odcinek, tym po prostu się męczył. No i nie chciałoby mi się. Już bym coś o Boruto powiedzieć o kanonie, gdzie mimo tego, że jest nudno, to naprawdę coś tam się na ekranie dzieje. A One Piece jest bardzo kurwa powtarzalny. Czy tego ktoś chce, czy nie. Może sobie jakiś tam wielki fan mówić, że nie. No, mnie to nie interesuje zbytnio, inna opinia. Tak, swoje. no ale trzeba spojrzeć na to, że prawdopodobnie osoby, które nagrywają, znaczy głowią fiper szmugi, to oni bardzo mocno się angażowali, angażują w One piece no to z drugiej strony oni mają takie do nas podejście, nie? że oni by nie byli w stanie robić o Naruto. Piecze, piecze dupka, nie piecze dupka, tak. co? Piecze dupka o Naruto polepszy. No dobra, lecimy dalej. <laughs> dobra. Yy, jaki masz stosunek do szefa? Uważasz, że jest potrzebny? Gdyby nie on, to byś nic nie robił? A może wręcz przeciwnie, nie cierpisz, jakby, jakby, że ktoś jest nad tobą i, i, i musisz to jakoś zdzierżyć? Bardzo dobry przykład. Już to, co znowu powiązane pytania, to co mówiłem. Ja ani jestem nieodpowiedzialny, ani systematyczny. Jeżeli nie byłoby nade mną nikogo, to bym robił bardzo mało rzeczy. Tak, jak w tej chwili, w tej dokładnie chwili, przez trzy miesiące powinienem. Robić wiele więcej, w różnych kierunkach Nie robię nic, tylko dlatego, że Ja sam o tym decyduję, I gdybym Musiał, gdybym miał znowu normalną Dzienną pracę, że gościu do mnie dzwoni Mówi, dawaj, przyjdź, tu musimy zrobić Przetarg, idę, ja nie mam wyjścia Muszę iść, i jakby Nie mam potrzeby się motywować, idę mam I muszę, ale jak ja Sam o sobie decyduję, no to nie mam czegoś takiego Muszę, ponieważ nic mnie nie zmusza do tego Nie mam sytuacji finansowej złej Żeby mnie do tego coś zmuszało i jeżeli nie mam motywacji ani przymusu finansowego, no to po prostu zazwyczaj tego nie zrobię. Odpalę League of Legends, będę siedział, słuchał muzyki, albo będę gdzieś z kolegą chodził, gadał tam z koleżanką i na tym się skończy. Dlatego uważam, że szef jest bardzo potrzebny dla niektórych ludzi. Niektórzy ludzie są bardzo dobrze zorganizowani. Uważam, że Ty jesteś dobrze zorganizowany gdzieś tam zawsze czasowo, czy tam na ani Przynajmniej bardziej ode mnie na pewno, bo tak mi się wydaje, bo gdzieś tam jak jest podcast, to Ty jesteś, jest. Y mówisz, że będzie film, jest ten film, nie ma takiego czegoś, a, nie chciało mi się, czy coś tam, ja tegoś, tegoś, tegoś takiego u Ciebie nie widziałem, yy, no tak, kurde, uważam, że musisz być ułożony, no, nie, masz dziecko, yy, ten YouTube prowadzi przez 7 lat, nie, nie widzi mi się to, nie, by, ja bym nie dał rad. ja już po roku, półtora roku robię tego YouTube'a, ja już zdycham yy, z, z tej systematyczności, yy, dlatego, no, ja powinienem się wziąć za siebie bardziej, jeszcze jak miałem dziewczynę, no to, to no ona mnie zmuszała, była moim szefem. I często, wiesz, głupie posprzątanie, no to musiała mi powiedzieć: no dawaj, kurwa, dawaj, no zrób to. No to dobra, dobra. A jak jestem sam, no to to już wygląda zgoła inaczej. Jak już nie ma talerza, to dopiero zaczynasz myć, tak? Tak, dokładnie tak. Ja, ja to celowo zrobiłem pod siebie, że mam jeden talerz, jeden kubek, jeden widelec. Inaczej miałbym zapierdolony cały zlew. To jest, no i tak co brudne leży. Dosyć... Tak, to ja ci I... powiem tak, bo uważasz mi za zorganizowanego i mm, też mówiłeś w swoim filmiku propos właśnie dlaczego odszedłeś się z animadii, jakim jesteś człowiekiem pod tym względem i ja... Y ja bym się podpisał pod tym znowu, tylko że bo powiedziałeś tam, że nie da się tego wypracować, takiej systematyczności. A to nie jest prawda, że jesteś za stary i tak dalej. To jest kwestia, to... chce mi się, nie chce Aha. mi się, bo ja cię wytłumaczę tylko, sorry, no. że jak ja zrezygnowałem z pracy, to był mój naj... jeden z największych problemów, że jestem sobie szefem i w tym przypadku tak, ja. Tak naprawdę trochę można powiedzieć, zrezygnowałem, bo miałem szefa. Nie lubię. Nie lubię jak ktoś na denuncie stoi pod takim względem. No, chyba że to jest właśnie tak, jak gadaliśmy z, z Mugim i, i Bułką, że to jest jakiś mentor, który rzeczywiście daje mi jakąś wiedzę, a nie jakiś tempak po prostu, który no tak bym nazwał, jeżeli słuchasz, pozdrawiam. No to... I, 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 i tak. I największym dla problemem było właśnie coś takiego, że okej, okay, ja jestem sobie sam szefem, to ja muszę pracować. I yy... Miałem z tym największy problem na początku. Później, można powiedzieć, przepracowywałem się, ale to też było tak, że siedziałem np. Na, na kompie 13 godzin, ale ja z tego coś tam pociułałem troszeczkę. Nadal mm -hmm. mam tak, że ja też sobie wybieram rzeczy, które chcę robić, dlatego mam dużo rzeczy. W sensie mam YouTube, mam grę, media no to tam w tym momencie ona martwa, ale, ale to już nieważne. Jakieś tam pierdoły, za każdym razem jest... Dużo rzeczy, które mogę się zabrać, i zależy od tego, jaki mam humorek, jak to się za to biorę po prostu. Yy, więc te teraz doszło do tego, że praktycznie jak siedzę, to pracuję i nie mam czasu. I to właśnie przeszło z takiego, że A, robię co chcę, kiedy chcę. Do takiego cza yy, miejsca, że robię za dużo. Yy, w drugą stronę powinienem przejść. nie? Ze skrajność w skrajność. I. Yy, ja pod niektórymi względami byłem zawsze. Yy, Systematyczny, bo nieważne czy miałem 5 subów, czy, czy miałem 1000, czy mam 50, to zawsze jak powiedziałem sobie: hej, ten odcinek ma być w ten dzień, to on będzie, nie? Chyba, że naprawdę coś się wydarzy, to wtedy powiem. Na takiej zasadzie to działa, ale ja też się zmuszam i nie patrzę na swój humor, jeżeli to musi być zrobione. Podam Ci przykład: tydzień temu. Miałem filmik zrobić do piątku, bo teraz tak ustawiłem, że od poniedziałku do piątku mam pracować, a jeszcze w weekend narzeczona jechała do, na, na studia i ja musiałem z synem zostać. I wiedziałem, że przez weekend nic nie ruszę. I tak, poniedziałek, napisałem sobie scenariusz, nagrałem scenariusz. Wtorek, miałem słaby humor, zacząłem robić rzeczy, które nie przeszkadzały w których humor nie miał znaczenia. Jakieś tam yy, yy, grafikę do, do, yy, do gierki, nie? Gdzieś tam poprzesuwałem takie pierdoły. Środa już miałem lepszy humor, zacząłem montować. Czwartek się spiąłem do końca zmontowałem, nie? Yy, więc to jest takie to jest do wypracowania, ale to nie jest takie bardzo łatwe, nie? No no, no, ja to rozumiem, właśnie YouTube mi pomógł w tej systematyczności, szczególnie, że nad sobą ja sobą opieczę. Miałem, no to jak mówię, przez półtora roku naprawdę i, trzymają się też tak samo, wiesz, nieraz się zmuszałem, raz nie. Zależy też jak mi się odcinek podobał. Wiadomo jak tam się czujesz, jeżeli bo jeszcze to na ostatnią chwilę zostawią, no to jakby nie możesz potem wybrać sobie tego i, humoru, czy wiesz o co chodzi. I po prostu jeśli nadchodzi czas, to musisz to już zrobić, nieważne jak jest. No i tak zazwyczaj jest, zazwyczaj to tak działa sobie dalej, ale no, ostatni czas po prostu jest jeszcze gorzej, no myślę, że jest to do wypracowania. Mi się daje, że wiesz, ja nie powiedziałem tego, że nie da się tego wypracować, bo ja już po prostu... I, po prostu powiedziałem, z tego co pamiętam to, że ja już tak jestem i ja nie chcę być tak, inny. że jesteś już taki za, star, za stary nie, 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 to nie o to żeby chodziło. to zmieniać, coś takiego nie, nie. mi się zdawało nie, nie to, to, to raczej tak nie powiedziałem wydaje mi się, że mi chodziło, że ja już po prostu tak jestem, tak już jest i tak będzie, bo dlatego, że ja nie chcę tego zmienić mi tak jest wygodnie, tak dokładnie powiedziałem bo ja tak sądzę, więc myślę, naprawdę tak powiedziałem bo myślę, że tam szczery byłem w miarę, więc yy, po prostu mi jest tak wygodnie ja widzę, że wiadomo, to nie jest dobre. Jakby, kurwa. Ja mogłabym wiele więcej rzeczy lepszych robić, gdybym się ogarnął troszeczkę bardziej. Ale mi tak jest wygodnie, mi tak jest dobrze. Dlatego ja nie chcę tego zmieniać. Mógłbym to zmieniać, mógłbym się, zmie mógłbym się zmuszać. Może po jakimś czasie by to jakoś zaprocentowało. Jakby nie kwestionuję tego, że jest to do wypracowania. To wszystko jest do wypracowania. Wszystko jest do wypracowania. I mógłbym to wypracować. Może w końcu będę zmuszony się za to zabrać. W końcu, no, jakby, w końcu, w końcu będę, w końcu jakiś bodziec na pewno przyjdzie. Wiesz, ja mam, mam 24 lata i jakby już powoli nadchodzi czas, w którym <laughs> powinienem zebrać te sprawy wszystkie i robić je tak, jak, robić to wszystko jak, tak, jak powinno się robić. Dobra. to teraz podczas twojej wypowiedzi i tak dalej mówisz, że nie chce ci się na ten moment zmieniać i tak dalej. Wpadł mi taki pomysł, który nigdy chyba w życiu bym nie wpadł, ale czy nie myślałeś o Zatrudnieniu menedżera, W sensie to brzmi bardzo śmiesznie, jeszcze przy takiej wielkości kanału, ale jeżeli uważasz, że szef jest potrzebny i fajnie, jakby ci ktoś tak cisnął, to czy nie da, byłoby ma... to dobrym <toczyk> rozwiązaniem. Mam, mam taką osobę nawet, mam taką osobę nawet. Mój kolega, mój moderator. To tak wiesz, no 20 też. Tam w każdy mój moderator jest tam 20 plus, że takich brałem odpowiedzialnych ludzi, nie też nie przez kwestię wieku. No też, też miałem 14-latkę, która była moderatorką i też była w porządku i była odpowiedzialna, ale no. Ten moderator akurat, jeżeli wie, jeżeli mu powiem właśnie, że potrzebuje takiego czegoś, no to on mnie, on mnie właśnie goni często, ale jak widzi właśnie teraz, że ja mam jakieś problemy, że tutaj ze zdrowiem i tak dalej, no to teraz na razie jest cicho, ale on jest właśnie taką osobą, która mówi, która mnie gdzieś tam popędza Ja rzeczywiście potrzebuje takiej osoby, to nie jest menadżer, to jest kolega, ale... Można go jakoś podciągnąć? Myślę, że jeżeli bym mu napisał, żeby właśnie taką rolę, no, taką stricte rolę yy, sprawował, czy to on, czy to moja koleżanka, czy to, czy to właśnie ta, taka osoba, która, no, powiedzmy, że zajmowałaby się tym z takim sknocaniem tych wszystkich spraw do kupy, podzieleniem mi tych obowiązków i powiedzajem, o tej, tej godzinie ma zrobić to, tutaj ta ma zrobić to, trzeba ma, ma zrobić to. ja też to było dobre z takiego względu, że nie traktowałbym tej osoby jako szefa, tylko jako pomocy do ogarnięcia pizdy. Więc yy, szczerze w sumie zaświtało mi w głowie coś jak mi to powiedziałeś. Bo ja potrzebuję <trybuję> osoby, która mi powie, która mi uświadomi, że kurwa, co ty odpierdolasz, Zacznij ruszyć pizzy. Ja zazwyczaj sam tak do siebie mówię. Yy, centralnie, po prostu tak do siebie mówię. Yy, to troszeczkę, ale jakby ktoś mi to powiedział po prostu. No to to już inaczej wygląda No ale zazwyczaj Ja jestem taką y, z taką osobą, że Nie wiem jak to powiedzieć, ja zawsze byłem taki do przodu Taki wiesz, taki gdzieś tam y, Czy to w szkole, czy gdzieś tam wie, Zawsze przewodniczący, zawsze lider, zawsze ja miałem ten głos Jakby, wiesz co chodzi Nikt mi nigdy nie powiedział, ty masz to zrobić Tylko zazwyczaj ja to mówiłem I Jakby no, mam kolegów tych i tak dalej, to oni mnie uważają Za kogoś lepszego, wiesz co chodzi Jakby mi nie powiedzą mi, y, że Ej, ty musisz to zrobić, kurwa weź się Rzadko, jakby mało kto staje mi takie coś powiedzieć, bo jakby, nie wiem, uważają, że ja jestem ogarnięty, że ja wiem lepiej, i to też się taka osoba rzeczywiście. No właśnie, tylko w głowie. Widzisz, nie wiem, czy osoba jako znajoma jest. Nie znam cię aż tak dobrze prywatnie. Czy znajoma osoba byłaby dobrym rozwiązaniem, która miałaby cię cisnąć, czy nie byłoby takiego momentu, gdzie ty powiesz. Ja nie chcę tego, wypierdalaj po prostu i przez to zepsujecie sobie kontakt. Czy nie, nie w takim wypadku nie jest lepsza osoba właśnie taka nieznajoma, która na topiu stoi, sto, nie wiem czy płacisz, nie płacisz, nieważne, ale która będziecie jechać po prostu, nie? Bo yy, ja na przykład miałem, miałem bardzo podobną sytuację z Tuśkiem, gdzie on mnie wręcz trochę poprosił, żebym ja go... Cisnął, jak y, montuje, bo on mówi y, No dajesz mi tam tydzień na zmontowanie A ja tak, poniedziałek nic nie robię Wtorek nic nie robię, środa nic nie robię, czwartek No coś tam ruszę, piątek coś tam zrobię i w sobotę wszystko Dorypię, a mógłbyś mnie cisnąć i codziennie bym Coś robił, nie? Więc niektórym osobom Jest coś takiego potrzebne Dokładnie, tak mi się wydaje, że niektórym Osobom jest potrzebna taka piecza po prostu Szczerze mówiąc, ja, ja jestem taką osobą <laughs> Bo powiem ci tak, jeżeli y, Zdarza się sytuacja, że y, y, Natalka, moja narzeczona, y, wraz z dzieckiem Jadą do na przykład jej mamy, nie ich nie ma cztery dni, to ja się dużo bardziej opierdalam, niż jak oni są. No, 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 to tak samo, wiesz, no, ja z dziewczyną byłem, no, <laughs> jak byłem, jak byłem, byłem tam yy, z nią, no to też bym wiele, wiele rzeczy w tym domu nie robił i wiele rzeczy bym też nie ogarnął, że gdzieś to trzeba załatwić, gdzie bym nie poszedł, gdzieś tam, wiesz, ma gdzieś do lekarza, jestem chory, nie pójdę do lekarza, bo dopiero chyba jak, chyba jak będę zdychał, tak samo teraz Ta, było, to już nie? nawet nie chodzi o to, że ona mnie ciśnie, czy coś, nie, ona w ogóle nie ma żadnego, jakby... ...impaktu na to, że, że wiesz, mówi oj, zrób to, 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 tylko ja sam z siebie, głupio mi, że marnuję czas wtedy. No, no, rozumiem, no wiesz, tutaj, te, teraz ostatnio doszło do tego, na no, ja na musiałem jechać z tym, bo ja nie, nie chciałem nigdzie iść, żadnego lekarza, wiesz. I straciłem, straciłem, równowagę, gdzieś tam, wiesz, gorączka, kręcenie się w głowie, bo to zapalenie rdzenia kręgowego, więc wszystko, wszystko ci siedzi. Nie mogłem chodzić, nie mogłem do kibla wstać sam, nie mogłem zacisnąć zębów, no, dużo nieprzyjemnych rzeczy. I ja dalej nie chciałem nigdzie iść do lekarza. Tylko leżałem i wiesz, czy brat przyjeżdżał, to wiecie, na, na pokotowie gdzieś tam pojechałem dopiero wtedy się zabrałem i zacząłem się bać. Bo jakbym się nie bał, to bym po prostu zdychał. Zdychałbym sobie po prostu. Dlatego, no, ja to już no, bardzo skrajnie, bardzo skrajnie, niebezpiecznie jestem w taką stronę nastawiony. I to, co mówiłeś o tym że ja bym nie potrafił zaufać. Ja muszę. Szanować taką osobę, żeby ktoś mi powiedział Weź się w garść i żebym wiedział, że on też Takie coś robi, Wiesz, bo jak ktoś się opierdala I ma tylko taką pracę, no ty weź się tam Kurwa idź, ja idę teraz y, Opierdalać cię, ty idź tam zapierdalaj to mówię, Kurwa, ale kim ty jesteś, co ty robisz W sensie, musiałbym mieć taki osoby Szacunek, musiałbym wiedzieć, że ta osoba y, Też jest takim Takim właśnie, do, takim wzorem Jakby też robi dużo, jakby jest Bardzo poukładany y, I tak dalej, i tak dalej, taka osoba Mi jest potrzebna, żebym ja wiedział no, chłop pokazuje, że to co mówi jest racją. A nie wiesz, że ja zatrudnię sobie jakoś na gerach, nie znam go. I on, ja mu płacę albo coś mu powiem, to on, to on będzie po prostu pisał mi to, co ja mu powiem. Ani trochę mnie to nie zmotywuje, bo będę wiedział, że on to robi dlatego, że ja tego chcę, a nie dlatego, że to naprawdę jest potrzebne. Dlatego potrzebowałbym, żeby to był bliski znajomy, którego szanuję, który naprawdę wykonuje swoje obowiązki jak trzeba. I wtedy to miałoby szansę się udać i pomyślę nad tym. Mama dzisiaj kartę pułapkę. Będę swoim tak. No i, I teraz karta pułapka. Mówisz nie? To ja mówię, no i chuj, nie szanuję, nie robimy dramy. Mówisz Dramat... tak? Nie zgadzam się, bo mi się nie chciałoby. Dramy zawsze spoko. Dramy zawsze spoko. Ja ostatnio wzniecam dymy. Gdzieś tu stream ostatnio odpaliłem z wyzywania ludzi na grupce, Boruto, Ale niech oni nie biorą tego do siebie. W sensie, no ja sobie lubię gdzieś tam y, wzniecić dymy, żeby było ciekawie. Ale to nie znaczy, że obrażam was za jakąś bajkę, która mnie. I, dobra, już nie będę tak gadał. No, kurwa, to jest bajka, to jest anime. Jakby nie mam was prywatnie, jeżeli ktokolwiek z was to ogląda. No to nie ja, ja będę mówił, że jesteście debilami, nie, bo nimi nie macie racji. Ale to nie znaczy, że i bym was zobaczył, to bym wam na jebo. <grym> Raczej, Raczej bym jeszcze przyjął piąteczkę i siema, kurwa, co tam? Yy, fajnie tam się wyzywaliśmy Tylko, tylko tyle bym powiedział co, co najwyżej. Ktoś to odebrał w taki sposób agresywny Ktoś, ktoś myśli, że ja się spłakuję, że kogoś tam wyzywam, no to jest przesady, kurwa, ja, to jest przesady, po prostu. No co innego na YouTube, co innego w życiu. Eee, dobra, a gdzie, gdzie jesteś bardziej sobą? Na YouTubie, wśród rodziny, partnerki, czy może tak sam ze sobą? W sensie taką, mi o szczerość, że tak jak mówisz, że ciśniesz, 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 w realu trochę inaczej by to wyglądało, a, a, a gdzie, gdzie byś był? Na YouTube na pewno, to można mnie odebrać całkowicie inaczej. Nawet na tym podcaście można mnie całkiem inaczej odebrać, niż nawet jeszcze normalnie. Chociaż tutaj jestem w miarę szczery, to i tak to inaczej jest ze mną. To jest, to jest mi się wydaje, to jest przyłącznik. Ja się po prostu dopasowuję. Jak gadam z osobą X, no to wiesz, tak chyba to normalne mi się wydaje, w miarę jest. To jest normalne. No to te maski całe zagadali w, w, w tym, w, na języku polskim czy coś. no Każdy ma jakąś maskę przed inną osobą, inną mm. zagładał, wiadomo. Chodzi mi o bardziej. Gdzie jesteś no najprawdziwszy, to prawdopodobnie sam ze sobą, bo no, chyba nie tak, czy znaczy mi się wydaje, że. Z dziewczyną byłem 7 lat, tak? No to mi się wydaje, że tam już byłem no. taki, w chuj sobą, w chuj sobą, yy, tak, doszczętnie. No i to wiadomo, sam, sam przed sobą udawać nie mogę, chociaż pewnie się da. Yy, właśnie takiej się bańce da. i kurwa wiesz, mówić, o, jestem zajebisty, ale jestem najlepszy, a w rzeczywistości jesteś głównym. Albo z drugiej strony jesteś głównym, a tak naprawdę nie jest tak źle. No to różnie może być. Wydaje mi się, że przed sobą jestem w miarę szczery I tak przed kolegami to tak, to nie, to nie, to myślę, że jest dużo takich masek raczej dzisiaj na live, raczej taki nie jestem musiałbym naprawdę mieć długą znajomość Irl z osobą, żeby ta ogarnęła osoba, że a ty taki jesteś, tu taki, taki, taki. Raczej to mnie tylko tak w 100%, w tej chwili to mnie tylko bracia znają w takiej 100% stronie bym powiedział Chociaż z nimi aż tak też kontaktu teraz nie mam. A takiej, takiej osoby, ja dużo z kontaktów zerwałem y, ostatnimi laty. No, bardzo bardzo, bardzo tą dziewczynę, nie? Jak masz dziewczynę, no to, a pochój mi koledzy. To zerwałem wiele, wiele długich kontaktów, wieloletnich kontaktów. Też nie czułem potrzeby trzymania jakichkolwiek kontaktów. A ja raczej gdzieś tam, y, ja to sobie w ligue Legend, tu gdzieś z dziewczyną bardziej takie coś, nie? Y, nie nie interesowałem dłuższe kontakty. Teraz na pewno, na pewno mi się przydało, bo dziewczyny nie ma I właśnie potrzeba, kurwa, żeby miał ogarnąć. Ale no, zobaczymy jak to będzie mm -hmm. eee, Mhm, a jaki masz stosunek tak do widzów? Kim dla ciebie są jako widzowie? Cyferkami, czy może realnymi osobami? Ja swoich widzów yy, lubię pod tym względem, ja mam swoją społeczność yy, Na tym Discordzie się po prostu z ludźmi tam w miarę dogaduję, tak jak mówiłem Oni tam mają, a ja, to ma 13 lat tu ma 15 lat, różnie się zachowują. A ci co się spoko zachowują, no to ja ich uznaję za takich znajomych po prostu, takich z znajomych z Discorda. Jakby. Nie, to nie jest tylko dla mnie taki, że widz, że on ogląda mnie. Nie? A na taki, taki z YouTube'a też, który mi często piszą komentarze. Gdzie często z nimi im odpowiadam i pisze. Jakby nigdy nie, nie traktowałem tego jako liczba, nie wydaje mi się. To też jest różnie. Jeżeli masz tylko YouTube'a i jakby, nie wiem, daję im serduszka i piszesz, o fajnie, e, coś tam, coś tam, coś tam, no to rzeczywiście to dla ciebie taka statystyka yy, dla takiego twórcy, no bo nie masz z nimi takiego otwartego kontaktu, a jeżeli masz live'y, jeżeli wiesz, na, no masz, Ja mam Instagrama, Discorda, Twittera, di yy, na, na YouTubie, gdzieś tam na społeczności, gdzieś tam na live'ach, gdzieś tam drugi kanał mam, więc mam kontakt z nimi. Gdzieś tam robiłem Story z omówień też, dodatkowe tam Gdzieś tam też oni mi, mi odpowiadali Też nigdy nie traktowałem raczej tego jako statystyka I też mnie to dziwi, że... Czyli znaczy, nie dziwi, nie dziwi mnie to Ale nie lubię jak ludzie traktują mnie jako O wow, Nekon napisał coś, wow, ja pierdolę To takie, ne. Tak mnie... no ja lubię, dziwne to jest po prostu to to jest e, ciekawe, bo dla mnie na przykład większość jest statystyką, bo w ogóle z większością kontaktu nie mam. Ale tak jak powiedziałeś, jak się gada z kimś na live, gdzieś tam piszą Discordy czy coś. No ja też takich ludzi uważam za, za nawet nie widzę. No takich ziomków, nie? Ale, ale ten, bo kiedyś powiedziałem, że a, mam widzów y, większość widzów w dupie, ja się potem dalej podpisuję, bo ja w ogóle większość ludzi mam w dupie, nie? W sumie obchodzi jakiś typ, który mnie mija na chodniku. Tak samo gościu, który... Które nie zostawia komentarza, którego w ogóle nie znam, jest po prostu. Tam cyfrą, więc nie obchodzi mnie co tam. Wiesz, o, 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 oglądasz, podoba się spoko, ale tu nie masz żadnych większych uczuć do tego. Tak, ogólnie wiele, wiele ludzi, tych szczególnie z Animedii źle odbiera, odbiera swoje słowa, oni nie rozumieją tego, że ty mówisz na przykład, że masz w dupie widzów, ale to nie do końca o to chodzi, że. Plujesz im na pysk, kurwa, wyjebane, czy oni zostają czy coś, po prostu ty ich nie znasz, jakby no, siłą rzeczy są dla ciebie statystyką, no bo jak nie mają być, nie znasz ich, nigdy nie mają z nimi żadne, żadnego związku, więc w takim, jakby, mienie ich, mienie ich w dupę w dupie, no to to jest trochę duże słowo, bym powiedział, ale raczej nie interesują cię ich życia bar za bardzo, ale to jest normalne, jakby mi się wydaje, że raczej każdy tak mamy, też raczej nie interesują życia tam jakiegoś chłopa, co mi napisze komentarz. Ale no, jest widzem, nie? Jakby z <laughs> rzeczy no nie będę się o niego troszczył i pytał się: Co tam u ciebie? Jak tam życie? Dobrze się czujesz? Nie będę. I takie mo można powiedzieć, że. Źle to powiedziałem, no? Można powiedzieć teoretycznie, że mam go, mam go w dupie, ale to nie jest tak, że kurwa, zjadłem. To nie jest takie, że zjadłem. Po prostu. No nie interesuje mnie siłą rzeczy ten człowiek i wydaje mi się, że ty takie coś chcesz przekazać, a inni myślą, że wiesz tam z ci kurwa pseudomądrzy ludzie, którzy uważają się za nie wiadomo kogo y, za tej anime, szczególnie widzowie tej anime, No nie wiem, ludzie są tak odklejeni kurwa. No ja, ja kocham takie coś, jak ludzie mówią do kogoś odklejony, będąc, pisząc i mówiąc takie rzeczy. No to wiesz, przekręcają to tak jakby, żeby im pasowało i mówią, że ty po prostu nienawidzić tych widzów. A, spierdalajcie, wpluję wam na mordę. Możecie mnie oglądać, możecie tak. mnie nie oglądać. Nie do końca taki to przekaz zdrowie. jest. <laughs> no, znaczy, nie... wiesz, ja być może też źle to powiedziałem i po prostu tak to wybrzmiało. Nie wiem, moja wina może, Mogło tak wybrzmieć, tak, rzeczywiście mogło tak wybrzmieć, ale ja to rozumiem inaczej. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego przez to, że po prostu nie cierpisz ich, kurwa, niezawistny jestem. Nie no, to... dla mnie, dla mnie yy, tak ja traktuję yy, widza na równi, w sensie takiego, powiedzmy, jesteś Oglądasz mój kanał, Nie znam cię pod żadnym skrótem. Nawet jak dostaję, dodajesz jakiś komentarz, ale ja go po prostu, no nie wiem, nie zapamiętam czy coś, nie, nie kojarzę Twojego Niku. Yy, no to dla mnie jesteś no, tak samo ważny jak każda inna randomowa osoba, której nie znam. Wcale. No tak samo, w sensie jesteś samo istotny. tak samo tak, mm. tak, tak. Czyli pod takim względem mam i w dupie, bo mam tak w dupie prawdopodobnie jakieś 7 miliardów osób, nie? Bo nie znam, nie obchodzi mnie, co się stanie z, z Jankiem, czy ktoś. No szczerze mówiąc, ja jestem tak mało empatyczny, że jak ktoś, nie wiem, mówi mi ej, a o sąsiad sąsiadki, koleżanki umarł. i mówię. Okej. Okay. No, no, no i no nie, nie znam typa, nie, nie wiem kim jesteś. No, ja jestem nie... tak bardzo y, y, apatyczny, no. Jakby no, nikomu też źle nie życzaj, jest jakby no szkoda, ale co mnie to obchodzi? No, i ludzie umierają dokładnie, w taki dokładnie. sposób, nie? No to, to, to jest 100% zrozumiałe, a niektórzy ludzie rozumieją to na wyrost. No dobra, lecimy dalej. Tak, bo jest też kwestia tego, że no wiesz, każdy znowu jest inny, ale mnie też boli, bo tam później będę miał jakieś pytanie o, o funkcję, co byś zmienił na przykład w YouTubie, tylko. Y że, że tak wiesz, y, tr trzeba całować widzę, klepać go po pleckach. To, no nie trzeba, ale dużo co tak robić dla mnie, obrzydza mnie to wręcz. Więc y, czemu by nie robić tego w drugą stronę? Ja teraz będę mówił, że pluję na widzu, bo znaczy nie pluję, tylko mam w dupie ich. No tak ironicznie mówiąc, nie? Bardziej niż ten. No tak samo na początku wiesz, tak. Pierwsze te komentarze, to taki, wiesz, szacunek masz, kurwa, coś do mnie napisał, yy, komentarz mi ktoś dał, ale zajmie się, siema, zaczyna wiadomość świadomość jak list, kurwa. Dzień dobry widzu, dzisiaj chciałem ci odpowiedzieć tak oficjalnie i tak dalej, bo tak szalujesz to, tak? jak, jak potem z czasem masz tam, wiesz, 300, 400, 600 komentarzy, z tego 90% to siema, pierwszy xdxd, XD, yy, nekon zjebie, nekon śmieciu, no to aż tak to już nie, nie szalujesz tego wszystkiego, że tak powiem, odbierasz to troszeczkę inaczej. I to, też mi się wydaje, że to jest normalne. No to wtedy nawet się dystansujesz do osób, które piszą ci nawet pozytywne rzeczy, albo z którymi się zgadzasz. Ja odpisuję na dużo mm. komentarzy akurat, poza najnowszymi filmikami, ale też tak dystansujesz się. Ktoś pisze, że się zgadzam, no spoko, nie? Ale mm -hmm. co z tego jakby? No Jeżeli szale, to jest. Szale. Ale są, są takie niki, konkretne osoby, które kojarzę i są takie, które się ze mną nie zgadzają, są takie, które tylko się zgadzają, są takie i takie, które nie zgadzają. No i spoko. Ale wiesz, jak jest irytujący, to nieważne, czy się ze mną zgadasz, ja ci po prostu w chuj zablokuję, nie obchodzi mnie to. No tak, jakby też mnie to denerwuje, ty nie masz obowiązku tego, żeby być miłym dla widza tylko dlatego, bo on ci napisze komentarz, a ty jesteś youtuberem. Też o tym rozmawialiśmy kilka razy, na przykład taka sytuacja z tych grupek Naruto, gdzie tam ktoś tam napisze post Nekon pierdoli głupot, nie? no takie posty się pojawiają, już, po, już po, pomijając to, że chłop całkowicie nie ma, nie ma kurwa racji. I pierdolili głupoty, o on, nie ja. No to wiesz, jest takie coś, że jak ja odpowiedziałem, odpowiedziałem kiedyś im tam w filmie, zrobiłem na to film, na tej grupkę, na tą grupkę, odpowiedziałem po prostu, no to yy, zaczęły się pojawiać opinie, że ja się spłakałem. Rozumiesz? Ja się spłakałem, bo ja odpowiedziałem. Na jakieś tam zarzuty, czy to się po prostu zrobiłem sobie pod kontekst film całkowicie luźno. Ale teraz ja wszędzie widzę opinię Nekon. Czemu ty to robisz? Czemu ty patrzysz? Czemu czy dajesz im atencję? No kurwa, ja jestem tak samo, taki sam, jakby, w sensie dosiadłem no, sobie i odpowiedziałem na, na komentarze. I tyle, jakby ja się nie spokałem, Ja po prostu odpowiedziałem. I co, lepsze, I co nie mam... lepsze, ty, nie, no. ty jesteś na lepszej pozycji, bo y, ja kojarzę o którym w filmiku mówiłeś, mi tam ktoś go wysyłał, i ja, no nie oglądałem go całego, bo też nie, nie ogarniałem, co tam się dzieje w Boruto, ale ty. widziałem styl, w jakim to robiłeś. I co lepsze, ty jesteś na wygranej pozycji z mojej perspektywy, bo ty jeszcze na tym zarobiłeś. Bo po prostu siedziałeś bardzo łatwy filmik z perspektywy tak, robienia, tak, nie? Tak, po prostu sobie, siadłeś sobie, odpowiadałeś na komentarze, montażu prawie zero prawdopodobnie i elo. Tak. I masz gotowy no, filmik. Dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. Nawet, nawet komentarze nie patrzyłem pod tym filmem praktycznie. Ja, do, mi moderator wysłał komentarze, które mam odpowiedzieć, yy, zamówiłem sobie pizzę, wziąłem sobie browara chyba i jadłem sobie i odpowiadałem, no i dostałem za to trzystówki. pozdro, ja wiesz, chodzę oknie, że się spakałem, no, może, może tak być dla was, ok. No tak to jest, ale mam później jakieś pytanie, które. Mm, o, niedługo e, o, o coś podobnego, więc y, możemy do tego y, hmm, też porozmawiać. Ale e, czy, czy cię obchodzą oczekiwania widzów, oczekiwania, czy tylko opinia na to, co już zrobisz? Czyli e, interesuje cię, e, co chcą widzowie, żebyś zrobił, czy hmm. tylko robisz filmik i interesuje cię opinia, lub nawet może nie interesuje, e, na to, co już zrobiłeś? Nie, raczej jeżeli ktoś już mi napisz na przykład. Jakby jakby zobaczę takie coś, że na przykład większość napisze, e, taki filmik to do chuja jest, tak nie powiem, że a ja chcę i zrobię. wtedy bardziej z takiej, z takiej logiki bardziej wywodzi, że no twój YouTube, jak chcesz to zrobić, jak Wy to ocenicie, to wy chcecie sobie ocenić. Ale jakby ja wodzę bardziej z tego, że ja robię to dla nich. Nie do końca dla siebie, szczególnie teraz. Czyli to, co, ja zrobię to co chcecie, piszą mi na przykład zrób Naruto kontra Saskę. nie do końca chcę to zrobić, ale umiem, potrafię to wytłumaczyć, potrafię to argumentować, to ja to zrobię dlatego, że chcecie. Yy, bardziej z takiej tego, z, taki, z takiej, taką logiką się na tym YouTubie bardziej prowadzę. Gdzie ktoś pisze na przykład, że to jest brzydkie w tym montażu, weź to wypierdol, to w, w sumie mi się podoba, ale jeżeli większość pisze, że mi się nie podoba, no to wywale to, w sensie to, wy to oglądacie, ja tego nie oglądam. A, no to widzisz, to... Ale w, w tym wypadku mam w zupełnie odwrotnie. nie? Tak, tak, tak. Ale tak, to. to no, no. Czy to znaczy, mam wrażenie, że dowiem się tego w przyszłych wywiadach, ale mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma bardziej Twoje podejście niż moje, nie? Mhm. Bo moje jest mm, pod tym względem trochę też trudniejsze, mam wrażenie, bo robię co chcę. Ja wiem, że to się może nie klik może się kliknąć, nie, nie musi się kliknąć. i i tyle, nie? Bo, bo akurat mama to mód. Nie jest tak, że olewam totalnie, bo ja też widzę komentarze: Ej, zrób to, to, to. to. Ja sobie wrzucam do dodatnika. Tylko, że mam na przykład w dodatniku tematy sprzed dwóch lat. I jak będę miał ochotę, to sobie je zrobię, ale czy będę miał, nie wiadomo. No ja na niektóre filmiki mam ochotę, ale ich nie zrobię, bo wiem, że ludzie ich nie chcą. A ja władzę z tego założenia, że robię, staram się po coś, żeby to dostało, zostało docenione. A jeżeli oni tego nie chcą, to nie będę im, wiesz, wsadzał kurwa, yy, nie wiem, nie będę ich karmił na siłę czymś, nie? Tak samo. Jak ja, ja rodzice na karmi na siłę, nie byłem głodny, bo nie chciało mi się jeść tego. No to powiedzmy, że taka, taka metafora, że ja będę ich karmił czymś, czego nie lubią, jeżeli przyszli tu po coś innego, zasubowali mnie po coś innego, no to nie będę ich karmił czymś, czego nie chcą, bo się wkurwią, przestaną oglądać. A po co? W sensie, no, no i ten kanał z jakiegoś powodu. W takiej logiki, w miarę prostej raczej ten. Kanał sobie nie, spokojnie. Nie, nie, nie mam nic do tego, nie? Mówię tylko, że to jest zupełnie od, odwrotnie. No, no, no. E, dobra, ale mówisz, że zrobiłeś ten filmik t, e, tak dla jajec, odpowiadałeś im totalnie na luźno. Ja jak najbardziej to przy, przyklepuję ze strony. Nie, nie, powiem nie widziałem za, za dużo, ale domyślam się, że tak było, bo ja też tak robiłem, a później były komentarze, że spłakałeś się. I, i to, to zależy znowu od punktu patrzenia, nie? Jak jesteś widzem, to możesz powiedzieć, że spłakałeś się, ale jak, jak mówisz właśnie znowu, twórca z twórcą, to, 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 to ja. ja Jestem w stanie uwierzyć, że tak było. Ja go dałem na prywatny już, bo mi kazali, bo tam dużo było wykleństw, dużo jakichś jakich rzeczy, których na takim kontencie, którym ja robię, nie powinno może być. Jak już masz jakieś współpracę, no to, wiesz. Ja to dodałem dzień po podpisaniu umowy, a potem dostałem maila, Aha. że tylko żeby te filmy były bez przekleństw i tak dalej, ten film troszeczkę tak żebym go na razie dał na prywatny, jeżeli mogę, to okej, okay, takie coś. Okej, okay, dobra, bo e, nawiązam do tego z powrotem, bo e, mam pytanie, czy e, mówiąc, że zapraszasz do dyskusji, to masz naprawdę to na myśli, czy raczej tak cię mało obchodzi ta opinia innych, a jest to taki spoko pomysł, żeby zachęcić do komentowania? Mm, raczej, raczej to jest po to właśnie, żeby zachęcić do komentarza, żeby wyrazić swoją opinię. Y, powiem tak, ostatnimi czasy aż tak nie czytam komentarzy, ale te swoje początki, tam gdzieś w grudzie, naprawdę, Ciekawiło mnie, co kto napisze. Ja myślę tak, a kto napisze inaczej. Jakby nie denerwowała mnie inna opinia, nie denerwuje mnie inna opinia. Bardziej mnie denerwuje ta opinia, jeżeli powiesz: jaką ty kurwo, tak nie jest. Może mnie to nie, to bardziej mnie śmieszy, może. Ale bardziej mnie denerwuje takie co, jeżeli ktoś napisze nieprawdę. Taką, taką całkowitą nieprawdę, nie że opinię, taką nieprawdę. Jeszcze coś tam ci napisze, że ty nie masz racji. Jeszcze ludzie się z tym zgadzają. To mnie wtedy to denerwuje, ale dora, pytanie było inne. Czy, czy ja ten. Czy ja zachęcam naprawdę do dyskusji? No to przede wszystkim wiadomo, chcę, żeby każdy wraził swoje opinie, wiadomo, komentarz, komentarz statystyka, ale no, naprawdę często ciekawi mnie opinia, szczególnie na omówieniach. Jak ja na przykład mówię, o Bruto na przykład podobał mi się ten odcinek, fajny był. I tam napiszcie, co Wy o tym sądzicie. No to mnie to ciekawi naprawdę wtedy, ale są, te zależy od filmu, nie? To są takie filmy, które ja wiem, że ja mam 100% rację, no kurwa. To... Na, jest to wyłożone na, w anime, jest to powiedziane, ja tu cytuję chłopa, no to ale, ale zapraszam do dyskusji, tak? Zapraszam do dyskusji, ale te takie komentarze od, odklejone mnie nie interesują wtedy i to zależy, zależy od filmu przede wszystkim, ale oczywiście zamysł jest taki, żeby napisali komentarz, no. Tak, no to zazwyczaj, przynajmniej w moim wypadku myślę, że u Ciebie podobnie jest coś takiego, że oni. Ja, ja też mam tak, że e, mówię, jak wrzucę filmik, to mnie ciekawi, jak ktoś na niego zareaguje, co tam powiedziałem źle, co powiedziałem dobrze, bo hmm. to nie jest tak, że ze, ze wszystkim się nie zgadzam, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza. E, tylko e, finalnie bardzo często złapałem się na tym, że okej, okay, fajnie mi się czyta to, że ktoś się zgadza lub nie zgadza, ale bardzo rzadko już to zmieniam moją y, opinię, nie? Że to, co już powiedziałem, to no, w zasadzie jest to, jest to coś, co później i tak będę mówił, mimo tego, że y, ktoś tam się z tym nie zgadza i może ma nawet większą słuszność. No, no, czaję, czaję. No. E, dobra, bo tam tu mówiłem, że będziemy do, do, do rzeczy nawiązywać, dlatego miałem tu takie y, pytanie do wszystkich, trochę mi y, bułka... Rozjaśnił temat, mam wrażenie, ale e, dlaczego youtuber nie może narzekać na hajs, zdrowie psychiczne i tak dalej, jeżeli jest mały, ale wiesz, w muzyce, w rapsach czy coś, kto jest super skomponowany, albo nawet na YouTubie też może, ale jak to wiesz, jest zmontowany, super, czarno-białe tło, jakieś tam yy, smutna muzyczka, to, 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 to przejdzie, ale nie możesz sobie siąść, tak jak wtedy, co zrobiłem ten filmik, nie? To w sumie dużo z tobą gadałem i przedstawiłem innym te fakty, żeby spróbowali mm, pokazać, gdzie, gdzie może leży ten problem. I to znowu było, spłakałeś się i w ogóle iść do roboty. Masz na to jakiś, jakiś pomysł? O co tutaj chodzi? Wydaje mi się, że to wszystko to jest właśnie różny fandom, różny fanbase. Na pewno nie wydaje mi się, żeby na przykład taki raper, który mówił o swojej depresji nie, czy tam o jakimś tam nie wiem, zatraceniu się w pieniądzach, i nie ma negatywnych komentarzy, i na pewno mu też piszą, że się spłakałeś. Na pewno, okej, okay, okej, okay, ale to nie jest na, wiesz, yy, tak to, to tak, jest to, znowu bardzo nisza, nie? Ale to jest, może powiem tak, mm, jeżeli jesteś taki mniejszy, taki powiedzmy normalny, normikowaty, jak to widz trochę czuje, jakby był podobny do ciebie. Może to w, te, w ten sposób idzie, i on też jakby nie czuje się zbyt dobrze. Jakby powiedzmy sobie szczerze, no, to nie jest, nic, nic nie jest proste, jakby każdy ma swoje problemy. Jeżeli ktoś słyszy, że ty narzekasz, a on sądzi, że, że on ma gorzej w swoim życiu, to tylko to denerwuje, że się spłakałeś, ja mam kurwa gorzej, czemu ty, tak, czemu ty takie coś zrobiłeś? No To może tak, a jeżeli widzisz, że to jest inna skala, jakby ten raper ma całkowicie inne życie, masz wyobrażenia jakby to, o jakimś idolu, o Bogu, no to to już troszeczkę smutne się robi, jak historia jakaś, może w ten sposób, yy, może w ten sposób to jakoś działa. Bo to... Bułka mi mówił, że, że to może być kwestia tego, że wi widzowie oczekują czego innego, czyli oni chcą no, zabawy, Naruto i tak dalej, ale jak zaczniesz gadać o problemach, to nikogo to nie interesuje, co jest trochę zrozumiałe, bo, bo właśnie bo mnie też nie interesują problemy innych za bardzo, nie? Tak, to, to też nie jest, yy, to też zależy od fandomu i zależy co ty dokładnie robisz, bo tak jak mówiłeś, jako, jakby mamy dwie wersje, jakby, jakby nagrył coś takiego wodym, że o, widzowie umierałam mam depresję to by zostało to odebrane, o biedny wody. Ale jeżeli jest taka osoba jak narrator, powiedzmy, że powiedzmy, że my tak podobnie działamy, nie jako osobowość, a narrator, no to już bardziej jakby życie prywatne tak aż nie obchodzi. My jesteśmy narrator, robimy odcinki, a jeżeli taki influencer bardziej, powiedzmy, tak? Taka osobistość. Gdzieś tam działa na Instagramie, tu gdzieś się pokazuje, tu gdzieś mówi na różne tematy, gdzieś tu streamuje, wiesz o co chodzi. No to już troszkę inaczej jest patrzona taka osoba. To też wydaje mi się, że to nie ma jednej rzeczy. Zawsze, zawsze jest kilka czynników. Mi się wydaje, że to, co powiedziałem, to co powiedział Bułka, i pewnie jeszcze kilka czynników na, na, to, na to wpływa. Mhm. A, no spoko, nie no bo ja naprawdę nie miałem na to żadnego, żadnej odpowiedzi, a, a mi tutaj... roz... Tak, no, rozjaśniliście mi trochę, i myślę, że no, sporo bym przyznał wam racji, tutaj, że, że właśnie i to kąt, oczekują czego innego, nie są tu po to, żeby słuchać żali innych. Chociaż tam na pewno zdecydowana większość była pomocna w tym filmiku, typu ja tam wstawiłem, chuja reklam i mówię na samym początku, weźcie, napiszcie i dostaliście tych reklam, i oni napisali, nie? Albo ludzie, ej, spróbuj to, spróbuj to, ten, ten. Nie było dużo takich komentarzy, że ej, do roboty czy coś, ale. Wiesz, to ta, takie, akurat taki komentarz najbardziej boli w tym wypadku, bo to było dla mnie coś ważnego. Nie no, jak chodzi o moją przyszłość, a nie. Czy to jest Silny i ja powiem, że tak, a ktoś powie, że nie, to w tupie mam to, ale to wiesz, to, to było coś ważniejszego. Ta, ta to jest zrozumiałe, no. Dobra, pijesz alkohol? Wiem, że tak, ale <laughs> odpowiedziałem za ciebie. I... <laughs> w sensie alkohol. Wiesz, ja piłem dużo alkoholu, jak nie miałem 18 lat, bo wtedy to, jest, to działa tak fajnie psychologicznie, że jeżeli czegoś, o może no pewnie dużo osób tak ma, ale ze swojej strony powiem, jeżeli czegoś nie mogę, no to tego najbardziej chcę. To takie. Zakazany owoc, tak zwany. Tak, zajabł zakazany owoc. Jeżeli czegoś bardzo nie mogę, to tym bardziej tego chcę. Już nie mówię o takich nielegalnych rzeczach, aż tak, że wiadomo, kurwa, yy, nie możesz zgwałcić, to zaraz pojacisz. I chodzi, tak, chodzi o takie coś, żeby zaraz nie było yy, żadnych głupich yy, komentarzy z, z tego tego. No ale wiadomo, yy, ciężko coś osiągnąć, albo nie mogę tego osiągnąć, no to dużo bardziej tego chcę. A jeżeli już to dostanę, no to myślę sobie, a, powiedzmy, że tak z YouTube po prostu było. Że, no, ja nie wierzę, no 20 tysięcy słów, 10 tysięcy subów, nie ma chuja, ale jak już to zdobyłem, takie, no, nee, spoko, spoko, w sumie nie było takie, nie jest nic specjalnego. Wiesz. I, i czeka, jeszcze raz pytanie powtórz, żebym się nie zagubił, eee, No, czy pijesz po prostu w a ty historię życia opowiadasz? No, no, dobra. Sorry, dobra. sorry. sorry alkohol jaki pije. o dobra, do, wróćmy, wróćmy do tematu, no to, o tym zakazane po prostu, to tak o, piłem, jak miałem tam mniej lat, to było fajne, bo tam się kryliśmy z tym i tak dalej jak wybiła osiemnastka, to automatycznie mi się przestało chcieć Dzieciach tam chodziłem ze znajomymi, ale raczej ja już w takiej 18 lat to już tak, nie, chcę mi się wychodzić ja tu mam ligę legend, ja tam byłem, jeździłem na lany bardziej poświęcałem się tam temu, dziewczynie to już dziewczynę miałem przez you, tam dwa lata już tak no, półtora roku, no to tam bardziej dziewczyna i tam, czy wiadomo, no zdarzało się gdzieś tam wyjść czy coś, no to wiadomo, to zawsze gdzieś tam wypiję. na streamie zawsze gdzieś tam browara też wypije, ale jakoś nie jestem fanem alkoholu, takiego, takim wielkiego, takim wielkim, a mój ulubiony alkohol taki, że w smaku, czy żeby po prostu się najebać? Żeby się najebać, no to mi, mi Krupnik przepił się, jak Krupnik to oczywiście kubeczki, górka, szkoła, obóz, no to Krupnik albo Soplica czysta, no to ta już, ja mogę na to patrzeć. To już jestem tym przepity. ale no, to jakaś taka dla smaku wiśnióweczka, soplica, orzechowa yy, czy coś. No bo, tam wiesz? No to taki napój gazowany. Jakiegoś takiego ulubionego, nie wiem, może likier yy, lubię. Taki, taki, nie, nie wiem, czy to jest likier. Likier, to takie, takie wiesz, takie słodziutkie coś. No to, to dla smaku, no to tak. No to, to wstyd, Dobra, odpowiedziałeś, że na, na streamach sobie walnąłeś browarkę czy coś. W sumie mówić, że chyba w tym odcinku jak ja dość pizzę, to też yy, jakiegoś browarka walnąłeś. No wczoraj miałem. Zwodziłem drugą pytanie, czy, 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 czy nagrywałeś pod wpływem albo na kacu, no to trochę odpowiedziałeś, więc tutaj nieważne. Pis, pisałem scenariusz yy, do Ramen Gaja, yy, specjalnie sobie wypiłem wtedy, żeby to, żeby to urzeczywistnić, żeby nie napisałbym tego, gdybym był trzeźwy, bo skręciłbym je po prostu. Nie dałbym rady, ale jak już poczułeś coś, tam, no to trochę lżej było mi to pisać. I tak Napisałem w komentarzu szczerze po prostu, że byłem pod wpływem pisania. I to, to pisałem i tyle. O no, git. O Żywki nie zapytasz rozumiem. Yy, znaczy, nie, nie, nie miałem pytania, ale jak chcesz, rozwiń, rozwiń. Nie. Czy pasz? ostro? Ta, czy tylko lekko? Pigły. No, uwielbiam piguły, uwielbiam wciągać. Nie no, że to nie, nie będziesz raz, będą wycinki. Yy. Nienawidzę tytoniu, nie widzę papierosów, jeżeli palicie, to rzućcie. Dla mnie papierosy to jest takie gówno. Urzujem, że to jest taka rutynka dla niektórych, że. Bo dużo osób mi to tłumaczyło, bo ja zawsze zawsze się kłócę z ludźmi, którzy palą. No kurwa, nie cierpię. Ja gdzieś idę na jakąś imprezę czy coś. Kurwa, nie, jest, nie lubię chodzić na imprezę. Powiedzmy, no, gdzieś tam powiedzieć ze znajomymi jakieś ogisko czy coś. Ktoś pali, ja się na <laughs> ja się napiję. Bo ja zabieram te papierosy, wyrzucam. No, yy, pierdoli was. Zawsze wyzywam się, nie? Z tymi ludźmi. Z co palą papierosy, Mówię, pochu i mi to palicie. No, zawsze mi to tłumaczą, że taka rutynka, że to tak klimacik bardziej. Ja to zawsze wychodzę z założenia, że to tylko cię truje, truje innych w oku, a ty nic naprawdę z tego nie ma żadnych profitów. Mówię, jak bardzo nielogiczne to może być, żeby palić. Rozumiem, może osoby, które były młodsze, troszeczkę mniej rzeczy rozumiały i po prostu paliły, żeby, żeby pokazać, no mm, ale jestem dorosły, ale jestem zajebisty i się uzależniły. Okej, okay. błąd kurwa młodości, rozumiem <coughs> Ale nie rozumiem, że ktoś sobie zacznie w wieku 20 lat palić A tak no zapalę, no debilem jesteś Jak już chodzi o jakieś takie palenie Bardziej śmieszny papieros, typu śmieszny papieros No to już, wiesz, czujesz coś, jakiś profit masz z tego, naprawdę Wiele, wiele takich rzeczy leczniczych hmm. Mało ci siada na płuca, mniej niż tytoń Jakby no, jedno jest zakazane, drugie nie ale tak naprawdę to zakazane wpływa na ciebie bardzo dobrze. Może nie aż tak, że o, teraz to jestem wolno-draka i wszystkich problemów, ale no kurwa, dla mnie to papierosy powinny być zakazane, a, a śmieszny papierosy powinien być legalny, bo. No, przynajmniej profit z tego jakikolwiek jest, i zdarzało mi się po prostu tyle. Mm -hmm. znaczy ja rozumiem. Chyba trochę tych, co palą papierosy, chociaż też nie pochwałam w ogóle nie lubię. Kiedyś próbowałem właśnie, jak mówisz błędy na młodości, ale próbowałem po prostu, bo wszyscy palili, to ja też spróbuję, ale zrezygnowałem po nie wiem, trzech dniach, bo mówię, nudne to, nic właśnie nie daje i tak dalej, ale, ale no niektórzy po prostu odstresowują się nie po tych papierosach, choć zazwyczaj to wygląda tak po prostu, że ej, chodź zapalić i palisz i nic właśnie, po prostu palisz, robisz rzecz. Taki ten, rytuał Tak, tak, rytuał albo głód nikotynowy Bo jak wiesz, jesteś zdenerwowany, zapalisz No to zaspokoisz swoją, swój organizm że melatonina jeszcze, chuj wie co Potem się otwiera w twoim mózgu i wiesz I bardzo na takim tym Jeżeli, nie może być tak, że nigdy nie paliłeś I teraz pomyślisz, o zapalę papierosa I się odstresuje. nie debilu bo Jest kilka, jest wiele, wiele sposobów Żeby, jak nie debilu mówię Tak takiego, wiesz, w cudzysłowiu Do jakiegoś człowieka, który to powiedział, ja. Dla mnie tak jest przynajmniej. No, jest wiele sposobów na uspokojenie się, ale jeżeli sięgasz po takie coś w wieku, w którym naprawdę ogarniasz, nie, może nie w wieku, ale w swojej świadomości, w której już ogarniasz wiele rzeczy, no to to jest bardzo głupia decyzja według mnie. Albo po i musi być głupi, ale błędna decyzja dla, dla mnie to jest. No dobra, no tyle. No. Ja mógłbym o tym opierać się osobny podcast, zrobić i wyzywać z każdym. <laughs> ja tak nie walczę. Ja mówię, że to też. Mnie, no no. mnie to nie, nie rusza. Yy, ok, a ogórki kiszone mało solne czy konserwowe? Yy, chyba wszystkie, zajrzy do czego? Kiszone do wody się yy, piło, takie meksykańskie, ostre, niam niam. Kiszone to do kotleci, yy, ziemniory oczywiście. Korniszone też zawsze dobre, do wszystkiego w sumie korniszone są. I, i tam jeszcze sło, słone, salone, tak? Nie się wydaje, że każdy ogór jest dobry, byle nie na, byle nie na bez niczego. Musi być to jako dodatek. No, no w sumie, czasami się jadł jakiegoś ogórka takiego. A, no wiesz, takie zwykłe z y, ogródka. Y, to ogru, y, ogórki są spoko. W sensie, wiesz, wy, do koszulkę, albo kiedyś, jakby byłem mały, to brało się po prostu do buzi, wiesz, śliniło się i pf, wypluwało do całą ziemię i po prostu jadło się. No, 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 Tak to wyglądało. Mm -hmm. e, dobra, a czy uważasz się za artystę albo twórcę? Powiedzmy tak, pod... na pewno podchodzimy pod... Yy, formułkę tego, jakby tworzymy coś yy, tworzymy coś dla kogoś, więc jakby jesteśmy twórcami, artystami tak naprawdę yy, więc, ale czy ja się uważam na pewno pod formułkę każdy youtuber, który coś tworzy jest twórcą no yy, jasne, yy, bo uważam się za twórcę ale czy jestem artystą, artysta to dużo powiedziane wydaje mi się, że artysta, to, artysta mi się kojarzy z kimś, to tworzy coś naprawdę takiego pięknego, takiego Maestetycznego. Z tym mi się to po prostu kojarzy, yy, więc nie uważam się za artystę, ale ale fajnie byłoby być, ale nie uważam się za artystę. Okej, okay, nie no to, gadaliśmy z, z poprzednikami, że mm -hmm. rzeczywiście jest tak, że artysta to jest taki bardzo duży twórca, nie? Jakby że to Tam jest mi... taki low level silver i global. W tym, może Tak, w tym może być. Mi się wydaje, się. że artysta to za duże słowo. Mi się wydaje, artysta to ktoś naprawdę Dobry w tym, co robi, z dużym. Yy... Ale pewnie formułka jest pewnie inna. No. Pe pe pewnie, się, pewnie się w tym mieścimy, nie? No dobra. Nie wiem, nie wiem, yy, ale rzeczywiście, no, chodziło o używanie się i no, myślę, że masz podobne jak ja. Używam na przykład czasami twórca, bo nie chcę nazywać się ani influencerem, ani YouTuberem, bo to obraźliwe. Tworzysz, no to jesteś twórcą, nie? <laughs> tak, tak, tak. E, jaki jest stosunek twoich bliskich do tego, co robisz w internecie? Ukrywasz się, czy może ktoś cię wspiera, rozumie, czy, czy tak niekoniecznie? E, nie no, brat mi pisze zawsze komentarz POG pod każdym jednym filmem, że POGChamp, e, drugi, no w sensie nie ma już żadnego problemu, no, spoko, fajnie. Jeden ogarnia, bo ogląda całe, całe Naruto, ale jakoś, e, teraz anime go nie za bardzo ciągnie, tam jakieś fajne, priorytety, starszy brat, e, tam dwa, trzy lata, trzy lata starszy. No to wie ogólnie, też kiedyś oglądał, Jak był mniejszy z nami, to Naruto, ale też jakoś w tym YouTube nie jest zagłębiony. Nie ciekawił go te filmy, ale mówi spoko. No mama, mama nie ogarnia za bardzo. Jakby mm, wie, że coś tam z co tego mam, coś tam robię, spoko. Też przy niej nagrywałem, jak tu była ze mną yy, odcinek, czy gdzieś mi zdjęć na Instagrama robiła, ale no, żadnych negatywnych emocji ani żadnych super pozytywnych. Rozumiem, czyli tak, no, tolerancja na tego, co robisz, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Y czy jest jakiś taki materiał, z którego jesteś dumny, albo materiały? Z jednego materiału, czy jestem dumny? Nie, ale jestem dumny, z że, że udało mi się być bardzo długo systematyczny i że udało mi się zbudować społeczność. Jakby, no, to mnie satysfakcjonuje, że sam z siebie, jakby nie ja, to by ci ludzie się nie zebrali tutaj, nie pisaliby tutaj w tej chwili. To z tego jestem usatysfakcjonowany, nie z jednego materiału, ale bardziej właśnie z całej drogi znowu bym powiedział. Nie ma chyba nie przypominam sobie jednego materiału. Nie, nie. Mm -hmm. też gadaliśmy na wyjaśnienia wyjaśnieniach, pamiętam był ten, ten live co do dramy się odnieśliśmy na Animeli, że ja też tam powiedziałem, że m, pytali czy, czy nie widzę jakieś tam działania widzów na, na, na tym, że, że, że to ich zasługa, czy to się, ja mówię, no nie za bardzo, w sensie okej, okay, jakby oni tu są, bo są potrzebni, nie? Ktoś cię musi oglądać, ale z drugiej strony wszystko za... Wszystko, w dużą większość zawdzięczam sobie, nie? No, bo to ja jednak robiłem te filmiki, siadałem, pisałem te scenariusze, lub nie, no, nagrywałem jakieś dla pięciu osób, teraz dla trochę więcej osób i nieważne, co tam się dzieje, to ja to muszę siedzieć, a nikogo, nikogo backstory nie interesuje, nie? Oni dostają już finalny produkt i, i, i dzięki nim oczywiście to się staje większe i tak dalej, i tak dalej, ale zasługa jest głównie moja, moim zdaniem. No tak, tak, tak. Czyli. Mm... I tak, no, koniec końców widzowie są najważniejsi, bo gdyby nie oni, no to pewnie byś, może, może i byś to robił, bo ty też z wiele lat robiłeś to, ale na przykład gdybym ja nie miał tego wybuchu w sierpniu, no to myślę, że skończyłbym z, z YouTube'em, jakby, jeżeli nie miałbym ich to oglądać. Nagrywam, yy, właśnie w tej chwili jakby będę nagrywał tylko bardziej za, za to, że dla widzów bardziej niż dla siebie, bo mi się aż tak nie chce, ale umiem to robić umiem różne rzeczy uargumentować i umiem to jakoś skleić w całość, no to dlatego to będę robił i myślę cały czas nad jakąś tylnią opcją, żeby spierdolić w jakąś inną stronę, czy to YouTube'ową, czy nie, bardziej na tę chwilę YouTubeową za 10 lat może bardziej w szerszą, w jakąś polityczną stronę i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, rozumiem. Eee, czy jeśli będziesz miał kiedyś dziecko, to pokażesz mu anime, slash kanał, czy, czy raczej wszystko na prywatny Lepiej tego nie oglądaj. Nie, raczej nie będę miał problemu. Ja raczej wychodzę z takiego założenia, że jakby nie ukrywa jakichś takich, żeby nie ukrywać jakichś rzeczy bardzo mało istotnych dla niego. Yy, jakby dużo, jakby miał dziecko, po prostu bym bardzo dużo z nim rozmawiał o wszystkim. Jakby yy, miałbym do te, miałby dystans do tego, że jeszcze wiele rzeczy nie rozumie, ale bardzo dużo rzeczy bym mu na pewno tłumaczył. Bardzo, bardzo dużo bym z nim gadał o różnych rzeczach i chciał poznawać jego opinie. Jakby nie mówię, że miałby 3 lata i pytał go jakieś opinie na temat świata, miałbym coraz pod uwagę jego wiek. Teraz ci zadam te badania, co Eliasz mi zadał na podcaście na przykład. No. Czy twoje życie ma sens jakiś? No. no właśnie, no to tak właśnie, biorąc pod uwagę jego wiek, wiadomo. I bardziej bym się opierał na stuprocentowej rozmowie i pokazywaniu mu yy, jakichś tam jakiś tam, yy, kurwa, żeby to nie zmieniał, tam rzeczy nie ukrywał. Jakiś, wiesz. O jezu, ci się teraz stanie krzywda. Nie patrz, nie patrz na, nie patrz na osoby homoseksualne, bo ten. Bo to nie bo Co to nienaturalne, jest? i tak dalej. Pokazałbym mu, jak prosto, jak świat naprawdę działa, a nie zamykał mu oczy, bo to dziecko to i tak to pozna. Lepiej, żebym ja mu to wytłumaczył, niż żeby miał to zobaczyć sam. też co chodzi? Jakby nie zdziwiłyby Dokładnie, mnie sytuacje. Ja się, których... ja się z tym zgadzam. Nie zdziwiłyby mnie sytuacje, jakby gdzieś tam powiedział, kurwa, przy koledze, bo wydaje mi się, że to jest normalne i tego nigdy nie unikniesz. I jakby, no. Kurde, no to jest duży temat, <laughs> ale mniej więcej to wytłumaczę myślę. Tak, tak, nic nie ukrywać, tylko po prostu rozmawiać, no to jest tak, najważniejsze. pokazywać co jak jest, biorąc pod uwagę jego wiek chyba, tak bym to skończył. Nawet jest gdzieś jakieś, no nie powiem Ci czy, czy, czy na pewno, pewnie jest jakieś takie badanie naukowe, no ale yy, no moja narzeczona ze studiów to wzięła, bo w sumie yy, bawi się w takie rzeczy, jeżeli chodzi o koło dziecinne, w sensie w przedszkolu pracowała i w ogóle, no. yy, to, 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 to dużo się interesowała i yy, Głupia sprawa, na przykład tłumaczenie dziecku yy, skąd się biorą dzieci, nie? Bo, bo by pytać prawie na pewno, no to w zależności od ile ma lat, wtedy tłumaczysz inaczej. Mm. Jak ma dwa lata, powiedzmy, mówi i mówi, i się pyta, skąd się biorą dzieci, to możesz powiedzieć, bocian przyniósł, bo im to wystarczy, nie? Tak, Ale potem chwili, jakbyś czternastoletniemu powiedziałbyś, ej, mama, skąd się biorą dzieci? No bocian cię przyniósł, to takie, co? Mm. No to nie wiem, rodz rodzicielstwo jest Niektórzy, niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci, po prostu, według mnie, ja zna, znam wielu rodziców, no, ja wiem, że ci ludzie nie porozmawiają z tym dzieckiem, jak on się sam czegoś nie dowie, albo nie dowie się w jakiś dziwny sposób, no to nie będzie tego wiedział, bo rodzic, o, nie no, nie będę mu tego mówić, wstydzę się czy coś, no kurwa, naprawdę, trzeba być stanowczym, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest dla mnie czas na pewno. Ja jestem bardzo wybredny, jeżeli o to chodzi, o, chodzi o dziewczyny. Nie da się, no ciężko mi, mi za, za nie podobać jako dziewczyna, ale rozumiem, że ja też nie idealny nie jestem. No. Okej, okay, rozumiem. Ja czy nie pytałem, czy będziesz miał za pięć miesięcy, tylko bardziej takie, no, na no. ten moment, tak uważasz, bo zawsze może wszystko się zmienić, nie? Tak, jestem. Tak um, jest. Czy chciałbyś kiedyś jechać do Japonii? Czy masz jakiś taki cel? Mia tak, 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 tak. Chciałbym bardzo odwiedzić sobie Japonię. Już gdzieś tam w gimnazjum, gdzieś tam z kolegą już, też takim mango zjebem, sobie planowaliśmy, że lecimy. Lecimy, jedziemy, lecimy. No tylko jest taki problem, że ja samolot do samolotu nie wsiądę nigdy. Bo ja mocno klaustrofobię. I nigdy bym nie wleciał, nie, nie wsiadłem do samolotu za nic w życiu. zanim w życiu nie dałbym się zamknąć. W ogóle to tak działa, że jeżeli nie masz kontroli nad tym, kiedy wychodzić z jakiegoś pomieszczenia, no to to, to, to działa, Bo to, nie, to, to nie jest takie coś, że jak zamknięte drzwi, to się dusisz, nie? To jest takie coś, że jeżeli Ty nie masz kontroli nad tym, że y, opuszczasz jakieś pomieszczenie, no to dzieją się takie fobijne, nie ma takiego słowa, ale wiadomo co chodzi, rzeczy, y, dolegliwości, objawy, no. no to jest pro, pro, ten problem, ale chciałbym! No, no, no. Ja, ja mam mini taki... Znaczy kojarzę taką sytuację, że właśnie taka niemożność, nie wiem czy takie istnieje słowo, no. yy, właśnie wydostanie się coś, na przykład tak. Powiedzmy, grasz w piłkę. Zdarzało mi się kiedyś, jak byłem młodszy, i spo, spocisz się, albo po prostu jest bardzo upalny dzień, i się spocisz, i spróbujesz ściągnąć tą koszulkę i nie możesz, bo ci się przykleiła czy coś, ale już jest na etapie, że głowę, głowę masz w środku, i nie no. możesz wyciągnąć. Ja tak, wtedy tak. mam takie, o kurde, o, aż mnie wykręca, nie? Tak, to, tak działa. No, w zasadzie mam. No. no to wiesz, ja miałem takie mocne, że na przykład. W toalecie się nie zamkniesz, kabiny nie zamkniesz, do auta nie wsiądziesz, do busa nie wsiądziesz, do pociągu nie wsiądziesz. W takiej stronę mocną, nie? No ale to bardziej kiedyś, teraz dużo lżej. A to różnie się zmienia, jakąś taką sytuację no, utrudniającą życie. No. no na pewno. E, czy jesteś w czymś dobrym? Czy, czy tak się uważasz, że coś potrafisz na jakimś wysokim poziomie? E, grałem. Zdarzyło mi się zagrać w kadrze, w piłkę nożną. E, zdarzyło mi się grać w pierwszej, w drugiej lidze. E, w tej prawie naj 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 najwyższej lidze juniorów y Młodszych, wtedy miałem 15 lat Wydaje że w piłkę byłem całkiem obiecujący No i tym rzeczom, którym poświęciłem najwięcej czasu Jestem w tym bardzo dobry Czyli byłem młodszy, no to piłka nożna I te teraz Liga Legend, czyli jestem w Grandmasterze Więc y no bardzo wysoko Tam może być tylko 800 osób y czy, tam, na czy tam nawet mniej na, na serwer, nie? Czy tam we wschodniej, w zachodniej Euro, w Europie, to powiedzmy, no to, tak, League of potrafię być dobry, bo poświęciłem temu bardzo wiele czasu, to jest ranking. No i tak samo piłka nożna, poświęciłem temu wiele czasu, chodziłem do szkoły sportowej, mieszkałem w internacie, yy, należałem tam do drużyny, do klubu, gdzieś tam transfery miałem. No, w takich rzeczach jestem dobry. Wydaje mi się, że też potrafię rozmawiać, w sensie dyskutować. Wydaje mi się, że jestem w tym dobry, o ile mi nie odpierdoli. O ile w sensie, jeżeli dobrze się czuję, jeżeli jestem niewyspany. Jeżeli mam jakieś gorsze momenty, czy coś, no to wtedy rzeczywiście potrafię się jąkać, gdzieś tam zastresować się. Ale zazwyczaj tak mam, że ja nie jestem wolny od stresu w miarę. Jeżeli chodzi o jakieś dyskusje, o jakieś rozmowy na streamie, rozmowy jeden na jeden i dogadywanie się z ludźmi. Też mi się wydaje, że zawsze, zawsze, z kim by to nie było, ja się zawsze dogadam. Czy to w pracy z szefem, no ja potrafię być, jego, być normalnie jego ziomkiem, gdzie on, wiesz, na każdego szczeka, że kurwa, coś tam, coś tam, wiesz. Ja potrafię jakoś. Tak mi się wydaje. No nie wiem, może to jest perspektywa. Gdzieś tam, gdzieś tam na kolonii zawsze te kontakty bardzo łatwo mi zawrzeć. Zawsze jakoś się dogadam. Powiem, powiem to w taki sposób, żeby, yy, żeby było dobrze. Po prostu. No i chyba mi się wydaje, że te trzy rzeczy takie najlepsze. Wydaje mi się, że potrafię też kierować grupą, jeżeli ja sam sobą nie potrafię kierować, ale ja czuję się odpowiedzialny, jeżeli kieruję kimś. Yy, jakby ja, ja od zawsze, wiesz, w drużynie jeżeli była piłkarska, to jestem kapitanem, zawsze gdzieś tam czuję się taki odpowiedzialny za wszystkich, yy, czy to gdzieś mm, w szkole, w każdej klasie, gdzie jestem przewodniczącym w szkoły, przewodniczącym klasy, to zawsze ja jestem, gdzieś tam, jak jakieś wystąpienie jest publiczne, to zawsze ja jestem tym prowadzącym i mi się wydaje, że z tego wzięło się takie liderowanie moje i taka chęć do tego, że od najmłodszych lat byłem pchany, a potem po prostu mi się to spodobało, potem po prostu było to dla mnie naturalne że potrafię kierować grupą, ale jeżeli chodzi o, sam o zostawienie samemu si sobie siebie, no to nie. to Tak już mówiliśmy już o tym zresztą. Ale właśnie wydaje się, że kierowanie grupą jest mocną moją stroną. Jeżeli naprawdę wezmę się za to, jeżeli zostanę wskazany i poczuję tą odpowiedzialność. Rozumiem. Eee, to o tym też troszeczkę gadaliśmy, ale czy uważasz się za mądrzejszego od innych? Czy, czy YouTube może na to jakoś wpłynąć? Jakoś tam pod, pod ego yy, zwiększą? Wydaje mi się, że to dzieciństwo wpłynęło na to, że ja się czuję troszeczkę właśnie, yy, nie wiem, tą o małej niewyższości, że ja zawsze czuję się lepszy. Wydaje mi się, że nieraz trzeba się czuć lepszy: no w sensie, yy, je łatwiej jest, jeżeli jesteś pewny siebie. Pewny siebie, czy lepszy? Czy lepszy to są, nie wiem, czy to są dwa. Mi się wydaje, że troszeczkę to się łączy. Ja jestem bardzo pewny siebie w wielu sytuacjach i dzięki temu czuję się lepszy wydaje mi się właśnie że przez to dzieciństwo że ja no że byłem pchany tam właśnie do tego liderowania że gdzieś tam zawsze kapitan zawsze byłem taki właśnie że wiesz yy, bo dziadzia mnie Patryk że właśnie zawsze on ostatnie słowo i tak dalej tak mnie zbudowało to dzieciństwo troszeczkę gimnazjum mnie sprowadziło do ziemi bo ja poszedłem całkiem wiesz poszedłem do internatu całkiem obcy ludzie nikogo nie znam i tak dalej ja tam poszedłem oczywiście z wypiętą klatą pewny siebie to tam mnie sprowadzili do parteru oczywiście bo tam yy, wiesz Miasto, ja przyszedłem z wioski, do miasta tam do miedzi Legnica grać, wiesz? No i tam wiesz, patrzyli na mnie takiego, wiesz, taki wywyższa się. Ja taki byłem do przodu cały czas, ktoś mnie wyzwie. No nie, no wypierdalaś śmieciu jebany do niego, nie? Ale wiesz, ludzie grupowo bo to za tym, kogo zawsze znają, nie za mną, który tam się wywyższa. Jak no tam jest sprowadzili mocno do parteru, tam, tam pewność się mo moja podupadła, ale potem znowu zacząłem wracać, powiedzmy, i, i, i znowu się podbudowałem. I to chyba tak wygląda. Czuję się y, lepszy ponieważ w wielu, wielu sytuacjach widzę po prostu, że się wyróżniam. I chyba, chyba pod takim względem. Ale nie uważam, że jestem jakimś, yy, jakimś wiesz, że mam jakąś super wiedzę na każdy temat i że nie pierdolę głupot, bo często yy, gadam głupoty, gadam tylko ze swojej perspektywy. No, no każdemu się yy, zdarza po prostu mówić jakieś rzeczy nierzeczywiste. I na pewno mi się też takie coś zdarza. Nie czuję się najlepszy na świecie, ale uważam, że nie jestem przeciętny i uważam, że gdybym myślał inaczej, to byłoby mi ciężej ogólnie. Ja miałem bardzo podobne rozkwiny, jeżeli chodzi o, o um, już bycie w technikum, nie? Bo ja na przykład, ja mam niską, może, może, możecie nie uwierzyć w to, co powiem, ale ja mam niską samoocenę. Ja nie uważam, że jestem w czymś dobry, czy mądrzejszy się... Uważam, bo, choć wiem, że tak w ogóle nie jest, bo to jest takie, wiesz, To takie polskie mam wrażenie, że o, o tamten coś zrobił głupio, i tak dalej, i tak dalej. Tak po mm -hmm. prostu mam wrażenie jest, i prawdopodobnie nawet to jest jakieś badanie, że każdy się czuje jakiś mądrzejszy czy coś tak, no. W, w uh -huh. techniku miałem, coś, miałem takiego typa w klasie, którego nikt nie lubił. Głównie chyba za to, że on był taki pewny siebie, on zawsze taki luzaczek, ja co to nie ja, tam do dziewczyn pójdzie coś ten, mm -hmm. ale ja miałem takie, ja cię kurwa tak nie lubię, że to jest masakra, yy, wkurwiał mnie sobą, twoim charakterem, ale z drugiej strony takiej ja siadłem, mówię, ale o ma jakby... Pod niektórymi względami zupełnie lepsze życie niż ja, który siedzę i mówię, ja kurwa nic nie umiem, nie? Jestem beznadziejny czy coś. A on sobie, a się co tam, co tam. I wiesz, mm. on się przechwalał i tak dalej mi to wkurwiało. Yy, mm. Teraz już nie mam aż tak bardzo, ale z nim spędzałem praktycznie codziennie, bo w szkole się chodzi i jak do piątek, chyba, że jesteś jak ja, to sobie chodzisz w klatkę. Yy, I bardzo mnie wkurwiał, ale miałem też to jednocześnie takie przemyślenia, że no, ale jednak on. Yy, Chyba chciałbym być na jego miejscu w takim znaczeniu, że czuć się pewny siebie, taki wiesz, trochę uważaliśmy się i dużo. dużo część osób wokół niego, że on jest taki zakochany w sobie, ale to jest coś, co mało. Co Ma swoje w plusy minusy. Ma no. tak, swoje tak, tak, tak. plusy minusy. Ja też miałem takie osoby, a to i mi, to mi pozwalało właśnie jakby ulepszyć siebie troszeczkę, bo też miałem takich wiesz, luzaków, że kurwa nie wiem co, 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 co to nie on. Ogólnie, nie? No to też zauważyłem w swoim zachowaniu niektóre rzeczy, że... O, tutaj się przechwalam. Mówię, kurwa, to żałosne trochę było, no. Skręca mnie teraz. Że tam dwa lata temu powiedziałem, y, no kurwa, ja to tak. Mm -hmm. No to, wiesz, też, nie wiem, próbuję jakoś się naprostowywać. Też często kiedy zauważyłem, że jak ja z kimś gadam, to tylko napierdalam o sobie. Siema, co tam? Ktoś mnie pyta. Ja mówię, o, tutaj jestem, tam, 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 tam. Gadam o sobie dwie godziny, wiesz? I jakby nie dopuszczam, jakby jeżeli ktoś coś powie... O sobie, to ja zaraz zmieniam ten temat na siebie I Też to zauważyłem Jakby to jest strasznie takie egocenter. Głupie to jest W sensie jakby dla, dla, dla twojego rozmówcy, ja to rozumiem, jakby ktoś mi tak robił, by mnie to tak wkurwiało, szczególnie, że ja taki jestem, że ktoś ta o sobie, dlatego to też starałem się, starałem się zmienić, to już mi się wydaje, że bardzo poprawiłem, tak samo na przykład zobaczyłem to u swojej koleżanki, tej młodej, też zwróciłem na to uwagę, że tak też jest, że jakby ona często napierdala o nie interesuje się drugim rozmówcą, jakby ma to w dupie, po prostu... Przyszła przyszedł, 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 przyszła wypowiedzieć na, na swój temat Siema, jestem zajebisty, elo, po, pozdrow, wypierdalaj I Takie coś, nie? I na tym, na tym, ja tak działałem też często Nawet nie widziałem tego, jakby nie, nie, nie byłem Ogarniałem, że tak robiłem Dla mnie to było po prostu naturalne, że po prostu mu rozmawiałem A że temat, ja byłem, że ja byłem na pierwszej stronie No to ja, ja wiesz, po prostu tak było jak było To, to mi się wydaje, też trzeba się tego nauczyć Też miałem właśnie takich ludzi, tych luzaczków Co mnie też tak urwa irytowali i zauważałem, zaczynałem zauważyć swoje zachowanie yy, po czasie, ale to też nie jest tak, że każdemu się będziesz podobał, że no miałem osoby, które bardzo mnie lubią, L lubią, lubiły, ale no są też osoby, które yy, zgrzytają zębami, że zamkną mordę, coś tam, może mi tego nie powiedzą, ale gdzieś tam zasłyszę, yy, że wkurwia ich to i tak dalej, i tak dalej. Ja tam mogę sobie to zrzucić, o, zazdrościsz, czy kurwo, <noise> czy coś, że ja sobie tutaj mam spokój, ale no, mają też też mają rację, że... I, i ja nie mam za złe, że nie muszę, nie muszę się podobać też każdemu nie musimy mnie lubić. Ja ciebie też tam nie lubię, powiedzmy, nie? że on coś tam sobie siedzi w kącie i cichutki jest. Ja też czasami te tak lubię zrobić, to To też jest kurwa takie, takie pytania, że na pocałe podcasty ci powiem. Tak, no ja y, mam bardzo podobne y, wrażenie, że... Ja mam, ja mam drugą stronę, bo myślę, że ty uważasz się za takiego... Yy, yy. Jesteś trochę tą osobą, którą mówiłem, że nie lubię, nie? Że, że ty jesteś takim człowiekiem, że ja lubię siebie i w ogóle i tak dalej, tak, nie? Tak, bardzo możliwe, że dużo osób tak... Tak, yy, tak, tak. W szkole na przykład patrzy na mnie, no, zamki, tą pizdę, tak mówię. Tak, no, zostaw, kurwa, nie jesteś najlepszy, nie jesteś. Chodzi mi o to, że... No teraz mi to w ogóle nie przeszkadza, tak jak mówię. Yy, 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 uważaj sobie, co chcesz. Aczkolwiek ja mam... Mówię, mog mogą w to osoby nie uwierzyć, że ja uważam siebie za takiego właśnie beznadziejnego, że ja nadal nic nie potrafię, nic nie osiągnąłem i tak dalej, bo taki według mnie jest, chociaż na pewno znajdą się jakieś tam urywki, filmiki, gdzie ja mówię, ale jestem zajebisty, bo coś tam. I mhm. nawet jak ostatnio było tutaj jakaś rozmowa, nie wiem, na święta coś tam i coś gadałem z bratem, to ja mówię, że on się zawsze tak chwali, on też jest taki mój brat, że oj, co to nie ja. A ja mówię o Boże, a Natalka mi mówi wtedy, ale ty też tak robisz. Ja takie, o kurde. W sensie no. zauważam to czasem, ale nie, nie wiem, czy to jest w takiej aż ilości, o tak, nie? Przynajmniej. Yy, nawet nie wiem, czy to jest też aż takie złe, jeżeli tego nie nadużywasz, nie? Bo z drugiej strony siedzieć w kącie, mówić: że ja nigdy nic nie zrobiłem i jestem najgorszy na świecie, to też nie jest fajne. Nie? E mm. Myślę, że nie mam aż takiego problemu, że zawsze mówią, ale to jest jestem zolepisty czy coś. Mhm. Nie to jest. Niezbyt często mi ktoś zwraca na to uwagę, o tak powiem. No, zazwyczaj ludzi, ludzi, którzy znasz krótko, albo właśnie tak okazjonalnie, no to ci nie zwrócą uwagi, bo raczej to głupio, żebyś, żeby. Chyba, że ktoś taki jest właśnie. No chyba że ktoś taki jest, że po prostu bezpośredni bardzo. Ale też właśnie z tym takim przechwalaniem się też. Bo to nie do końca chodzi yy, ta, o, o te wywyższanie się, ale czasami tak bywa, że ludzie. Hmm, chcą podbić swoją samoocenę, bo mają bardzo niską i mówią to yy, publicznie, nie no, ja jestem taki zajebisty ale tak naprawdę myśli o sobie inaczej yy, ale chcę, żeby inni uważali że go za jakiegoś lepszego i to bardziej, psychologa to jest skomplikowana rzecz i też można by było to rozmawiać bardzo długo to ma bardzo wiele czynników, ludzie są bardzo różni i właśnie takie wywyższanie się nie zawsze świadczy o tym, że Naprawdę czujesz się dobry, albo jesteś w czymś dobry. Ja na przykład yy, czuję, się, czuję się lepszy widzę legend, bo ja, ja jestem lepszy widzę legend. Jakby nie spotkam takiej drugiej osoby od razu na co dzień, która jest lepsza ode mnie w Visa legend. No i tutaj jest jakby niezaprzeczalny fakt temu. Te, dlatego bardziej pod tej kwestii. Dlatego też mm, uważam, że w wielu kwestiach naprawdę jestem lepszy, i w wielu kwestiach jestem gorszy, ale jako człowiek. Dobra, jako taki człowiek-człowiek, no to jestem kur kurwą, <głos》>, to mogę powiedzieć szczerze, ale, kurwo, ciężki temat jest, no jakby taki jakby człowiek, jakby jest taki dobry człowiek, to nie jestem taki dobry człowiek, gadaliśmy też o tym, też kiedyś gadaliśmy o tym na podcaście zresztą, tak. I nie jesteśmy do końca mili i dobrzy dla, dla drugiego człowieka, I, że wiesz... To, to znaczy? jest moje kolejne pytanie. Prawie, że, ale, ale ten, ale rzeczywiście. Znowu Ci przerwałem, sorry, ale hmm. kwestia jest tego, że, yy, że, że wiem o czym mówisz. Yy, i, I na przykład chodzi o to, że są osoby, które. Uważają się za zajebiste, tak pod w każdym względem, albo większością względów, yy, i, i starają jakby się to pokazać, a ja mm, mam wrażenie, przynajmniej z mojej perspektywy, bo może tak w ogóle nie być, yy, że, że każdy odbiera to zupełnie inaczej. Ja Just... mam właśnie coś takiego, że ja mam bardzo niską samoocenę, nie uważam się za dobrego, chociaż w niektórych rzeczach uważam, że a ta cecha jest u mnie zajebista, ja jestem z niej dumny, nie? No o tak. 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 No. Jakby nieraz takie, że. Też niesprawiedliwie nieraz człowiek siebie ocenia bardzo negatywnie, a nieraz niesprawiedliwie pozytywnie. <grym> no, po prostu. No, może tak, może tak. No, wiadomo. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że ludzie zweryfikują, ale na koniec końców i tak zostaniesz w tym. W sumie, można powiedzieć, sam. A e, znajdą się pewnie tutaj osoby, które powiedzą: O, tak, tak, ja rozumiem, ty jesteś taki, a druga osoba będzie: A, tak, tak, ta, ty no, jesteś kto, inny. I wtedy zrozumie, nie wiesz, nie kto ma rację. Tak. Kto zrozumie, ten zrozumie, kto polubi, to nie polubi. No i to tyle, jakby nie zmienić tego, albo. No, no i tyle po prostu. Nawet się nie staram. E, dobra, a czy, czy praca, jakakolwiek? Nie mówię o tej etacie, tylko wszystko, co robisz, jakoś cię definiuje? Czy, czy określa, kim jakimś człowiekiem jesteś, czy to tylko jest właśnie. Tak, tak, okay? tak. Zrobię to i to będę miał na chleb. Znowu możemy powiązać to. Wszystkie pytania można tutaj powiązać już, bo ja chciałbym, tak jak mówiłem, zostawić coś po sobie więcej. Nie chciałem po prostu żyć i poprzeżyć, a. Ja zgięł chleb, pogram w komputer. Fajnie, się, przeżyłem 30 lat. Uhu! Nie, nie interesuje mnie takie coś. Ja wolę żyć 30 lat i zdechnąć na najgorszą chorobę w cierpieniu, ale zostawić jakiś ślad po sobie większy. Yy, to mnie satysfakcjonuje. Nie interesuje mnie długie, drugie yy, średnie życie. W piździe mam takie życie. Okej, okay, bo mam z... jeszcze coś takiego właśnie co do tego, że chciałbyś... Mam bardzo podobnie, ale doszedłem do wniosku, może zbyt nihilistycznie, że... Yy... Okej, okay, powiedzmy, że ja coś zrobię. Nieważne co. Nie sądzę, bym zrobił coś tak rewolcjo... O Jezu, nie, wiem, nie będę tego mówić. Rewolucyjnego, tak? Rewolucyjnego. Tak, chyba o to mi chodziło, tak. Że zapamiętają mnie na długo i mam wrażenie, że to jest... Żyjesz, Max, powiedzmy 200 lat. Urodzisz się. Tak, tak. tak. Żyjesz, powiedzmy, 100. i tak, jeżeli cię jakieś wnukowie poznają, jeszcze zdążą, to... Żyjesz przez jeszcze ich życie, nie? że może cię pamiętają, może cię dobrze wspominają, ale później już nie macie. Tak, tak. I w końcu zgadzam się. Wiadomo, pieszy. że to nie jest, nie, 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 nie jest tak, że w takim razie, o, to ja nic nie będę robił, tylko uważam, że okej, okay, ja sobie coś tam robię, może to ma jakiś impact na osoby, hmm. ale finalnie to. Finalnie, moim zdaniem, ja tak niezbyt dużo znaczę, bo te 200 lat, okej, okay, to jest sporo, jakby spojrzeć na tak, perspektywę tak. życia swojego, ale z drugiej strony i tak nic nie znaczę w moim odczuciu. Tak, nie? tak. Ogólnie trzeba patrzeć tutaj na skalę tego wszystkiego. Jeżeli my patrzymy na taką szerszą skalę, no to Napoleonem Bonaparte raczej nie będziemy zapamiętani i uczeni nas w kwestii historii, ale w koniec końców tu chodzi mi dalej o moją satysfakcję że ja wolę raczej w tę stronę pójść, niż po prostu se przeżyć jakoś tam. No, no Starość mnie nie interesuje, to też mogę od razu przyznać. Jakoś męczenie, buły, ledwo co chodzenie, chorowanie, chodzenie do lekarza i liczenie na to, że akurat teraz nie zdechniesz, ani trochę mnie nie interesuje. To znaczy, Wydaje się, że... W... Ja, ja nigdy... nigdy Znowu Ci przerwę, przepraszam, no, jestem najgorszym człowiekiem, ale akurat to, to tak z Tobą mam, bo, bo tak my sobie lubimy przerywać, dużo gadaliśmy też, no, no. to y, starość nie musi być tak zła, w momencie, w którym my już teraz, mając tam dwadzieścia kilka lat, rozmawiamy na takie tematy, bo właśnie, no okej, okay, oczywiście nie jest tak, jak mówiliśmy, że, o, jeżeli masz 50 lat, to na pewno więcej, więcej masz szeroką perspektywę mm. względem gościa, który ma 25 lat. Nie, ale jeżeli już na takie tematy gadamy, to możesz być dziadkiem siwym, 70 lat, i gadać na jakieś bardzo ciekawe tematy, właśnie takie ideologiczne, skoro nie jesteś w stanie grać już w piłkę nożną, nie? To też może być w jakimś stopniu inspirujące, takie... Mm, mhm. no Na pewno y, my, my tego nie traktujemy, że jeżeli jesteś starszy, to na pewno wszystko lepiej wiesz i, i w ogóle. Ale... Teoretycznie niby to, tak, to, to, ale to nie jest, tak, y, wiesz... Ale, ale, ale społeczeństwo raczej tak traktuje większość, więc już masz taki, wiesz... To jest starszy dziadek, on mądrze gada, coś tam, coś tam. To no, bardziej jak chcesz są... politykiem, no. czy coś, nie? <laughs> mhm. No to właśnie starośmy tylko... tylko... Y do tej polityki ciągnie, jakby jakby. Jakby nie wejdę w to, no to raczej me, me, nie widzę się nigdzie. Zobaczę bardzo, bo nie, nie mam zamiaru się męczyć z niczym. Nie chce mi się. Ale no, jakby jakąś politykę wszedł właśnie jakieś pole, polemiki próby przekonania ludzi do swojej racji w jakimś większym stopniu niż naruto jest silniejszy od saskę po nerfach, bo to już mnie zaczyna kurwa męczyć. Nie czuję już takiej aż satysfakcji z przekonania kogoś, bo już to dużo razy się działo. Teraz chcę. Jakieś coś nowego w końcu, nie? Może też pod tym względem. Mm -hmm. Sobie polityka mnie bardzo mało interesuje szczerze mówiąc. W sensie coś no. tam odkrywam, coś tam się dowiaduje. Nie wiem, po której bym bardziej stronie stała, ty może masz? Czy, czy bardziej po lewej czy po prawej by stał? Ba to jest bardzo. Bardzo po środku, bym powiedział, ale już. Ja jeżeli, właśnie mam bardzo podobnie, no. ale już w, to, w stronę, w stronę prawo, prawo bardziej. Wydaje mi się, że. Z jednej, to jest bardzo ciężki temat. Z jednej strony, człowiek powinien mieć wolny wybór yy, do. Wsz centralnie wszystkiego, ale z drugiej strony, człowiek to tempa, kurwa, głupia istota, która jeżeli nie powiesz, że nie możesz, nunu, -nu, bo dostaniesz karę, no to kurwa, zrobi to i zrobi coś złego. <laughs> Powiedzmy z bronią yy, w, yy, w Polsce. Z jednej strony, każdy człowiek powinien mieć prawo do obrony własnej, ale z drugiej strony, masz świadomość tego, że ludzie to jebane debile i zaraz. Yy, Jakiś 24 latek będzie miał zły humor. Tam 24 lat, no jedynie jakiś tam wiek będzie miał zły humor i ci kurwa strzeli na ulicy. I to, i to jest. I to są takie właśnie dwie strony tego. I to jest też gruby temat. Trzeba byłoby pytać o bardzo pojedyncze rzeczy, jaki stosunek masz do tego, jaki stosunek masz do tamtego. I dopiero wtedy sobie ustalić. Ja nie mam. Ja się aktualnie za nie. Nie omawiam Nie podoba mi się Wiele rzeczy mi się nie podoba Z prawej strony gdzieś tam konfederacji Naprawdę kurwa tak mi się nie podoba Co oni odpierdalają niektórymi rzeczami Ale to samo mi się z, yy, w lewicy Wiele rzeczy nie podoba Takiego pie głupiego pierdolenia I to trzeba było pytać o bardzo indywidualne rzeczy Zgadzam się Po prostu się zgadzam Zaraz powiedzą mi, że Hej, zgadzajcie się ze wszystkim Bo Nie zgadzamy się ze wszystkim Tak W ja wielu rzeczach po się nie zgadzamy Kwestia z tego, że. Mm, ja mówię, nie interesuję się jakoś bardzo polityką, ale coś tam oglądałem y, ostatnio, miałem jakąś taką fazę, że no wiesz, jem czy coś to oglądam sobie mm, wywiady kanału sportowego y, Stanowskiego, mm. nie? I mm. teraz, zanim zaczęliśmy nagrywać, czekałem na ciebie, i gdzieś tam robiłem sobie rzeczy, to oglądałem. Mm, Podcast jego z gąciarzem I pamiętam, że ludzie tam się spinali, że Ale go pojechałeś, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obejrzałem tylko połowę, tam do godziny. I na razie nie wiem, mam wrażenie, że, że nie ma tego gąciarza o co hejtować. I nie wiem, czy ja jestem już jakiś nienormalny, za bardzo pobłażliwy, Bo chociaż nie, yy, jest taki to, to, to takim... dziwne. Gonciarz tak bardzo z tej lewej strony właśnie stoi. No tak, wiadomo, tak, tak, wiem, w sensie on, no. oni mówią, że on jest, jest taki bardzo nijaki i czy tak dalej i nie chce się nikogo no, no. obrazić, czy, 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 czy uznaje, że okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. W sensie zaznaczmy to, że ja Gąciarza nie śledzę i nie wiem jakie on ma na wszystko poglądy i nie wiem ile on był, mówił prawdy. Mówię o tylko tym, co oglądałem wtedy na tym wywiadzie, nie, ale jego podejście jest dla mnie jakby w tym momencie Oczywiste trochę, bo gadam z tobą, na wiele rzeczy się z tobą nie zgadzam, ale hmm. rozumiem, że możesz tak myśleć, bo masz jakieś tam powody. Tak, Co ma jest to logikę, ma do ręce i nogi. I ale... ma, mamy się kurwa wyzywać, dlatego, że ja się nie zgadzam tak, z tobą. Tu musimy to sobie, sensu. Tu musimy sobie wrócić do poprzedniego pytania, do poprzedniej tam yy, związku, czyli yy, ludzie jako jednostka to pierdoleni debile, jeżeli. Ludzie nie potrafią dyskutować. Ludzie nie potrafią dyskutować, jeżeli ktoś ma rację, no te głupie komentarze na YouTubie. Jeżeli ktoś ma rację a jeżeli ktoś ma rację, jeżeli ktoś ma swoją rację, swoje tam y, jakieś tam nie wiesz przekonania, a ty masz inne, o to haha, ale odklejony co on pierdoli XD. No to takich ludzi do, do śmieci, do niczego, więc to jest ludz, ludzki śmietnik, jakie potrafi dyskutować, nie potrafi zrozumieć, że człowiek po różnych przejściach może rozumieć różne rzeczy w inny sposób, bo świat kurwa nie jest czarno i biały. Halo, y, komentatorzy na YouTubie debile jebane, Tylko jest yy, po prostu bardzo różnie. Z ba kurwa z różnych stron na, na różne rzeczy można patrzeć, jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć, że człowiek może myśleć inaczej, no to nie nadaje się do dyskusji i jego opinia powinna brać, nie, nie powinna być brana pod uwagę. No to, to wiesz, ludzie są fanami stanowskiego, no fani stanowskiego jego subskrybenci. No to jeżeli przyjdzie jakiś gociarz i gościu jest konfederatą albo tam jakieś tam i, i wiesz, z innej sobie strony stoi, i usłyszy, że gociarz mówi tam coś. coś y jak się tam swoje przekonają, no to napiszę mu, że kurwa, odklejeniec, jest debil, nudzi, nudny jest, żeby go tylko ośmieszyć, bo myśli inaczej niż ja. Jako myśli inaczej niż ja, no to wypierdalaj. I tak to właśnie bywa. Tak samo, nawet głupi przykład na, na, na tej grupce. Yy, tam ludzie nie potrafią dyskutować. Jeżeli powiesz. Yy, naruto, naruto, jest dużo takich sytuacji, które możesz niekoniecznie w jedną stronę yy, yy, jakby analizować, wiesz, o co chodzi. Jak ty powiesz o Itacie, jest tak, ja powiem, że jest tak, i w sumie to ty masz trochę racji, ja mam trochę racji, tu trochę nie racji, jakby. To nie jest takie proste, to nie jest takie jednoliniowe, ale wiesz, jeżeli. nie, wiesz, ludzie go uwielbiali, a ja powiedziałem: Nie, kurwa. jest wiesz, jest gościem, który Który poddał się, zrobił chujowo i w ogóle. I nagle ludzie, niektórzy, o, okej, masz trochę racji, nigdy o tym tak nie myślałem, ale było drugi, ale Sisu. Tak, zresztą jest to, o tym cały podcast, jak nie z półtora godzinny Coś mi się zdaje O tym się swoim i o właśnie o, o tym o, rozmawialiśmy No i tak właśnie bywa ze wszystkim No i dla mnie Większość ludzi nie nadaje się jakkolwiek do dyskusji Niestety właśnie wchodzenie w politykę To przede wszystkim manipulacja Kurwa stadem i bydłem Bo jed, jakby jednostki cię Jakby średnio zrozumieją Bo jednostki po prostu są zamknięte yy, Mają zamknięty web i myślą jednoliniowo st Standardowo, szablonowo i dlatego polityka jest jaka jest. Niby, może i chłop na przykład w polityce wie co i jak, ale niestety musi się uciekać do jakichś manipulacji i mówienia tego, czego nie jest, tak? Żeby po prostu zebrać jak największą grupę po to, żeby się gdzieś dostać, żeby móc dopiero coś zmienić. Tak to kurwa działa. Niestety, ludzie to zwierzęta. No, możemy iść dalej. To znaczy, powiem Ci że tak. Yy, Jakbym słuchał dosłownie yy, Mencena i właśnie Stanowskiego, bo ja mówię, mam <grywa> kilka tych podcastów, i yy, Stanowski wydaje mi się osobą czasami ogarniętą, czasami nieogarniętą, choć on ma rolę dziennikarza tego właśnie, nie? Więc on musi mm. tak łapać za słówka i tak dalej, i tak dalej. I czasami, mimo tego, że ja uważam, że ten gość jest bardzo inteligentny, bo na pewno 10 razy bardziej niż ja, nie? Ale y, tak się zachowywał bardzo głupio, że jakby nie rozumiał argumentów. Właśnie Mencen powiedział dosłownie to samo, co ty, że y, on zrobił jakiś taki, powiedzmy, poradnik czy coś, jakiś tam wykład na temat y, pięciu rzeczy, które powinieneś mówić, żeby właśnie zdobyć głosy. I... On mówi, to nie są moje przekonania, to są rzeczy, które trzeba mówić, żeby zrobić głos. A on cały czas go jedzie, o, ale czemu tak mówisz i coś tam, coś tam mówię. Kurwa, to są dwie różne sprawy, nie. To są rzeczy, które po prostu ludzie zrozumieją, za którymi ludzie pójdą. Inaczej, inaczej nic nie zmienisz, żeby się gdziekolwiek dostać. Musisz powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć, tak działa polityka. Nie, nie możesz mówić jak. zależy, w jaki, jak, jaką grupę chcesz trafić. Jak jesteś politykiem, to chcesz trafić jak największy target i przekonać ich do swoich racji, ale to nie jest, nigdy nie jest takie proste niestety. Dobra. Zostało nam kilka jeszcze pytań, ale to trochę też powiedziałeś i też mówiliśmy o tym, czy uważasz się za dobrego człowieka, to tak jak mówiłem, ja jaś za miłego nie, ale za dobrego, tak okej. Okay. W sensie jak mogę, to pomogę i to jest tyle, ale to nie, nie jestem na pewno bardzo, bardzo dobrym człowiekiem, przykładem i tak dalej. No ja mogę też dodać, że dla takich bliskich znajomych, których ja bardzo lubię, bardzo szanuję, to ja jestem w stanie wszystko kurwa zrobić. Jest, jeżeli trzeba mu pomocy, to ja wsiadam i zapierdam na drugi koniec Polski. I w sensie, no. Pomogę, bo bardzo go lubię, jest moim znajomym, kolegą, przyjacielem, i tak dalej, a bardzo pluję po prostu na ludzi, takich których całkowicie nie znam. Myślę, że masz podobnie. I też mi się daje tak, na, na naturalne. Tak, tak. Mi się wydaje, że jestem dobrym człowiekiem dla do swoich znajomych, takich dobrych, ale ogólnie to nie zdefiniowałbym to nie, nie się jako człowiek, który w chrześcijańskiej religii powinien pójść do nieba. A nie, no to ja też nie, to ja też nie, to ja nie, 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 w ogóle na ten temat nie myślałem i nikt tego nie poruszył do tej pory, ale rzeczywiście, no, 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 ja mam, mam do myśli taki, okej, okay, w sensie yy, dobry człowiek, że o, ktoś coś tam potrzebuje, no to spróbuję pomóc jak mogę, nie zawsze oczywiście, nie, nie zawsze się okaże, że jak ktoś mnie prosi, o, e, coś tam zrób, to... Nie, nie mam czasu, albo wpierdalaj, po prostu. Ja mm. mam prosto piłka, nie? Bo ja no, ludzi ogólnie tak nieznajomych czy coś nie za bardzo szanuję po prostu, nie? W sensie, jak jesteś dla mnie nieznajomy, to jesteś jak. jakbyś nie istniał. Tak jest, no ta. Oczywiście możemy się tak. poznać. O, o, oczywiście możemy tak, ale się. To poznać, proces, no, ale to jest proces, to jest proces. Ludzie oczekują, a ja nie będę na każde jego zawołanie też bez przesadu. Tak Tak. No wiesz, to jest takie siema, a potem już oczekiwania, wygórowane oczekiwania. się wygórowane, ale już coś chce. Jakby już nie, nie wiesz, co to jest, nie wiesz, co to jest. No tak bywa, no tak bywa. No z YouTubem możesz sobie bardzo łatwo zrobić, że wiesz, jak osiągnąłeś jakiś sukces, pewnie do ciebie też pisało mnóstwo osób, ej, nagrajmy mm. crossa i to się na tym kończyła wasza relacja, czyli gościu do ciebie pisze, no. ej, siema, mam pomysł, nagrajmy crossa, bo coś tam i, i już nic, nic więcej. Dosłownie. Dużo jest takich nawet pretensji, że no miałem takiego gościa który Mówię, że a dobra, spoko nagram, ale teraz y, nie mam czasu. kamkę się idzie. O nie no, dawaj teraz, bo to tylko minutka. Mówię kurwa, nie. Ja teraz nie chcę mi się. Teraz nie. On nie, no ci wyszedł stan już popatrz, przeczytaj. Mówię, ja pierdolę, wypierdolaj. W sensie, nie powiedziałem mu tak, ale po prostu stałem mu odpisać, bo tak był na trend, no Ja bym napisał i zablokował. Bywało tak, na przykład też bywało takie coś, że chłop y, powiedział zrobić ci intro? Mówię spoko. Mówię, jak mi się spodoba, no to zapłacę ci za nie i, do, i dostanę. No, i zrobił to intro. To może troszeczkę mój błąd był. I mówię: No, spoko, ale chyba zostanę przy swoim, nie? Nie spodobało mi się. Nie, nie chciałem mu tego napisać wprost. Nie chcia, chciałem być miły. Chciałem być miły i to w tym przypadku było złe. Chciałem być miły i powiedziałem, że: No, jest fajne, fajne, ale, ale zostanę jednak przy swoim. O, on się w po prostu, że siedziałem na tym tyle godzin. Powiedziałeś, że jak cię ci spodoba, to zapłaci weźmiesz na swoje ten i mnie polecisz. A mówię, no nie, zostałem przy swojej. I napisał mi, kurwa, jakąś książkę całą, <noise> jakim ja jestem, kurwą, nie, niemiły, śmieciem. Szkoda takich ludzi na YouTubie, że robią, że robią coś. Ja tego nie do końca czytałem, napisałem mu XD i zablokowałem. Tylko dzisiaj wątki. No i tak to właśnie jest, jak chcesz być troszeczkę zbyt to miły. To jest. Jestem w stanie się jak najbardziej z tym utożsamić, ale ja, y, nas to różni, że mnie nie lubią właśnie za tą szczerość, bo jak ktoś mi wyświe coś słabego... To ja piszę, nie, to nie jest dobre, albo po prostu nie, czasami wprost, a czasami. Popracuj nad tym jeszcze, coś takiego, nie? No ja, ja doceniam się starania. Ja, nawet jak ktoś napisze narysuje coś tam związanego sam z Discordem, tam z kanałem czy ze mną, to zawsze mówię, nie no, serdeczkę, zajebiście. W sensie fajnie, że cię chciał, fajnie, że postarałeś specjalnie dlatego bezinteresownie, ale no nie zawsze jest to dobre, to nie wolę nie pisać. Nie ja no kurwa, weź iść to, popraw. <grywa> Chyba, że oczekuję za to pieniądze, to już inna sprawa jest. W no sensie, nie no chodziło bardziej o to, że wiesz, były też jakieś takie, o Eliasz, fasz, fajny fanart i tak dalej, to dopiszę, no, no spoko. Ale jak ktoś mówi, Eliasz, fajny fanart, wrzucisz na Facebook, ten, poznaczysz po, po, sobie coś tam. Więc... No, 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 nie. Brzydkie to jest. Po no to, prostu. Tak. to ja chyba przyspoko, Też... ale raczej nie chcę coś, coś takiego. Być, być Drębi... może, no. być może yy, przez to zabije go yy, ten hobby do rysowania, czy coś. No ale tak jak już przedtem mówiłem, mało mnie to obchodzi, bo na koniec dnia ja nie za bardzo pamiętam o tej osobie. W sensie pamiętam, że takie osoby były, ale mm -hmm. w ogóle nie pamiętam nic oprócz tego, że były nic no. kompletnie. Ja po prostu doceniam starania, ale jakoś nie próbuję, nie próbuję jakoś specjalnie szczery być w takich kwestiach, szczególnie też z takiej strony, że nie znam tej osoby, to nie muszę być do końca szczery. Może tak, a ty, a ty masz bardziej z tej strony, że nie jesteś tej osoby, no to będę szczery, wybale. Te, troszeczkę też Ogólnie, Ogólnie, ja, ja bym powiedział, że w internecie pff, jestem bardzo szczery, jeżeli o to chodzi mm. i... Nawet nie wiem, czy nie bardziej niż w realu. Tylko, że zaraz coś mi wyciągnie, że tutaj mówię to, to tutaj mówię to, ale pamiętajcie, że poglądy się zmieniają i czasami wiesz, i słabszy dzień, coś innego powiem, ale ja tak uważam, że jestem bardzo, bardzo szczery w internecie, że, że tam się nie patyszkuje, nie, nie, nie owijam w bawełnę do kogoś, No ja, raczej, tak nie. Tak ja dalej, raczej nie. Ja raczej wolę <coughs> przedstawiać, mm, tak, tak samo jak w to, 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 co ludzie chcą. <coughs> Pokazujesz to co ludzie, okay. to, co ludzie przyjmą, to, co ludzie chcą. Mi <coughs> się wydaje, że tak to działa, tak się przyciąga, do się tłumy. A jeżeli pokażesz siebie, a niekoniecznie jesteś taki, jak ci ludzie Nie jesteś taką nor normą społeczną No to ludzie tak ci nie polubią, no wiadomo, normy, normy społeczne są głównym. Nie lubię norm społecznych, bo Dla mnie taka przeciętność jest właśnie chujowa Ale czasami trzeba po prostu polecieć Nie trzeba, ale żeby coś osiągnąć Bo ja mam takie coś, masz jakiś tam cel Powiedzmy roz rozwinąć tą społeczność No to nie mogę być do końca szczery Nie będę pisał y, typowi tam wypierdalać coś <laughs> To masz trochę masz inaczej Raczej jesteś szczery i budujesz taką tą inną stronę tą społeczność. No, mamy troszeczkę inaczej, ale wiadomo o co chodzi. Okej, okay, znaczy, ja rozumiem konsekwencje tego. Na przykład ja nie uważam, że miał dużo przez to jakichś takich widzów, widzów mnie, nie? Na przykład? I ja wiem, że to jest tego konsekwencja. Jak najbardziej to akceptuję, bo ja od początku, dosłownie od początku, bo ja myślałem, że coś mi właśnie odjebało od YouTube'a, ale kiedyś ktoś mi wysłał yy, jeden z moich yy, widzów urywek, gdzie ja w pierwszych live'ach, gdzie 7 lat, nie no 7 lat temu to nie, pamię nie pamiętam ile, ale naprawdę już kilka lat temu, gdzie nie wiem, tysiąca subów nie miałem, ja już wiesz, ktoś właśnie podchodził z czymś bardzo podobnym, ja dobra wypierdalaj ban od razu, nie? I myślałem, że mi odwaliło po, po latach, a to nie, to zawsze tak miałem i, i się cieszę z tego i yy, ja wiem, że sobie tym jakby kłody podkładam pod nogi, to też uważałem, że kiedyś, że jest bardzo taką moją rzeczą, że lubię sobie utrudniać, w sensie lubię, po prostu to robię, o tak, że... Jak ja tyś, ja jesteś jaki jesteś, po prostu na tym... Rozumiem, rozumiem, no? Tak, 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 tak. No i tak to wygląda. Czy, czy to komuś podoba, czy nie? Hookers, jak dla mnie, nie? No, w polityce by się to nie sprawdziło. <głynnie> jasne, że nie. Jasne, że nie. Yy, czy boisz się z dużej zbyt dużej popularności? Powiedzmy, że jakbyś robił tego yy, YouTuba czy coś, yy, na takiej zasadzie, że yy, byś był bardziej influencerem, bo mówisz, że politykiem to prawdopodobnie byłbyś znany, mm. ale że ktoś wie, że każdy raz by ci zawartał dupę i się ma foteczka, czy coś, coś takiego? Czy raczej wylane na to? Rozumiem, rozumiem że to być, mogłoby być z. Yy, trochę problematyczne. Ogólnie, ja już miałem takie sytuacje, że wychodzę na rynek i mnie wołają jakieś dzieci nekon, 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 Czy gdzieś tam ktoś mi mówi, o ale jak przychodzę, gdzieś tam w sklepu No to potem mam takie coś, że kurwa, tu muszę do sklepu się ogolić, tu muszę się ogarnąć Żeby nie wyglądać jak śmieć, bo ktoś mnie może poznać To mnie trochę denerwuje Zawsze yy, nie wychodzę z domu przez dwa dni, bo coś tu robię yy, ważnego, tu mam pracę i tak dalej A wyjdę sobie jak menel jebany No teraz tak nie chcę, bo wiem, że tu mnie poznają gdzieś na rynku Bo ja mam w rynku mieszkam, tu dużo ludzi się kręci i tak dalej że dodatek, ja też na live'ach mówiłem, że tu mieszkam na rynku, to jeszcze gorzej. I tu wiem, że dużo widzów też z Lubina jest, niedaleko mnie mieszka. I rozumiem, że to może przeszkadzać w dużej skali, ale czy się tego boję? Przynajmniej, że nie. Nawet na takich głupich lanach w League of Legends, wiesz, jeździłem, to se zdjęcia z nami robili. bo Tylko dlatego, że masz mastera, rangę tam bardzo wysoko, nie? Na przykład gdzieś tam, piłka, gdzieś tam byłem piłkarzem, gdzieś, gdzieś tam grałem w kadrach i tak dalej. To też ta, powiedzmy, jakoś taka ta popularność powoli sobie szła. YouTube teraz bardzo podobnie jest jak w piłce nożnej, jak w, na, na tych lanach, co jeździłem. Na tę na chwilę jest bardzo podobnie, po prostu nie jest to jakieś duże, ale w takich odpowiednich y, miejscach jesteś bardzo popularny. I to jest ok, ale właśnie jeżeli mówisz tak, że idziesz sobie do sklepu i codziennie tam trzy osoby cię zachęcają. One, kondygnacja, bo coś tam zrobił ci zdjęcia z daleka, to trochę przerażające, trochę. Jakby czujesz kosę, że ktoś na kosę, może wpierdolić w plecy, bo powiedziałeś, że Naruto jest głównym, a on jest taki psychopatą, to rozumiem że ludzi to może przerażać. Yy, yy, Ale wydaje mi się, że na... musiał. kwestia przyzwyczajenia. Na początku bym... mnie to stresowało, że jakieś osoby cały czas gdzieś tu tam yy, cały czas o mnie mówią. Kurwa, jak się popularno no to wiesz, że to ludzie rozpoznają. Jeszcze jestem charakterystyczny, bo ja mam białe włosy yy, teraz cały czas. I tak dalej, i tak dalej, łatwo mnie rozpoznać No, trochę na początku mnie to przeża Ale wydaje mi się, że bym się przyzwyczaił, nie miałbym z tym problemu wielkiego Mhm, mm no, rozumiem Spoko eee, Pytanie, gdzieś tam widz kiedyś zadał Czy próbowałeś sił w dubbingu do anime? Mm, nie, nigdy Nie dubbingowałem Ale chętnie bym się spróbował eee, Wydaje mi się, że dzięki temu nagrywaniu Już dużo taką aktorską, taką, taką grę poprawiłem Jeżeli od, od udostępnię mój pierwszy film który mówiłem na przykład czytany z kartki, który mówiłem bez scenariusza i porówna się film, który mówię teraz bez scenariusza albo czytany z kartki, no to można o, niebo, niebo a ziemię poprawkę yy, zobaczyć. Także myślę, wydaje, że aż taki zły yy, ten dubbing nie byłby z mojej strony, szczególnie, że mam w miarę charakterystyczny ten głos i... I myślę, że nikt nigdy nie próbowałem, ale w sumie chciałbym kiedyś popróbować jakkolwiek z dubbing sobie zrobić. Kiedyś nawet mieliśmy plan z tobą dubbingować jakieś śmieszne momenty. Tam, tam humorystyczne momenty tak, z Naruto. Tak. Gdzieś tam to przepadło, ale to wiadomo, różnie to bywa z tymi pomysłami. Jedne wychodzą, drugie nie wychodzą. Na światło dzienne. Dobra. I ostatnie takie na chillerce pytanko. Kogo z polskiej anime sceny nie lubisz? Czy udajemy, że się wszyscy lubimy? Tak, że ktoś po prostu denerwuje. No, nie lubisz z różnych względów. Czy to prywatnych, czy to po prostu. Nawet nie mówię o kontencie, nie? No, bo na przykład ja mogę powiedzieć, że Ciebie pod niektórymi względami nie lubię, ale to nie jest takie nie nielubienie, jak. Nie wiem, no mam kilka osób, nie będę wymieniał, żeby nie robić wielkich dram. To nie, chodzi, prostu... I nie chodzi o, osoby, o niechęć do nie człowieka. Lubię. Znaczy, są pewnie Na przykład. Yy, jakby cechy charakteru, które mi się nie podobają u różnych ludzi, ale że niechęć do człowieka, no to tak mówię, mówiłem, ja się zawsze z każdym dogaduję. Mimo tego, że może i, może i za plecami ktoś mnie nie lubi... A jak już rozmawiam z tą osobą... To to czuję chemię... Z kim bym nie rozmawiał... Czuję, że się dogadujemy... Naprawdę... Czyli ta osoba jest cicha... To jest porywcza... Czy jest agresywna... W sumie do każdego... To zawsze ze mną się jakoś miło rozmawia... Przecież ja takie odczucie mam... Yy... I jakby... Do nikogo nie, mam, nie miałem nigdy... Jakichś takich, że... Kurwa... Bardziej miałem taką... Yy, sportową złość... Bym powiedział... Na przykład o ciebie i Werfiego... Że... I, I wyświetlenia, widzowie, komentarze, łapki i tak dalej. Myślę, kurwa, on ma tyle łapek, tyle, tyle wyświetleń, a ja mam tyle i tyle. Trzeba to jakoś poprawić, kurwamy to, takie coś, ale jakby nie Nie stricte do osoby. Ja też jakby rozumiem, że na przykład y, ty masz taką cechę charakteru, bo to pewnie się stało takie, w takim życiu, w Twoim życiu to różne rzeczy mogły się stać. Jakby nie mówię, że no kurwa, w ten Eliasz. Bardziej jakby denerwujemy może jakieś zachowanie, ale nie, że stricte, że mam niechęć do osoby jakiejś. Nigdy raczej nie wydaje mi się, żebym w internecie poczuł taką niechęć stykty do osoby, nawet do tych debili z grupki wydaje mi się, że gdybym był na żywo, to ja po prostu jak, jak do kolegów normalnie bym się zachował i też byśmy się dogadali rozmawiając, mimo tego, że ich akcje mnie kurwa obrzydzają i, i w jaki sposób to robią i ich sposób myślenia no wydaje mi się, że, tak, że tyle tak nigdy, ja nie, nie, nie czułem nigdy niechęci do osoby z YouTube'a, YouTube ani ma ka, YouTube'a, ani jakiejkolwiek innej osoby. Mm -hmm. Dobra. E, pytanie mi się skończyły, mamy na kolej z taką jedną zabawę, miało ich być więcej, co prawda, ale kiedyś, kiedyś z Mugi mieliśmy prowadzić te posty, podcasty, że, że mieliśmy być dwoma hostami i sobie porozmawiać, mieliśmy wymienić kilka tych zabaw, ale finalnie nie mogłem się z nim dogadać, a on mówił, że też nie ma za bardzo czasu i, hmm? i wymyśliłem aż jedną, którą jest wymienienie jak najwięcej anime w ciągu minuty, także dam Ci 5 sekund na zamyślenie się zaraz będę odliczał i, i włączę stopper stoper Dala. będzie taki ra ranking. Czyli nie, nie, mógł, nie mogę nic włączyć ani nic, okej, okay. nie mam oszukiwań. No, no lepiej by było, żeby nie, nie wiem za bardzo jak tego zweryfikować, ale jakby chciał być fair, to, to, nie, to, to fajnie Ta, by było bez. będę fair, będę fair, no. Okej, okay, no to 3, 2, 1. Naruto, Bleach, Boruto, One Piece, Fairy tale Darker Than Black, Shin no Kyojin, mm, Evangelion, y Code Geass, Guilty Crown, Noragami, Fate, mm, Sword, Art Onla Sword Art Online, y Hunter X Hunter Kurde No nie, i tytuł jeden tytuł zapomniałem i teraz będziemy się ślęczyć kurwa Dobra, chyba się właśnie zacięłem, wiesz, a nie mam jeszcze czasu jeszcze pół minuty. Czekaj, 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 czekaj. Muszę iść Black Clover. Właśnie te, to przez to się zacięłem Black Clover, mm, 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 mm. kurde, birajniki. Kurwa. No, co, tyle tytułów jest. No game, no life. Eee, e, 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 kurwa. No o jezu. Jest. Dobra, bo jeszcze zacząłem raz. Ale ci powiem, nie mogę sobie do 20 Black sekundy miałem. No, do 20 sekundy miałem takie. Nie, byłeś miał top jeden na razie, bo <laughs> Mugi tam też zaczął sadzić, 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 chyba. Znaczy nie, nie wiem dokładnie, nie znam liczby, bo, bo y, dopiero przy montażu będę wiedział. Wiesz, co przy... Ale ten. Ja zapomniałem nazwy Black Clover. Myślę o Black Clover. I myślę, jaka to ma nazwę? I przez to już wszystko mi się posypało, a miałem taką już listę. Tak no. Jak na imię miała ta osoba? Na pewno L, a później się okazuje, że to jakiś Elżbieta. Tak, tak. <laughs> tak to jest. No i to e... nie wyprowadziło no z uwagi, ale dobra, nie jest źle. <laughs> jest okej. Okay. Dobrze sobie porozmawialiśmy w wielu hmm? rzeczach się pozgadzaliśmy, wielu nie, choć pewnie mogą osoby znać, a to wszystkim się zgadzasz czy coś. No nie, no nie zgadzam a, się w wielu, absolutnie rusz... staram się zrozumieć drugą osobę, nie? no bo jakoś hmm? tam ma. In, inne poglądy po prostu. No. A tym polega dyskusja no zdrowa. Dobra, myślę, tak że jest. to sobie kończymy, także dzięki za odsłuchanie. Tak Wyślał to oczywiście dalej. Jeżeli każdy nie dotrwał, to gratulacje. Cześć. Dobrze. Tak, tak. Cześć, cześć, cześć.